pisałkę. Tak, tak, widziałem. O, jest na jednym. No i zaraz na drugim włączę drugą kamerę. Będzie zaraz lepiej od razu. Dobra, zajebiście. Myśmy gdzieś tutaj... Laura Skrzypczak Chess. Wiesz, co jest Laura Skrzypczak? Nie. To jest alter ego szachowego mentora. Ale swoją stronę szachową, dobra, to nazwał, że ma dwóch członków no zespołu. No i widzisz, teraz jak wywaliłem przez Wiodin... Dni... Mówię, no to ten Wiodin Ninja krzyczyło. I Marka nas tutaj. To byłeś tutaj, tak? I te twoje alerty są tutaj na górze. Tak, tak. Tak, no i dobra, no, to ta, no, no i chłop, no będą po prostu dwa równe ujęcia i tyle, no. I teraz u ciebie jest to z góry jak tak, w pornolu? Tak, nie jest to z góry jak w pornolu. Czyli ty masz to, was ruchać. To ładniejsze, no. I panie liryczne. No. Ja generalnie mam challenge bez przekleństw, więc challenge na cały tydzień bez przekleństw. Więc nasza dyskusja będzie na tyle kulturalna. No to jest proste. Że ja nie będę. Ja deklaruję, że nie będę przeklinał. Jak chcesz, nie wiem, czy tutaj twój czat jakoś większy dać chcesz. Nie, wszystko jest git. Masz. I tak czatu nie czytam. No to widzisz. No jak typowy streamer twitchowy. Nie no, teraz nie. Powiedzmy, czuję się, jakbym miał 50 lat teraz tak już ciągle. Są takie wielkie ikonki. Za dobrze, musisz być. Nie rozumiem. A, to dobrze. Dobrze. Ty, ale ty mówisz, że moi widzowie są toksyczni, a zobacz u ciebie na czacie co piszą. No mówię, co to z ja z prawiczków, kurwa? Dlaczego tak od razu pierwsze zdania? No, ale to, słuchaj, ja tu też jestem, czyli to też o mnie mówi. Właśnie, tak? Właśnie, to jest mówię, to... Bo to twój widz jest, szachmat. No ale nazywa się Mkaj. No nie znam, widzisz to ja też nie znam. No, widzisz, swój... no właśnie, a ty swoich widzów nie znasz, ja swoich znam. Bo nikt mnie w końcu nie ogląda, tak? Przeklałem już? Co powiedziałem? Nie mam pojęcia. Szygnąłem? No my na trzeźwo jesteśmy jak coś, widzowie. Tak, widzowie, nie pijemy, bo ja prowadzę. Znaczy, ty możesz się napić z kamerem. Ja nie piję, bo jestem samochodem. Moja widownia wie. Do kamerki pokażę. Tą książkę polecam. Ja jej nie polecam, widzowie. No, nie czytałeś, ja to jej polecam. Nie, ci pożyczę. Nie czytałem i nie chcę. Albo wyślę ci w PDF-y, bo mam jeszcze w PDF-y, tylko że po angielsku. Po polsku to też mam. No, mężczyzna racjonalny. Może zmądrzejesz. Okej, okay, zaczynamy. Generalnie, moi drodzy, jesteśmy tutaj, że tak powiem, u Karionera. Z przypadku. To wszystko, nie wiem, która kamera jest u mnie, chyba tamta. No, tamta jest u ciebie. Jak chcecie zobaczyć drugi kąt, to Karioner z Simonie Bolejże na YouTubie, jest taka kamerka z góry. Witam zarówno widzów Karionera, jak i widownię tutaj XXXTentacion. Jest ze mną Stan Umysłu i Karioner. Siema. Będziemy sobie rozmawiać tak jak z reguły, rozmawiamy przez internet, tak? Mamy spotkanie na żywo. Dobra, ja zapytam jeszcze jak tam audio, bo ściszyłem o 10 dB. A generalnie mogę jeszcze ewentualnie tamte mikrofony, z tym, że to będzie tak, że wy byście mieli jeden wspólny, ja jeden. Bo wy bliżej siebie, bo tak jesteście bardzo blisko siebie widzę, to jeden wam starczy. No muszę się trochę przesunąć. No nie wiem, bo nie mam trzech po prostu, tak? Mam tylko dwa. Jest i generalnie tak, że odbyłem przestrzeń osobistą? Nie, ja jestem, czuję się swobodnie. I generalnie będziemy rozmawiać, słuchajcie, na temat... Na temat LOLa i na temat tego, czemu Metins się... Na temat związków, przekonań i faktów Karionera, uczuć. A czemu moich? A może o twoich porozmawiajmy toksycznych? Możemy też porozmawiać o moich. Ja w ogóle tutaj pragnę na starcie zasugerować. To jest książka Mężczyzna Racjonalny. Że Karioner już buduje narrację, ustawiając w tytule Wpływ szkodliwy przekonań XXXTentaciona na środowisko. Bo no jakoś szkodliwe. Porównanie, ja dałem bardziej, moi drodzy, taki dyplomatyczny tytuł, czyli po prostu debata ze Stanem Umysłu i z Karionerem. Nie chcę sugerować, czyje poglądy są lepsze, zdrowsze, praktyczniejsze, czy po prostu prawdziwe, jak wszyscy wiemy, czy wiemy. Robimy 2 minuty końcową odpowiedź? Tak, i generalnie bez tego timera na start, Karioner zasugerował, że będzie to niepotrzebne. Z reguły dochodzi, że tak powiem, do dominacji rozmowy. Nie, w sensie za dużo klikania, za dużo niepotrzebne to jest. Myślę, że damy radę. Jakby był jakiś operator, który by to klikał, to trochę inaczej. Bo... Wszystko jest zrobione na kolanie, po prostu, moi drodzy, grunt to przede wszystkim dobra zabawa i dogadanie się, żebyśmy znaleźli jakiś konsens, bądź po prostu przedstawili wam nasze poglądy. I możemy zaczynać, tak? Bez jakiegoś konkretnego tematu, chyba że Karioner zacznie, ponieważ jest... Nie, no zacznę czemu na przykład uważam, że twoje poglądy są toksyczne. Okej, okay, czyli zaczynamy od moich poglądów. To, co ty mówisz, to jest takie typowe mainstreamowe, co większość mężczyzn chciałaby wierzyć w takie rzeczy. Z tym, że no, mężczyźnie na pewno jest trudniej w życiu. Nie chodzi o to, że mężczyźni się nad sobą użalali, że o Jezus Maria, jak mi trudno, że mieli syndrom ofiary. Z tym, że jeśli mają takie bajkowe podejście, takie gdzie w mainstream, bo ja też miałem podobne poglądy kiedyś, no ale cały czas wiedziałem, że coś jest nie tak. Ty wychodzisz z pozycji uprzywilejowanej, masz pewien przywilej, a przywilej jest niewidzialny dla tych, którzy go mają. I z twojej perspektywy jest wszystko super, że jesteś szczęśliwy i tak dalej, bo u ciebie jest w domu kobieta, która z tobą jest.
Nawet niekoniecznie musisz zdawać sobie sprawę z tego, że kobieta czuje inaczej jak ty. Mężczyzny podejście jest romantyczne, dlatego mężczyzna chciałby też wierzyć, łatwiej ulega takiemu podejściu disneyowskiemu, że jest tam gdzieś ta jedna jedyna, że na stałe, no ale ludzie no, nie są monogamiczni. No i takie podejście jest toksyczne, ponieważ później, jak dalej w drodze mężczyzny, on robi to wszystko, to co niby powinien robić i żeby znaleźć sobie, nazwijmy to partnerkę życiową, to jedną jedyną, szybko dosyć się okazuje, że to wszystko to jest kłamstwo. Tylko mówię, do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. To nie jest tak, że ja na przykład miałem takie zdanie od zawsze. Ja musiałem się doedukować, prawda? Czatu. Przepraszam. Którego czatu? Nie, bo tak a propos tego, co mówisz, a propos mówisz poglądów, że miałeś jakieś takie poglądy, słuchaj, jak to mam dwie strony. Ale nie, bo zobacz. To jest toksyczne i taki przekaz twój, że miłość i tak dalej, ty jesteś na uprzywilejowanej pozycji. No bo zobacz, jesteś łebski facet, jesteś znany, jesteś popularny. No wiesz, no raczej gdybyś był głupkiem, to w szafie nie ogarniałbyś, prawda? Trzeba mieć pewien... Nie ma reguły. Nie, no trzeba ale troszkę... Ale dobra, schodzimy na filozoficzne tematy, prawda? Ale Karione, to ja już mówiłem przed rozpoczęciem naszych jakby podcastu, na streamie jak chwilę rozmawialiśmy, że przecież to, co kształtuje człowieka, to nie są teraz dokonania moje, które posiadam jakoby dobra fizyczne status, bo to ja przyszło, nie mówię, że miałeś, cechy. Właśnie, no właśnie. I nie rozumiesz chociażby tego, że zobacz, mężczyznom po prostu podobają się młode, atrakcyjne, miłe kobiety. Jakiś tucznik, jakiś spaślak sobie myśli, że o, body pozytywność, że wszystko będzie super. No nie. Jej wartość wynika z jej urody przede wszystkim, z jej płodności. A twoja wartość, ty swoją budujesz. I to nie jest tak, że ty hop siup i już masz wartość. I tak, mężczyzna w środzie nie ma żadnej wartości. On musi zbudować swoją wartość. Ona ma wartość z racji tego, że jest kobietą. Bo ona z racji tego, że jest kobietą, może zaś w ciąże, przez co może na świat powołać więcej ludzi. Stąd tak, no sorry, ale taki klimat. Stąd twoja wartość. Generalnie jej wartość spada. Ma pewną wartość swoją i z czasem jej wartość opada. Z wiekiem jest starsza, staje się mniej atrakcyjna, robi się... Wory się jej wszędzie robią, wszystko jej zaczyna wisać, zaczyna mieć swoje jakieś takie poglądy wyrobione, a jak jest młoda, atrakcyjna dziewczyna, no to będzie miła, nie będzie, no chociaż teraz, no w takich czasach żyjemy, że laski nawet młode mają przebieg większy jak syrenka, taki samochód. No dobra, ale co to ma do rzeczy? Nie, no ma to do rzeczy, że ty nie rozumiesz, że kobieta inaczej patrzy na uczucie miłości jak mężczyzna. Już pomijając to, że to są po prostu zwykłe hormony. No, dobrze, chodzi o to, że większość mężczyzn, to są... większość mężczyzn, ja nawet tak miałem, zobacz, ja nawet z doświadczenia ci powiem, jak jeszcze za dzieciaka, mi się ogólnie wydawało, że skoro ja czuję w ten sposób i mam takie wyobrażenie drugiej osoby, to tamta osoba też jest w stanie tak jak ja, a to tak nie działa. No dobrze, a ta wypowiedź bardzo długa miała się w zasadzie jakiego tematu? Tego, że ja czegoś nie rozumiem, nie, że kobiety mają wartość od razu, jak się urodzą i jakby cel w życiu, bo będą służyć jako narzędzie rozpłodowe, a facet nie i on musi o to starać. Panowie, zanim idziemy dalej w dyskusję... Mówię o tym, że twoje poglądy są toksyczne, ponieważ wychodzisz z pozycji uprzywilejowanej, który nie widzi swoich przywilejów. Większość mężczyzn nie może iść przez życie w ten sposób jak ty, ponieważ nigdzie nie dojdą. Rozumiesz? Okej. Okay. Słuchaj, nigdy w życiu się w historii nie zdarzyło tak, żeby jakaś dziewczyna wzięła jakiegoś chłopa, który jest nie wiem, bezdomny, jakiś biedny i zrobiła z niego milionera. Jedyny moment, kiedy kobieta z mężczyzną robi milionera, to kiedy był miliarderem. A mężczyzna nie ma z tym problemu, ponieważ mężczyzna bardziej romantycznie podchodzi do tego. Jego nie obchodzi, ile ona ma pieniędzy, ile ona zarabia. On patrzy, że to jest ta, zaczyna stawiać ją na piedestale, bo ona jest ładna, bo ona jest atrakcyjna, bo jest ona młoda. A kobieta inaczej, bardziej oportunistycznie podchodzi. Jeśli ktoś na przykład nie lubi słowa oportunistycznie, no to powiem, bardziej praktycznie podchodzi. I to też czysto biologicznie na to patrząc, to jeśli chodzi o dwie odmienne taktyki. No mężczyzna, taktyka mężczyzny reprodukcyjna, taktyka kobiety reprodukcyjna. Kobieta z racji tego, że rodzi potomstwo, oczekuje, że ty więcej dasz niż tylko swojego członka. Ja bym ten timer dodał. Dobra, ale Karione, na przykład ty wypowiadasz się mówiąc tylko o konkretnym, tradycyjnym modelu rodziny. Nie, to nie jest, że tradycyjne. A co jak są związki, które nie chcą mieć dzieci? To już twoja teoria, ale to czemu? To ja nie jedyny w takim razie... Oba dolejcie, nie ma na scenie. Teraz w rezultacie, jak jacyś widzowie się między sobą... Ale nie widzimy donate'ów. Nie widzimy. Nie, było widać. Ale to było widać, ale nie widziałem, co było na donate'cie. A echo jest potrójne podobno. Zaraz pierdolki gest w donate'ach. Dobra, no.
nie wysyłajcie donate'ów, widzowie. Nie, no. Przynajmniej nie do mnie. Nie, no wysyłajcie, wysyłajcie. No przecież po to robisz streama u siebie, tak? Żeby też jakoś to zmonetyzować. Na pewno, nie, no to tak, nie jest powody. No i tak przede wszystkim chciałem, żebyśmy zrobili to u mnie na streamie. Ale słuchajcie, przechodząc do takiego na początku najważniejszego. Słuchaj, masz podwójne audio. Podwójne audio, bo dwa OBS-y są. Kurwa, to... Podwójne audio, bo dźwięk idzie z telewizora. No ja muszę, wezmę po prostu... A no to... Bo dźwięk idzie z telewizora i ja po prostu mikrofon trochę wyłapuję. Może dlatego. Okej. Okay. Tam jest pilot, tam jest pilot. Nie wiem, co jest gorsze. Jak już czy to, jak jesteście dominowani przez Karionera. Kubon, że tak powiem, jeżeli Karioner nie ma nic przeciwko i chciałbyś się tu zjawić, wbrew pozorom wcale daleko nie masz, tak w skrócie. I ja mówię serio, taki jesteś... cwaniaczek przed komputerem, to chodź na pierdol Karionerowi w cztery oczy. Powiedz mu to w cztery oczy, co? Ale my sobie w Medina pograł. Tak, bo to jest na dwóch OBS. A, jednego OBS-a... To generalnie zmutujmy dźwięk, żeby nie czytało. No, To wiesz co, ja będę... Jak wyłączymy audio, ja włączę... Nie, o teraz tak zrobiłem i na przykład... Nie powinno być podwójnie, w sensie. Okay. Będzie słychać trochę, a nie powinno być już tak podwójnie, co najwyżej może mikrofon trochę wyłapie. To masz Stream Elements na telefonie? I po prostu twoje donate będą u ciebie. Chat mamy, to dużo lepiej odpłacę Stream Elements na przeglądarce. Ale nie mam, będę po ekranie patrzył, nie mam A, chyba żebym się zalogował na Stream Elements, no dobra. Okej, panowie, Podepilot tam leży, telewizora, koło szejka. No pogryziony, to nie jest pilot. Dobrze, odbiera od odtwarzacza. Wiem, może się pomylić, jak ktoś w domu telewizora nie ma. Co się stało z tym pilotem? Test dono, test dono, test dono, test dono, test dono, test dono. Dobra, działa chyba audio. No i na przykład to, ja sobie mogę tu w ogóle... A, dalej jest rozpierdol, bo słuchaj, audio mówi do mikrofonu i słychać tę ścieżkę dźwiękową. Ale to jest... Ja wyciszyłem, bo audio idzie z telefonu, z telewizora. Dlatego jak ja wyciszę telewizor, no to nie będzie już mikrofon wyłapywać. Tylko, że no, zrobię jeszcze ewentualnie tak, żebyś ty widział na OBS-ie sobie swoim. Wiesz co, ja wchodzę już na Stream Elementsa i będę z telefonu nie, widział. Nie, ja ci tutaj dam, o patrzę, ty zrobię tak, że a to dobra, ja czat? Mój czat sobie dam tutaj. Będziesz widział? No, coś tam. My też nie widzimy za bardzo. Zaraz pokombinujemy tak od, a to od kika czat mój. Dam tutaj twój czat. Ale Kongo. Piesku, zdominowałeś mnie, wiesz? A to jest super. Widać, kto jest właścicielem. Zmniejszę ci. Lekko. I masz, i mogę zrobić w ten sposób. Tu, bo tu gdzieś tutaj ci wyskakuje, więc będziesz widział. I ewentualnie jeszcze tutaj mój czat, dominujący bardziej będzie. Bo u ciebie tak, to co najwyżej. U ciebie, ja zauważyłem, że u ciebie tak nic nie piszą normalnego, co najwyżej XD, jakieś jedno słowo, więc tam nie ma na co patrzeć. Ja widzę, że na przykład na czacie na YouTubie bardziej merytorycznie ktoś pisze jakieś elaboraty, których ja z kolei też nie czytam, bo za długie. Karioner, a my jesteśmy w internecie. Nie, zobacz. No, wiesz, no właśnie dlatego mówię, no, dlatego twój czat nie musi być strasznie duży, no bo i tak tam to po prostu XDL. No nie? Rozumiem, to jest naturalne, że nie wiem, może. Ja bym nie chciał atakować swoich widzów. Dobra, ale jak chcesz, ja piszą... nawet twój czat mogę dodać tak, żeby był w ogóle na oknie. Obojętne mi żeby, to. Żeby było widać, że ludzie piszą, że większość to po prostu XDL. U ciebie zadają pytania, do ilu kilogramów jest kobieta? No właśnie, do ilu jest? Stary, nie mam oglądałeś na suta ostatnio, do ilu kilogramów? Nie dałem rady do końca, poczekajcie, zanim w ogóle zaczniemy. W dużej mierze... Jeszcze, czekaj, dobra, on powiedział, że nie ma znaczenia. Mogę powiedzieć, nie, dobra, będę prowadzącym, a wy jesteście debatami. Ma nam coś sugerować, co będziecie robić po podcaście? Żartobliwie padło pytanie, do ilu kilogramów jest kobieta. Powiedział, nie ma znaczenia, uzasadnienie. Ale pod jakim względem? Pytasz mnie, jaką potencjalną partnerkę... No powiedz, nie ma znaczenia. No nie, no. Ale zadaj się pytanie, do ilu kilogramów jest kobieta? Tak, a później już od ilu zaczyna się mastodont? Kto? Mastodont, od ilu się zaczyna. Nie wiem, czym jest mastodont. Dla mnie nie ma znaczenia. Gruba, tłusta ma kolumba. Dlatego mówię, uzasadnij. Dobra, to mogę... Okej, uzasadnij, no tutaj ja mogę doprecyzuję. Czy nie? Czekaj, doprecyzuję. Okej, doprecyzuję. Doprecyzuję. Kobieta, nie jakaś randomowa, łażąca, tylko taka, z którą byś wszedł w relację długo lub krótkoterminowo. No załóżmy, że krótkoterminowo. To pewnie szukałbym bardziej kobiet szczuplejszych, mimo wszystko nie sugerowałbym się, ale mówisz krótkoterminowo. Nie jest to wariant, który bym najbardziej odpowiadał, który bym się sugerował i nigdy w życiu bym nie patrzył na liczby, dlatego na przykład znam kobiety, które często ćwiczą na siłowni, mają dużą ilość mięśni. Ja pewnie jako osoba, która jak mówisz jest aktywna fizycznie, wie, że mięśnie ważą więcej niż tłuszcz, więc może być kobieta, która ma bardzo ładną sylwetkę umięśnioną, waży na przykład 70 kg, a 70 kg kobieta, która ma 1,50 m, już będzie
w jakiś sposób zaniedbana. Więc dla mnie najważniejsze było, żeby kobieta była zadbana i zdrowa, okay. A to czy ona ma na wadze 55 czy 75, to mam to w piździe. Okej, okay. Do relacji długoterminowej, jeśli waży 100 kilo. No to prawdopodobnie, jeśli nie ma 2 metrów, to prawdopodobnie metr 50, jest zaniedbana. Metr 50, no to jest zaniedbana, chora, nie dba o siebie i to jest coś... Czyli jest problem, czyli waga ma znaczenie. Nie, no to nie, ale to jest pod to swoją narrację. Ale jak to jest pod swoją narrację? Bo moim problemem nie jest waga, tylko to, że jak ona ma 1,50 m i 100 kg, to prawdopodobnie nie dba o siebie, pierdala gówno, jakieś szczęście gówno jedzenie, syf i po prostu jest w bardzo słabej kondycji, nie tylko psychicznej, ale i fizycznej. I raczej jaki jest powód, że do takiego stanu się doprowadziła? Jeszcze u siebie włączę... To możesz trochę czaty wziąć na bok, bo troszeczkę ja się najeżdżają na siebie i nie widzę jednego w pełni. Czekaj, bo jeszcze u siebie, bo ja u siebie robię lubić coś takiego, właściwości. No co ciekawe, ale jak napisał, że sukę mu molestujesz. Okej, to teraz dobra, tutaj sobie dodałem. Dobra, bo ja lubię sobie mieć też taki czat u siebie, ale trochę na mnie nachodzi, ale nie szkodzi. Dobra, to teraz widzisz, troszkę... O co chodzi z tym, do ilu kilogramów jest kobieta? I że ja sobie, i żartobliwie, to wiadomo, że żartobliwie się podchodzi, że do 60 kilo, bo powyżej 60 to już ma stonut. Ja na przykład mam pewną znajomą, umówmy się, to nie jest moja znajoma, ponieważ jest bardzo interesującą osobą, po prostu chciałem do niej zarywać, no nie? No i teraz tak. Oglądała chyba moją jakąś wypowiedź taką i ja na przykład jej w prezencie, bo ona nie jest gruba, ona po prostu ma mięśnie, zwłaszcza, że ona tam na rurach jeszcze się kręci i jest mięsista i waży powyżej 60. I tak żartobliwie dałem jej w prezencie słonia na urodziny na przykład. I to widzisz, o co chodzi z tym powyżej 60? No tak, no teraz, właśnie o co mi chodzi. Żartobliwie mówienie, że do 60 kilo to kobieta, to jest też taki pstryczek, bo wiadomo, że będą się zesrywać. Jesteś biały rycerzyki. To nie bardzo. Biały rycerzyki. No dobrze, no to jest biały rycerzyk. Jesteś biały rycerzyk. Jesteś, mam tu wyjebane. Jesteś biały rycerzyk. Ale karierę. No dobra, ja teraz się przerywam. Jesteś biały rycerzyk, ponieważ starasz się do pracy po środku, czego ciągle szukać. Nie ma znaczenia waga, bo tu ogólnie jest taki przekaz, że waga ma znaczenie. Bo to wiadomo, że jeśli kobieta jest, nie wiem, ma 1,80 m, no to jeśli będzie miała 60 kg, to będzie na przykład miała niedowagę, okej? Okay? Bo ja na przykład, jak byłem w relacji z dziewczyną, żeby nie taka wysoka, lewica młoda, kontra bardzo szczupła, w sumie miała mniej tkanki tłuszczowej jak ja. I ona ważyła 58-57 kg, że ja ją mogłem jedną ręką podnosić. Więc... Więc widzisz, to nie chodzi o to, że faktycznie, że to trzeba brać dosłownie, że, do 60, że jak powyżej 60 kilo kobieta będzie ważyć, no to że to jest coś złego. Tylko tu bardziej chodzi o przekaz taki, że jak jest tłusta baba, no to nie jest po prostu atrakcyjna. Z paślaka się nie rucha. Co najwyżej chcesz sobie, nie wiem, poeksperymentować, bo nigdy nie byłeś z mastodontem czy z wielorybem, tak? Dobra. Wywaliło, ocean wywalił wieloryba i tak, o, z racji tego, że też to idzie na moim kanale, pozwolę sobie wypowiedzieć się w tym temacie. Święt jedli, że każdy może autentycznie wybierać sobie, kto dla niego jest atrakcyjny karioner. I to nie jest tajemnica, że są osoby, które lubią ludzi lekko przy kości, powiem więcej. Sam mam takiego znajomego. I to, że ja przykładowo jestem partnerką szczupłą, znaczy o moich preferencjach, nie, tak samo jak gwarantuję ci, że mężczyźni, którzy nie dbają o siebie i są, powiedzmy, grubsi, jak ty to powiedziałeś, również mogą być mniej atrakcyjni w oczach kobiet. Nie wiem, czy to jest coś, co w ogóle... Dlaczego o tym w ogóle rozmawiamy? To jest tak oczywiste, nie wiem, no tak jak ktoś będzie lubił ogolonego fiutka, a ktoś może te łoniaki akceptować. Dobra, to teraz powiem, że to nie jest oczywiste. Powiedziałem, że są ludzie, co lubią przy kości. Po pierwsze nie przy kości, tylko grube. I po drugie, nie, on tak naprawdę... Nie chcę wypowiadać się wulgarnie, a nie obraźliwie w kierunku tych osób. Więc tak. Dzień dobry. Po prostu są grube, a chłop, który rucha się z grubymi, nie robi dlatego, bo on bardzo lubi grube, tylko dlatego, że nie ma innych opcji. Jakby nie ruchał grubych, nic by nie ruchał. Jeśli on by poniósł swoją wartość, zacząłby mieć dostęp do bardziej atrakcyjnych kobiet, do szczuplejszych, nawet do... Zobacz, wyobraź sobie chłopa, który rucha grube. Ja lubię ruchać grube. O, to jest mój fetysz, świetnie lubię. Z tym, że jeśli on podnosi swoją wartość, większa ilość kobiet zaczyna się nim interesować. Jak podnosi wartość swoją? No kobieta niewiele może podziałać, bo przede wszystkim wygląd i młodość ma znaczenie z perspektywy mężczyzny. A mężczyzna swoją wartość może podnieść na różne sposoby. Jeśli na przykład nie udało mu się z genami, gdzieś na przykład jest troszkę za niski, no to może finansowo to zrekompensować. Albo ma dobrą gadkę, taki pasut, on ma dobrą gadkę.
jak posłuchasz, jak on gada, no to trudno się dziwić, że on tak wyrywa lachony. Mam to tak głęboko w dupie. No dobra, ale nie wychodzisz. Chodzi mi o to, że jeśli podnosisz swoją wartość, zaczynasz też mieć wyższe standardy. I jak masz dostęp do bardziej atrakcyjnych kobiet, to raz widzisz, że twój gust się zmienia, ponieważ masz już dostęp do bardziej atrakcyjnych. Mężczyźni wolą atrakcyjne młode kobiety. I to nie jest tylko, że mój wymysł i że to ja farmazonię czy cokolwiek, tylko nawet i badania pokazują, że najbardziej atrakcyjny wiek z perspektywy mężczyzny między 15 a czekaj, 60 chyba 5 rokiem życia to był dane. To jest kobieta w wieku jakoś 23 lata. Karina, co powiesz na to, żeby jakoś... Ja ci tylko odpowiedziałam na twoje pytanie. Nawet nie zadałem pytania. Znaczy pytanie, na twoje, może inaczej, na twoje twierdzenie, że są tacy, co lubią grube. To jest farmacja. Dobra, uwaga. Będę przerywał zarówno tobie, jak i tobie, Karionę. I postaram się być takim mediatorem, co jakiś czas zadam coś od siebie. Dyskusja będzie głównie między nami, bo taki głupi zamysł. Mężczyźni lubią... Poczekaj, nie dokończyłem opcji. Czekaj, ja teraz jestem pustwem, którego nie ma. Od dzisiaj jestem, na czas tego podcastu. Będę... Ale to myślisz, że tak, że jak zaanonsujesz się jako, nie wiem, konferencję, to mi to jak... Nie, liczę się, że zaakceptujesz fakt, że jestem prowadzący. Ale tu jestem, ja wtedy mogę tak. Nie będziesz mi się cały czas ucinał. Kopniak, tam są drzwi, tak. No słuchaj, w każdej chwili mogę wyjść, jeżeli to przeszkadza. Mi nie przeszkadza. No kurwa! O, proszę! Jest, dobra, mamy to. Nie, no nie mogę. Mamy to, udało się. Jeszcze nie będzie potrzebny timer. Nie o to chodzi. Nie da się z tobą rozmawiać, naprawdę. Ja nie mogę z Becky, bo cały czas mówisz. To jest tak, że sam zadajesz sobie pytanie. Nie o to chodzi. Ja specjalnie teraz się chciałem striggerować, żebyś, bo ty co powiedziałeś na początku? Że nie będę przeklinał. No, padło pierwsze przekleństwo. Za każde przekleństwo będę miał jakąś karę. Licznik mam na swoim streamie. Jest pompki już robisz. No już, na pewno. No, dawaj. Wracając. Pompki sprzęt na plecach. Robiliśmy wczoraj generalnie, temat się zaczął bodajże od emocji. Troszeczkę przechodził przez związki, partnerstwo, które nie istnieje. Myślę, że do tego możemy wrócić. Od tego zacznijmy, no bo już na starcie atakowane są osoby, które więcej ważą. Generalnie to nie są tematy widzowe. Nie wysyłajcie shotów, takich rzeczy oglądać nie będziemy. Nie mam jak, technicznie. Karioner, że tak powiem, sprzętowo, tam wszystkie. Generalnie tutaj problem z tym glitchowaniem kamery to był przez ten Beyond Ninja, jak widzisz. Tak, ale telefon był ucięty wiadomości. Jak ktoś pije jeszcze coś merytorycznego, to... A tam nie, tam XD to nie jest merytoryczne. Przed chwilą coś pisała. Okej, też bardzo jest zabawne to, jak gloryfikujesz swój czat, gdzie masz pytania. Ale gdzie gloryfikuję czat? Ja na swojego czatu nie czytam. Żadnego nie czytam. Dobrze, przechodząc do pytań. A propos szkodliwości. Twierdzisz, że moje poglądy są szkodliwe. Ja w jakim stopniu uważam, że twoje są szkodliwe? I stan zgadza się ze mną, że jakby moje poglądy są bliższe tego, jak on to widzi, aniżeli twoje. Co chcesz? Niestety Kubon nie był ustawiony dress code i Karioner nas nie poinformował, w jaki sposób będzie ubrany. Ale nie, no ja u siebie na YouTube tak zawsze jestem ubrany. A Bartek nie założył czulki Everlasta niestety. Spytam swój czat. Czy ja na streamach na YouTube mam na przykład taką koszulkę na sobą, albo nawet czasami garnitur zakładam? Po prostu strasznie czat zapierdala. Jeśli tak jest, to jedynkę weź na czacie daj. Komedia, nie widzimy za bardzo twoich wiadomości, bo Karioner włączył 150% czcionki i czuję się jakbym miał 150 lat. Czy wezmę, ten zrobię. Bardzo dobrze zrobiłem czcionkę taką dam, przynajmniej lepiej czytasz ją. Sobie wezmę. O, trochę za długi ten czat zrobiłem w tym momencie u siebie. A mogę tutaj. No babka. Nie, gdzieś tak po prostu neutralnie chcę go sobie wrzucić. Tutaj ona. Masz między... O, już jedynkę piszą na czacie. Ja zapytałem, czy ja tak na YouTubie zawsze się ubieram. No tak się ubieram na stronach. No, okay, to nie jest, że jak ja specjalnie. My nie jesteśmy najczęstszymi walcami, można tak powiedzieć. No, nie, no. Nie, bardzo porządnie wygląda. To trzeba powiedzieć, że Karioner się bardzo ładnie ubrał, naprawdę. Gdzie ładnie? Koszulę tylko założyłem. Nie, w ogóle widzowie, zanim zaczniemy ten podcast i będzie darcie się nawzajem, bądź wymiana grzecznie poglądami, muszę wam powiedzieć, że Karioner jest bardzo kulturalnym człowiekiem na żywo. To tak jako ciekawostkę do mojej widowni, twoja raczej wie, że jesteś kulturalny. To... Dobra, lecimy. Czyli było pierwsze pytanie i powtórzę je. Moi drodzy, rozmawialiśmy o emocjach. Jaki jest ogólnie twój Karioner statement i zacznie się od tego dyskusja, będzie najłatwiej. Ja w przeciwieństwie do ciebie nie przygotowałem się tak, żeby wypisać sobie coś w notatniku, bardziej lecę to na spontanie. Że tak powiem, cała ideologia red pill, black pill, blue pill jest dla mnie głupotą, więc nie wchodziłem zbytnio w te tematy. Słuchaj, ja mam na przykład ogólnie problem z tym jakimś nazywaniem to jakimiś pigułkami, no bo to generalnie w mainstreamie od razu jest zdemonizowane. Na przykład w Stanach Zjednoczonych prawie milion
rząd poświęcił na to, żeby walczyć z tym i to jest podpinane pod terroryzm. To jest absurdem, że generalnie pytanie, nawet ja mam dokument, gdzieś tam w zakładkach jednych mam w operze, gdzie nawet jest powiedziane, że na kanale, że pytanie o body count samicy. No. Że to jest podpinane pod terroryzm, że jak możesz w ogóle mówić o czymś takim. Zaraz chcę... Ale jest to w jakimś stopniu zrozumiałe, przynajmniej dla mnie, jako człowieka logicznie myślącego. W momencie, kiedy są osoby, które mają jakieś kompleksy, a sam masz kompleksy, wiemy o tym doskonale, no to włączmy twój film Katarzys i obejrzymy go wspólnie. No, ale prywatnie może. Nie, no teraz, na streamie. Nie, na streamie nie, ponieważ ja nie chcę, żeby to był w internecie. O właśnie, tak samo kobieta, która będzie poczekać. Ja inne filmy też chcę usuwać, ja chcę wszystkie filmy z YouTube'a. Bo masz rzeczy, których się wstydzi. Zobacz, jest... O Jezu. Chłopie, niech ci będzie, okej. Okay. Wstydzę się tego filmu, ponieważ wiem, że on był szkodliwy. Wiem, że on był szkodliwy, ponieważ miałem bardzo dużo wiadomości, że o, że bardzo dzięki ci za ten film, że bla bla bla, jakieś pierdolenie takie. Słuchaj, nie ma znaczenia, bo już zaczynasz się tłumaczyć. Nie tłumaczę się, tylko uważam, że tamten film był niepotrzebny. Jedyny powód w ogóle, jak już mówiłem setki tysiące razy, jedyny powód, czemu on wtedy powstał, to dlatego, że osoba mi szkodziła publicznie. Rozumiesz? Jej znajomi starali się zrobić tak, żebym nie miał wstępu na eventy. Nie za dopuszczenia, co było na film. Ale nie, ja prosto ci tłumaczę, czemu on powstał. Spoko. Tak by nigdy nie ma znaczenia, co w nim jest. Wyobraź sobie, że jest osoba, która jest przy kości. Walczy ze swoją nadwagą i nie chce być regularnie pytana o body count, wypowiadać na ten temat i być body shame'owana, czyli słowo, którego mówisz. Powinna być, ale body count to nie jest waga. Mówiłem o teraz właśnie minimum. I że w momencie, być może powiedziałem coś innego, ale zdarza mi się, że robię błędy słowne, mając na myśli coś innego. Do czego zmierzam? Że w sytuacji, kiedy kobieta czegoś się wstydzi, nie chce usłyszeć tego pytania. To jest zrozumiałe, tak jak ty raczej wolisz nie słyszeć pytań o to, co było w tym filmie, bo się go wstydzisz. To jest ludzkie uczucie. Po co mówić o tym rzeczach? Jezus Maria, nie, jeszcze raz mówię. Jedyny powód, czemu powstał, to dlatego, że znajomi tej osoby, bo ona farmazony opowiadała mi, próbowali szkodzić w moim prywatnym życiu poprzez na przykład próbę zakazu mi wstępu na publiczne eventy. Ale to się może wydarzyć w tym filmie. Bo uznałem, że muszę pokazać trochę emocji w tym filmie, żeby to uwiarygodnić, że nie ściemniam. Tak jak tam to osoba na mój temat ściemniała, rozumiem, żeby z mojej strony... No dobrze, ale mocno emocjonalny uroniłeś, jakieś emocje pokazałeś, rozumiesz? To był błąd. I to był błąd i nie chciałbyś, dlatego teraz tego oglądasz. To jest oczywiste. Nie, że nie chciałbym oglądać, to jest błąd, moja przeszłość i tyle, no. No i rozumiesz, że teraz w momencie, dlatego polecam ci tę książkę. To jest Sam Harris, Przebudzenie. Ale to nie jest mój problem, że ja nie chcę obejrzeć jakiegoś twojego filmu. Ale nie, że filmu, tylko tutaj może coś ciekawego się dowiesz. To nie jest żadne retrygowe. Ale to nie jest mężczyzną. To nie jest żadne byciu mężczyzną, tylko ogólnie. Przeczytaj sobie tę książkę. A jak wierzysz w bóstwa w murach, to przeczytaj tę książkę. Czyli dobra, Wszechświat DJ-a. Z tymi książkami, proszę cię. Nie trzymajmy się tematu. W ogóle pierdzi mikrofon, mówili widzowie, i zarówno twoi, jak i moi, więc tutaj są zgodni. Może coś się kabel poruszył. To może, możemy poprawić. A czego szukasz w telefonie? Pewnych wiadomości od różnych widzów. Nie, bo chcę ci coś pokazać, pewną rzecz. No dobra. Okej. Okay. To ja mu odpisywałem. Dobra, Karener, czy body count faceta ma takie samo znaczenie jak kobiety? Nie. Dlaczego nie? Tak jak niektórzy mają... Często, że tak powiem, białorycyżyki będą mieli z tym problem. Znasz takie powiedzenie, że klucz i zamek, kluczu i zamku? No znam, wydaje mi się, że jest spisny pod konkretną narrację. To jest prawidłowe, właściwe, to ponieważ nie jest. Wiesz czemu? A wiesz czemu jest? No nie wiem. Kto decyduje o dostępie do sypialni? Nie mów mi, że dwie strony. No ty powiesz, że kobieta, a to nie oczywiście, prawda, ale to jest prawda. No dobra, ja się zgadzam. To jeśli, jeśli ja bym decydował, a ona nie chce, ja chcę, to jak to się wtedy nazywa? A jeśli ona chce, ja nie chcę? No to nie jestem facetem, bo facet zawsze chce. No tak? To będziesz shamingowany, bo co to za facet? Ale zwykle to jest... Tak, będziesz shamingowany, bo co to za facet? Może jest gejem? Laski tak robią. Jeśli ona próbuje z facetem coś zrobić, on mówi, że on nie jest zainteresowany, to będzie, o, to pewnie jesteś gejem, coś w tym stylu. Będzie od razu taka... Szerzysz kolejny błędny stereotyp. Nie, że mężczyzna zawsze musi być gotowy, ma mieć chęć na seks. Nie, że zawsze musi być gotowy i chętny, tylko ja ci mówię, co się dzieje, kiedy ty odmawiasz lasę. Nic, no, po prostu nic. Nie mam ochoty. Ale ja ci mówię, Jezus Maria, to posłuchaj, co ja mówię, jeśli ty odmawiasz lasę, załóżmy, że jest, nie wiem, losowa sytuacja, że nie ta twoja wierząca bóstwa magiczne, tylko jakaś osoba. Pierwsza jej myśl będzie, że z tobą jest coś nie tak, bo na pewno nie z nią jest coś nie tak.
i będzie próba wmówienia na tobie, że pewnie jesteś gejem. Tak się często zdarza. Nie, od razu, tak, hashtag nie wszyscy, hashtag nie wszyscy. No ale generalnie nie próbuj udawać, że dostęp do sypialni jest na tej samym poziomie u mężczyzn i u kobiet. To kobieta decyduje. Okej? Okay? No ale to mi się to nigdy nie zdarzyło, żeby kobieta decydowała. Kobieta decyduje, no bo słuchaj, facet ma wyższe libido. Z powodu testosteronu. Ma wyższe libido. Chcesz, możesz sobie poszukać różnych naukowych treści. Tak jak średnio w tygodniu mężczyźnie chce się 5 razy, w kobiecie chce się 3 razy. No to co mężczyzna z tymi dwoma razami ma zrobić? To jest dla jego zdrowia fizycznego i psychicznego, bo mężczyzna tak rozładowuje stres. No dobra, to mówisz o czystej żądzy, ale... A nie o czystej żądzy, tylko zobacz. No, nie, no, seks to rozładowuje no, tak, u mężczyzny okay. jego stres. To nie jest tak, zobacz, a kobieta najpierw musi mieć stres rozładowany, no. żeby w ogóle miała chęć. No okej, okay, no ale dobrze, czyli to no, ale to ty mówisz teraz, tak jakby... I teraz, ale Karen, zobacz, ty mówisz, czemu, daj mi powiedzieć. Czemu na przykład, czemu ona decyduje? Bo ona więcej ryzykuje. Bo to ona zachodzi w ciąży, nie ty, prawda? To ona, jeśli zajdzie w ciążę, może urodzić jedno dziecko, tak? A ty możesz kilka lasek sobie zapłodnić. Wsadzasz, wyjmujesz w różne no, i możesz się zapłodnić. Czyli zgadzasz się, że kobieta może mieć odpowiedzialność. Tak, ma większą odpowiedzialność. Nie tylko chodzi o porównanie. Co ten pryszczyk porównania jest dobra? Konkurs na najbardziej chujowe porównania na ten stream. Ja uważam, bo na przykład ty mówisz, że... O, 51 dolarów, 51 zł dla testu. Jak za najta gościu? Mówisz, że, 50, że libido w jakiś sposób jest tym, co napędza faceta, przez to ma więcej razy ochotę na seks w miesiącu niż kobieta? Nie czytaj tego, zerknij to. Karioner. Zerknij to. Błagam cię, kurwa. Zerknij to, zerknij. Widziałem wiadomość, dziękuję ci, jakiś wiz, proszę cię. Ale nie, zobacz co napisał. Że ci, że ratowałeś nie, mu życie? To, nie, nie czytaj na głos. Błagam cię, bo nie się teraz zestram. Nie czytaj to mam. Nie, naprawdę. To jest najgłupszy argument, jaki... Nie, to nie jest kwestia argumentu, ja co innego ci pokazać. Ja co innego ci pokazuję, bo ty twierdzisz, że coś zamiast jest toksyczne. Ile masz wiadomości książki, tego typu? Przeczytaj najpierw instrukcję o wsłuchu i mikrofonu. Gwarantuję ci, że przychodzą nawet ludzie na żywo i mówią, wiesz co, w sytuacji, kiedy masz wiesz, to dziennie... Ja już ci powiem, co ty masz, jakie wiadomości. Twoje wiadomości, dzięki ci XXXXX Tentacione, twoje szachy zmieniły moje życie dzięki temu, że oglądam twoje streamy, nie mam depresji. Ale stary, to już inny kontent. Poprawiasz mi samopoczucie. Dobrze, kolejny raz próbujesz mi umniejszyć. Nie, mam rację? Nie, bo... mam rację, najwyżej takie mogę. Ale twoje metody, ja zrozumiałem, na tym polega dyskusja, że ty będziesz mówił, kiedy masz rację, a kiedy nie. Ty porównujesz kontent, gdzie masz jakieś, wypowiadasz jakieś tematy życiowe, na temat sytuacji, na temat swoich poglądów politycznych, a Bartek robi kontent rozrywkowy, w tym główne szachy. No to nie porównuj tych dwóch rzeczy, bo to wiadomo... Okay. To tak samo jak możesz sobie stawiać tezy, odwoływać się, przerywać w połowie, nie dać ludziom skończyć zdania, manipulować swoją narracją i dopasowywać po to, jakie sobie stawiasz tezy i pytania. Mrugnij dwa razy. To jest kurwa żenujące. Nie no, patrz jak wyglądam w tej kamerce, bo moje inaczej by... No Karol Ednegor, ty jesteś inteligentnym gościem, który ma swoje poglądy. Nie no, patrz... I ty no, próbujesz to jest... Goście, nie, bo patrz... Wie pan co to znaczy trapen? Nie pracować, a zarabiać. Carioner, mówisz o byciu facetem, a zamiast szanować drugiego faceta, i jak mówi Togos Luchasz, to patrzysz w telefon. Ogarnij dupę, podcast to nie monolog. No po prostu tutaj Blue Yeti ustawię, o. No teraz chciałem słuchać nas? Tak, jeszcze tu ustawię Blue Yeti. Ja się trochę przesuń. Okay. Ustawiłem po prostu Blue Yeti, a nie jako tam inne źródło i będzie teraz może lepiej. No. A, czatów nie widzę.
Bo pochowałem czaty. W sumie wasz czat niepotrzebny, bo tam tak tylko XD piszą, więc... Albo plus jeden, minus jeden, więc tam nie ma na co patrzeć. Mimo wszystko fajnie byłoby widzieć mój czat też. Dobrze, to wracając. Karioner, stosujesz swoją narrację i wydaje mi się, że jeśli prowadzimy dyskusję... Rozmawialiśmy off-stream i nie zachowywałeś się w ten sposób, więc jeśli ja się wypowiadam, czy wypowiada się Bartek, a ty zaczynasz się napinać do kamery i robić takie Jezus rzeczy... Nie, Jezus Maria, powinien tylko siebie wkazać. Ale to jest celowo, no to utnij sobie OBS-a i nie to schowaj podgląd na kamerkę i nie patrz na siebie, jak ci to rozprasza, bo to jest celowe zachowanie, które robisz, żeby wybić mnie z rytmu, czy wybić Bartka. Nieprawda. Nieprawda. Okej, nie musisz się, nie czegoś się przyznać, ale to jest manipulacja i to jest specjalna ignorancja, która w debacie, którą chcesz podjąć, nie wypada czegoś takiego robić, bo ja też mogę zacząć machać, jak ty mówisz, mogę zacząć ziewać, kurwa, drapać się pod pachą, albo przewracać oczami, kurwa, pokazywać faki. Ja pierdolę, o nie, nigdy się, Karioner nigdy się nie podrapał pod pachą. Ja pierdolę, ale jestem obrzydliwy. No, w życiu, jak mogę ci tego powiedzieć? O kurwa. Jezus Maria. Ja pierdolę. Jesus Christ, pod pachą. Nie do przeżycia, niemożliwe. Kurwa, jeszcze kobieta powyżej 50 kg, no ja pierdolę. Dzień dobry. Masakra. Dzięki za suba XDK. Czy skurwy da się zrobić żonę? To jest pytanie do nas, tak? Pytanie do was. Nie interesują mnie prostytutki i generalnie z mojego jakby zadajesz takie pytania. Co to za pytanie? Powiedz mi. Czy kiedykolwiek rozważyłbyś... No i już mi przerywasz. Nie. Dobra, pytasz co to za pytanie. Zadajesz pytanie, odpowiedz sobie sam. Nie, pytasz za pytanie. To już to może doprecyzuję, rozwinę bardziej. Czy skurwy da się zrobić żonę? Zwłaszcza, że teraz do mainstreamu ciągle próbuje się przepychać narrację, że to jest tylko sex working, że to nie jest nic złego, że praca każda inna. Każde są zachęcane do robienia OnlyFansów, do streamowania, do robienia kontentu na pomarańczowych stronach. Nie ma znaczenia ani nic z tych rzeczy, no nie? Dlatego pytasz, czy da się zrobić żonę, skoro w naszym świecie coraz bardziej zachęca się kobiety do tego, żeby były tymi kurwami. No dobrze, znałeś pytanie, to sobie odpowiedz. Nie, no ja pytam was. No to już się odpowiem. Czy przez definicję kurwy rozumiesz kobietę, która bierze seks za pieniądze, czy to sprzedawanie dupy w necie, nudesów, no itd., tak? Tak, to jest, no to precyzowałem. No. Okej, okay, dobrze. No to ja personalnie nie chciałbym się związywać z taką kobietą i raczej nie uważam, że to jest materiał na żonę i nie chciałbym raczej wiązać przyszłości z taką osobą i nie mówię tego poprawnie politycznie. Raczej to nie jest cel moich zainteresowań, bo raczej... Innych cech szukam u kobiet, a nie raczej takich, które idą na łatwy hajs, bo na przykład pieniądze nie są najważniejsze w życiu, a jeśli ona robi to tylko dla hajsu, no bo nie widzę żadnych innych korzyści, które mogłaby z tych czerpać niż finansowe, to raczej nie jest to osoba, z którą chciałbym wiązać przyszłość. Jeśli o to chodzi, to na przykład dla mnie personalnie, niech sobie, jak chcą się ktoś puszczać w necie, czy wstawiać swoją pizdę, czy inne ciało, czy cokolwiek robić, to niech sobie to robi, mam to wyjebane, bo to w żadnym wypadku nie ingeruje w moją wolność, ani w tego, nie wpływa to w żaden sposób na moje życie, więc... Odpowiadając na twoje pytanie, czy skurwy można zrobić żonę? Pewnie można. Ja raczej nie byłem w tym stopniu zainteresowany taką osobą. Co ja na ten temat sądzę? No. Przez całe swoje życie, nawet przez sekundę nie rozważałem takiej opcji. Nie interesuje mnie to. To tak jak miałbym, nie wiem... Da się czy się nie da? Nie powiem. Pewnie da się, wszystko się da, Harjomer. Nie da się. Ostatnie, co bym chciał, co być w związku z prostytutką, to są kobiety... Innymi słowy, nie ale da się. To jest moje subiektywne nie da się. Zdanie, Harjomer. Zadajesz pytanie. Dobra, uwaga, czy chciałbyś mieć ojca... Czy, da się, czekaj, czy da się mieć dobrego ojca... Czekaj, czy da to, się to, mieć dobrego do ojca recydywisty? Ja odpowiem. No, ty odpowiedziałeś, więc teraz czekaj, ja też ty odpowiadasz na swoje pytanie. Nie, no dobrze, ja teraz ja powiem, co ja uważam okay, z tym, co wy powiedzieliście, skąd to wynika. Dobrze, ale jak ty powiesz, tak. To pozwolisz tam się wypowiedzieć. Oczywiście, patrz. Pierwsze, co tam wspomniałaś o tym, że pieniądze nie są najważniejsze w życiu. I tak, większość mężczyzn tak będzie to mówić, ponieważ mężczyzna ma tę duszę romantyka, to mężczyzna nie wiąże się z kobietą, bo patrzy na jej pieniądze, na jej status. Z perspektywy kobiety status jest istotny, bo status daje bezpieczeństwo. Ona jak jest zabezpieczona, na przykład jest ten wyższy status, jest dostęp do różnych zasobów, ma niższy kortyzol, u niej niższy kortyzol, mniejszy stres, dłuższe życie, dosłownie jej dłuższe życie. I teraz tak, większość mężczyzn będzie miało takie właśnie podejście, albo raczej większość mężczyzn, którzy przynajmniej mają odrobinę szacunku do siebie, innymi słowy, skurwy nie zrobisz żony, mimo że narracja jest taka, że to nie jest nic złego, że praca każda inna. Nie, to nie jest praca każda inna. Społecznie powinno to być piętnowane. Dziecko, które ma matkę, która czymś takim się zajmowała, będzie
na takie dziecko będą inne dzieci krzywo patrzeć, no bo taki content będzie jest dostępny. Ja nie sądzę, że czy ty, czy ktokolwiek tutaj, czy oglądających, chciałby, żeby jego rodzic, jego matka takim zawodem się trudniła. Więc nie da się skurwy zrobić żony, mimo że cały czas jest narracja prowadzona, okay, że dobrze, się da. Ale czekaj, Karol, czekaj, daj mi odpowiedzieć. No ale nie, poczekaj, skończyłem pierwszą rzecz. Ale nie, ja sobie zapisałem kilka rzeczy, co padły z waszych ust. I teraz tak, powiedziałeś, masz wyjebane, jak chce, to niech to robi. Dokładnie, też się z tym zgadzam, że mam wyjebane, niech robi co chce. Tylko, że jest pewna różnica. Ja mam wyjebane, niech robi co chce, ponieważ ja nie jestem nią zainteresowany, czy to do relacji krótko, czy długoterminowej, więc mnie nie obchodzi, co ona robi w swoim życiu. Niech sobie niszczy życie. Okej? Okay? No. Z tym, że jeśli zachęca się ogólnie kobiety do tego, żeby były takimi szonami, żeby były 304-kami, dla tych, którzy nie rozumieją, co to znaczy 304, to już wiele razy tłumaczyłem, jak odwrócisz na kalkulatorze, to będzie hoe. Okej? Okay? Więc 304 używam po to, żeby jakby algorytmowo, no nie? Żeby algorytm nie wyłapywał, że mówisz kurwiszą czy cokolwiek, tak? No. I co to ja mówiłem tam? Każdy facet ma takie podejście do kobiet, z którymi nie chce być w relacji. Z tym, że jeśli ty jesteś w relacji z kobietą, jeśli masz do siebie szacunek, masz do niej szacunek, nie chcesz, żeby się kurwiła. Dlatego na przykład kojarzycie Nikitę. Dobrze, bo już odchodzimy na... Nie, przykład chcę podać. Karioner, chcę podać przykład. Chcę podać przykład. Nikitę, kojarzycie. Tak. Założyła mi fansy, zaczęła się tym chwalić. No. I ona jest z typem, który fizycznie z twarzy jest nawet do Magicala podobny. No, i teraz tak, z jednej patologii przeszła w drugą patologię. Czemu chłop zachęca ją do kurwienia? Nie dlatego, zachęca ją do kurwienia, bo po prostu jest jej alfonsem. No i co? A nie, że on wiąże jakieś większe plany z nią. Co z tego? I zachęca ją do niszczenia sobie życia i finalnie ona skończy sama, po prostu. No i co? Ale co I jeśli większość kobiet się zachęca do czegoś takiego, to później niech ludzie się nie dziwią, że w Polsce i ogólnie na zachodzie, w krajach zachodnich, ilość urodzeń dzieci spada. Na przykład w Polsce współczynnik urodzeń to jest 1,26, co to znaczy, że wymieramy. To nie jest rozmowa z człowiekiem myślącym, tylko z tą książką z początku Ustrama w postaci człowieka. Zero oryginalności w poglądach. I jeśli chce czymś takim się zajmować, chce takie rzeczy robić, proszę bardzo, niech takie coś robi. Z tym, że niech się liczy z konsekwencjami. A cały czas się wmawia, że tych konsekwencji nie będzie, że będzie świetne życie, bo ona jest młoda. Życie jest przecież przed nią i tak dalej, i tak dalej. No nie, jak jest młoda, jej się może tak wydawać, no ale później po 40, jeszcze drugie 40 lat, które skończy co najwyżej z kotami, samotnie będzie, jak wybiera taką drogę. I jeśli chce iść tą drogą, niech liczy się właśnie z takimi konsekwencjami. Mężczyzna, który ma do siebie szacunek, kurwy pod dachem nie będzie trzymać. Dobra, czyli i to nie jest tylko ja, myśl, czy ty, tylko dlatego, zobacz, pochodzicie z innych backgroundów, no nie? Ale zgadzacie się z tym, że nie chcecie mieć kurwy pod dachem w sumie. No dobra, no ale uwaga, to rozumienia. Doszliśmy do konsensusu wypowiedzi Karionera. Prostytutka będzie miała konsekwencje w swoim życiu, jej dzieci będą wiedziały, że tykała się tego zawodu i mężczyźni nie będą chcieli być z kobietą, która współżyła za pieniądze. Odkrycie XXI wieku. No. Fajnie, że oceniamy coś, co i tak już jest moralnie, względnie, że tak powiem, nieprawidłowe od średniowiecza. Nawet może wcześniej takie kobiety były postrzegane negatywnie. Brawo, Karioner. Zdominowałeś tę rozmowę. Ale nie, że zdominowałeś rozmowę. Co ci obchodzi? Normalizowane to jest. Jest to normalizowane na porządku dziennym. Czy to jakieś fejmy, czy jakieś inne, czy jakieś gołcy i wszędzie bierze się jakiś taki pewien element, który namawia już od najmłodszych lat dziewczyny młode, że to jest świetna droga kariery. Dobrze, to co chcesz teraz z tym zrobić? Nie wiem, usuniesz najstarszy zawód świata? Nie to, że usuniesz, to tylko nie powinno się tego normalizować. To nie normalizuj tego, zacznij od siebie, a nie, że oglądasz wszystkie gołcy i nagrywasz o tym materiały. Nie oglądam wszystkich gołcy. Robisz z tego cały czas komentarze, oczywiście, kiedy jest szkodliwe, de facto pokazując to. Gdyby nikt tego nie oglądał, łącznie z tobą, a zacząłbyś od siebie, to pokazywałbyś, jak bardzo masz to w dupie. Bo ja przykładowo mówię, jebać gołców i nigdy nie obejrzałem ani z widownią, ani sam jednego odcinka. Bo tak bardzo wiem, że to jest szkodliwe i tak bardzo to pierdolę, przeklnę, powiem, pierdolę. I dlatego jestem dzięki temu zgodny ze swoim przekonaniem i nie szerzę tego, co jest szkodliwe. Jeżeli chcesz z czymś walczyć i na przykład uważasz, że nie wiem, narkotyki są złe, to będziesz codziennie pokazywał, jak wygląda kokaina i jak ją wciągać, jakie są po niej skutki? Czy to wiesz, tak, bolejesz temat? Bo to wiesz co, ja ci mam coś takiego.
te gocy robią takie wyświetlenia, że ja nie przyczyniam się do tego, że to będzie bardziej popularne, krytykując to. Nie ma znaczenia, każda cegiełka robi cegiełkę. Nie, mylisz się, w sytuacji, kiedy to już tak pompowane, że to ma miliony wyświetleń, gdzie jeszcze x lat temu programy różne w telewizji miały oglądalność na poziomie 2 miliony, 2,5 miliona, a oni takim filmem robią też podobne liczby, to ja nie dokładam cegiełki, żeby to bardziej propagować, krytykując to, tym bardziej, że sam jest jako twórca na tym coś korzystam, bo docieram do większej ilości ludzi, który może się wydać, że to jest tylko niegroźny content. A to nie jest niegroźny content, to jest szkodliwy content. No nie jest, no. I powinni być też tacy, z racji tego, że to i tak jest już tak rozmuchane, jak najbardziej powinny być też głosy przeciwne. Tym bardziej, że to nie jest tak, że no nie to tak mega... Przeciwne. Zobacz, gdybym ja nie był twórcą, nie miałbym jakiejś ewentualnej potrzeby, żeby o tym nagrywać, że to jak mnie strasznie wkurwia, szokuje, czy coś w tym stylu. Z tym, że jestem twórcą i zajmuję się takim, że na przykład dynamika relacji to jest akurat temat, który jest poruszany na moim kanale. Mhm. Więc tak jakby to jest z mojej dziedziny. Ja tak dlatego to komentuję, ponieważ mam pewną wiedzę na ten temat. Tak samo jak na przykład wypowiadałem się na tematy faszyzmu tęczy, czy też jak się wypowiadam na tematy przestępczości wśród grupy pewnej mniejszościowej, na przykład Stanów Zjednoczonych. Kret odpal streama Oli na chwilę z Lightroxiem odwiedził policję. A jakbym był po prostu zwykłym sobie randomem, no jestem randomem, bo nie mam ci olbrzymych zasięgów, ale i tak, Bóg nie istnieje, ale powinien mieć znacznie większy jak mam, znacznie większy od ciebie, znacznie większy od gołców powinien mieć, żeby docierać do ludzi, którzy niszczą sobie życie, mając idiotyczne poglądy. Ale dobra, to teraz Karioner, ty zakładasz... Fajną bardzo sobie narrację obrałeś. Ty mówisz tak jakby wszyscy ludzie oprócz ciebie mówili, że gołd są zajebiste. Nie, ja nie mówię tego. Nie powiedziałem tego. No okej, ale mówisz tak jakby, że... Nie, nie, nie. Zobacz, ale poczekaj. Wychodzisz z fałszywym założeniem od razu, że ja mówię tak jakby tylko ja tak uważam. Nie, nie powiedziałem, że tylko takie myślą. Tylko ty ogólnie masz taką narrację, jakby w większości to, co się dzieje w gołdcach było społecznie akceptowalne i w jakiś sposób popularyzowane. To, że robią to gołdcy, mają bardzo dużo negatywnych, nie wiem, z jakich korzystasz mediów, czy to z Twittera, czy tam z jakichś Facebooków, czy innych forów, bardzo dużo ludzi wypowiada się negatywnie to, co robi gołd, tak jak wyglądał ten odcinek, co robią kobiety, na co oni dopuszczają do tego, na przykład był ten odcinek z Pasutem, więc jest bardzo dużo hejtu, konstruktywnej krytyki, która się na gołdz wylewa, w związku z tym, jaki promują content i w jaki sposób go robią, jakich używają komentarzy, że to jest po prostu nie tylko niesmaczne, po prostu obrzydliwe i na przykład uprzedmiotowienie kobiet i spowodowanie różnych innych rzeczy. Dobrze, zanotuj sobie. I chodzi o to, że ty mówisz, a ja to, co jaką ja tam dokładam cegiełkę, to nie ma znaczenia, bo dużo większych ludzi ode mnie to promują. No nie, ty też dokładasz do tego, bo ktoś twierdzi, o zobaczyłem tego Karionera, to pójdzie gdzie indziej. I każdy może sobie tak założyć i powiedzieć i bronić swojej dupy, a no tak, X może oglądać Goats, bo jakiś tam multi to oglądał na streamie, czy ktokolwiek inny i zawsze może znaleźć... Jakby osoba, która ma większe zasięgi niż ty, żeby się obronić. I to tak nie działa. A bierz odpowiedzialność za to, że szerujesz jakiś content, albo że oglądasz to i robisz o tym wyświetlenia, to sam powiedziałeś o swoich zasięgach, bo robisz to. Oglądasz te rzeczy dla zasięgu, po to, bo generują ci pieniądze. Więc to jest moralnie fajne, że komentujesz jakieś treści, które są złe, jak sam twierdzisz? Teraz tak, robisz kurwę z logiki, bo idąc tym tokiem rozumowania, nie wolno nic krytykować, o niczym nie wolno się wypowiadać. Tak, robisz nie, w tym momencie. Nie robię, nic takiego nie powiedziałem. To równie dobrze możesz nic powiedzieć, że nie, robisz kurwę z logiki, nie że ja dokładam cegiełkę, żeby to propagować, żeby głośno tym było, żeby zasięgi temu robię, w sytuacji, kiedy to ma olbrzymie zasięgi. Ale cóż z tego, to nic nie zmienia. Już zmienia, bo ja... Zasięgi zawsze mogą być większe. Ja robię odwrotną narrację. Myślisz, że twoi widzowie są targetem gołdców? Odpowiedz na też oglądają. Ale czy są targetem gołdców? Nie wiem, kto jest targetem. No na pewno ja nie twoi widzowie. Ja chcę docierać do ludzi, którzy na przykład to oglądają. Więc to nie jest kwestia tego, że moi widzowie. Chyba to jest naturalne, że jeśli ja coś nagrywam, liczę, że trafię do nowych ludzi. I że mój głos gdzieś będzie tam usłyszany przez kogoś, to będzie myślał sobie, no fajnie, tak, takie laski, że tak to fajnie wygląda. I teraz mówię, że robisz kurwę z logiki, bo idąc tym tokiem rozumowania, na przykład jak TVN nagrywa jakiś program, albo jak Sekielski, Morozowski, czy ktokolwiek mówi o pedofilii w kościele, no to nie mogą tego robić, ponieważ tylko propagują i będzie tego więcej. No to tak nie działa, albo jakieś inne programy, Uwaga TVN, no to Uwaga TVN przyczynia się do tego, żeby Daniel Magikarp miał większą popularność, no. No to takie rozumowanie jest. Jak najbardziej w sytuacji, kiedy to już jest tak
głośne, tak popularne, jak zobaczysz na współczynnik lajków do dislajków, no to tam jest zdecydowana większość lajków niż dislajków. Tam 90%, jak nie lepiej, to będą lajki niż dislajki, więc nie możesz mówić, że większość ludzi to wie, ponieważ na Twitterze ktoś mówi coś negatywnego o nie tym. Nie powiedziałem, że większość i teraz to wie. Nie no, że na Twitterze jest narracja, tak, że ludzie to wiedzą. Ja nie twierdzę, że wszyscy ludzie o tym, co gadają, nie twierdzę, że wszyscy ludzie są za tym, żeby jakie to jest fantastyczne. Jasne, że będą ludzie, którzy uważają, że to jest złe i nie potrzebują mojego głosu, żeby to słyszeć. Z tym, że ja mam prawo do wyrażania opinii, jak każdy z was, w sytuacji, kiedy coś jest publicznie pokazywane. No i teraz tak, ja mówisz, że uprzedmiotawianie samic, że tam jest uprzedmiotawianie samic. Nie, mężczyzna nigdy nie uprzedmiotowi samicy, jeśli ona pierwsza tego nie zrobi. Dopiero wtedy, jak ona sama zaczyna się uprzedmiotawiać, wtedy mężczyzna będzie uprzedmiotawiać. No. Bo nie powiesz mi, że jeśli laska ma do siebie szacunek, na pewne rzeczy się nie zgadza, to facet dalej będzie to... No nie będzie, bo ona ewentualnie jebnie mu w mordę, wyjdzie. Te dziewczyny, które tam są... W każdej chwili mogły z tobie stamtąd pójść. No. I teraz będzie narracja, że no one tam poszły dla kasy, dla fejmu, ale oni tam ile? 5 tysięcy dostały? To co to są za pieniądze? Część z nich, ja gwarantuję, że to nie jest tylko kwestia fejmu czy kasy, tylko też tego, że nudzą się. Ale ja nie bronię tam jest wesoły, ja ich nigdzie nie bronię. Nie, słuchaj, nie mówiąc, że tam jest uprzedmiotawianie kobiet. Okej, bo jest, ale to nie wyklucza. Nie, nie daje narracji. Dajesz narrację jakby... Ci, którzy mają ten kanał, uprzednatawiają. Z tym, że one same się uprzednatawiają. Jak była ta dziewczyna... To nie jest prawda, Karioner. Poczekaj, ale Karioner, ciągle mówisz, daj mi się odwieźć. Ale jeszcze nie skończyłem. Ale no nie możesz tak. Jak wrzucasz bardzo dużo wątków, których chciałam odwoływać. To jest cały wątek. Nie, ale jest bardzo dużo szczegółów. Dobrze, ja musimy nie wchodziłem na bieżąco. Ja nie wchodziłem w zdanie. Tylko, że ja mówiłem 2 minuty, a ty mówisz 10. Nie, nie mówię 10 minut. Jak była ta dziewczyna, co pasów jej powiedział, że zaczęła chodzić na czworaka. Logika według Tamara, chwila numer 342. Oglądałem gołców i uważam, że to jest content dla ale wiesz, że tak to było. Tak, no właśnie, ale Karioner, powinniśmy wyjść od jednego podstawowego założenia, które jest prawdą, no. A rozwiąże wszystkie wątpliwości. Żyjemy w głupim społeczeństwie. Tak. Dużo łatwiej jest to zaakceptować i skupić się na sobie, jak ty to mówisz, bo w tym momencie jestem bardziej redpillowy niż ty. Rozwijam się, idę cały czas do góry, tworzę nowe projekty i nie rozglądam się dookoła. Nie chcę być lepszy od kogoś, porównując się do kogoś, tylko cały czas jestem lepszą wersją siebie. W dupie mam to, co robi jakaś laseczka w gołcach za 5000 zł, jak to powiedziałeś, czy kogo tam pasut na boku kręci. Bo dla mnie zarówno ta laska, jak i pasut to kretyni, rozumiesz? Ludzie, na których nie patrzę. Nie widzisz w tym sensu, że lepiej byłoby skupić się na sobie, jeżeli chcesz widowni realnie przekazać jakieś wartości, to mógłbyś po prostu pokazać im, słuchajcie, na siłowni najlepiej takie ćwiczenia, taka dieta, jeżeli chcecie być atrakcyjni, to załóżmy, czytajmy książki, a nie pokazujesz im, patrzcie, pasut bzyka, ale robi to tylko dlatego, że kobiety są głupie, Gold zdał jej zasięgi, bo ona szczek, kogo to kurwa obchodzi? Nie mówiłem, że patus rucha, bo kobiety są głupie. I parafrazuję, bo nie da się ciebie słuchać dłużej, bo wyłączam się momentami, to ci mówiłem i nie mówię tego jako obrazę. Jak wpadasz skąd w ciąg pomysł, wypowiedzi, skąd pomysł, to zapętlasz się. Skąd pomysł, że ja na przykład nie mówię ludziom, że nie mówię o ćwiczeniach nic, skąd pomysł, że nie mówię o dbaniu o siebie, że żebyś na przykład starał się być lepszy od siebie dzisiaj, jak byłeś wczoraj na przykład, bo wiele razy takie coś mówiłem. Z tym, że to są dwie strony tej samej monety jakby. Z jednej strony mówisz, żeby patrzeć na siebie, podnosić swoją wartość w ten czy w inny sposób, żeby zajmować się, żeby być lepszym od siebie samego. Tak, żeby na przykład zajmujesz się czymś, że masz jakieś swoje pasje, chcesz coś robić, to staraj się być najlepszym w tym, jak tylko możesz. Ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć o drugiej stronie, czyli na przykład jak funkcjonuje druga płeć, żeby chociażby mężczyzna wiedział, na co musi uważać. Tylko, że jest pewien problem, Karioner, bo wybierasz skrajne, poczekaj. Ale nie wybieram skrajne, tak, zobacz. To gość, ja poczekaj. Przykład, ale nie, no to patrz, dam ci przykład. Jeśli ja mówię, że 80% małżeństw kończy się, 50% małżeństw się rozpada, 80% wniosków o rozwód wnosi kobieta, głównie z powodu niezgodność charakteru. To ja w tym momencie nie mówię, że wszystkie kobiety wnoszą rozwód, tylko że jest szansa na to 80% i powinieneś uważać. Okej. Okay. Chcesz brać ślub? Proszę bardzo, tylko musisz uważać na to, że mogą być konsekwencje takie, że ona po prostu będzie chciała się rozstać. Tym bardziej, że zwykle jak jest jakaś relacja, nawet nie musi być ślub, tylko po prostu ludzie są ze sobą. Najczęściej, zdecydowanie najczęściej, nie zawsze, hashtag nie wszystkie, to kobieta decyduje o rozpadzie tej relacji. Ona decyduje, że ona pójdzie gdzieś już dalej sama, albo znalazła sobie kogoś innego i robi monkey branching. Dobrze. Karioner, niestety muszę... Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
46,3% jest z powodów niezgodności charakterów, nie 80%. Ja, Jezus Maria, ja nie powiedziałem, że 80% jest zgodność. Ale to nie poruszaj nic. O Jezus Maria, nie, ja powiedziałem, 80% rozwodów inicjuje kobieta. Najczęstszy powód, tego. Tak powiedziałem, nie. Najczęstszy powód to jest właśnie niezgodność charakteru, czyli nie, bez powodu. Nie, jeśli chodzi o przemoc, to nawet to z tego co wiem, nawet nie jest w pierwszej piątce powodów. Dobrze. O tym mówię. Okay. 80%... Dobrze, że naprostowałeś, bo powiedziałeś, Karioner, że 80% rozwodów jest z powodu niezgodności charakteru. Nie, nieważne, nie co prawda. Powiedział. Nieprawda, nigdy tak nie mówiłem. Poważnie, że powiedział. Oczywiście, 80% inicjuje kobieta, to mówiłem. Nawet inicjuje, a później powiedziałam, jaki jest najczęstszy powód. Dobra, kurde, wy się kłócicie jak dzieci. Co powiedział, a czego nie powiedział? Dobra. Gdzie generalnie okay, logika zdania początkowa nie ma znaczenia. Serio, no mniejsza. Przechodząc w ogóle do w zasadzie twojej osoby, nasunęło mi się takie pytanie. No. A w zasadzie moje spostrzeżenie. I tutaj mam nadzieję, że nikt z twoich widzów, bo głównie do twojej widowni mówię, nie odbierze tego za atak. Zupełnie szczerze uważam, że tym się różnimy, że nie mam. To jest naturalne, że mamy inne doświadczenie życiowe. Ja jestem w szczęśliwym związku i ostatnie, o czym myślę w życiu, to zgłębianie wiedzy emocjonalnej, związkowej kobiety, jak działają takie rzeczy, z prostej przyczyny. Takie rzeczy robiłem, jak miałem może 16-17 lat, poznawałem siebie, a aktualnie, kiedy jestem w szczęśliwym związku, wolę robić wszystko dookoła, bo są tematy ciekawsze. I wydaje mi się, że zrzesza was w community podobieństwa, czyli ty i twoi widzowie, ty po części ich szkolisz, ponieważ macie jakieś, załóżmy, przejścia ze związkami, wybraliście teraz drogę rozwoju, żeby być lepszą wersją siebie, żeby zrozumieć, jak działają kobiety, po to, żeby przynajmniej lepiej je, nie wiem, wyrywać, żeby mieć tą wiedzę. I zobacz, że tak naprawdę my rozmawiamy, to jest rozmowa szachisty de facto z mentorem podrywu. Ja w twoich... Nie jestem mentorem podrywu. A jakbyś się skategoryzował? Red Pillem? Tak w jednym słowie, żebym mógł cię skategoryzować. O, widzisz, to jest typowe, że ludzie lubią w szuflady wkładać. No ale musisz, ja jestem nie streamerem muszę szachowym. Jakim, no tak, ja nie muszę siedzieć w no to jesteś szufladzie. Streamerem jakim? Jedynie... Komentery? Masz mole w domu? Nie wiem, to komar. Jakaś mucha, komar wleciał. Nie, bo ja mam mole, wiesz? Zamykane. Ja mam mole żywieniowe. Ale komar wleciał. PTSD, no mniejsza. To jakby jakim jesteś twórcą? Jakbyś się nazwał to, co robisz w internecie. Szerzysz prawdę, tak często słyszymy, ale wiesz, że to jest sugerowanie troszeczkę... Już dobra, nieważne. To jest taka self-reklama, że ja mówię prawdę. No tak. Tak działają sekty. Nie sekty. Owszem, też nie, tak działają sekty. Słuchaj. No też możesz tak działać, nie mówię, że jesteś ja sektą. Ja ci mam coś takiego, zobacz. Część ludzi nawet nie rozumie, jak ja takie coś mówię, że zawsze mam rację. A jak się pomylę, to się poprawiam i znowu tylko mam rację. Tylko wieś, nie mówię, że zawsze ma rację. No o. I nie rozumiesz, co mówię. No ja mówię, zawsze mam rację, bo jak się pomylę, to się poprawiam i znowu mam rację, więc zawsze mam rację. Rozumiem, to jest żartobliwe. Oczywiście. Tylko ci mówię, jak to ja tutaj mówię? I co ja tu mówię? Że jeśli ja się mylę, potrafię się przyznać do tego i mówię, że jest inaczej. Na przykład, podam ci taki przykład odnośnie siłowni. Kiedyś, jak jeszcze zaczynałem swoje przygody z siłownią, czytałem różne magazyny, takie jakieś Flex, Muscle i tak dalej i było generalnie takie podejście, że nie powinieneś wcześniej zaczynać ćwiczyć, nie robić jakichś ćwiczeń jak martwe ciągi i tak dalej, jak rośniesz, ponieważ gdzieś tam się chrząstka miękka coś tam ściera i że nie urośniesz. Takie było gadanie. A to jest bzdura kompletna i potrafiłem się przyznać do błędu w sytuacji, kiedy Marcin Jezior mówił, że on nie potrafił znaleźć informacji, ja się wtedy uznałem, ja poszukam. I zacząłem grzebać i dokopałem się do badań różnych, które mówią wręcz przeciwnie, że właśnie ćwiczenia, jak jesteś młody, jak zaczyna przychodzić okres dojrzewania, nawet przyspieszają twój wzrost, bo podnosisz poziom testosteronu, jak ćwiczysz, przez co jeśli masz mieć 1,80 m na przykład, to ten wzrost szybciej osiągniesz. Nie, że będziesz miał więcej, nie będziesz niższy, tylko ten maksymalny swój wzrost szybciej osiągniesz. Że na przykład nie w wieku powiedzmy 18 lat, tylko w wieku 17 czy 16 lat będziesz już miał ten maksymalny swój wzrost. I to tak działa. Nie jest to jakieś, nie wpływa to negatywnie na twój wzrost tak naprawdę. I przyznałem się do błędu wtedy i o, proszę bardzo, dodukowałem się. Tak samo na przykład BCAA. Też proszę, myślałem, dobra, wierzę, że miałem, powiedziałeś coś głupiego, wyczytałeś z Wikipedii i poprawiłeś się, spoko. Nie, to nie było z Wikipedii, ja nie korzystam z Wikipedii. Dobra, no dobra, tylko też Karol, musiałbyś takie fakty prostować na bieżąco, bo jeśli ty coś powiesz... No i prostuję. No, masz kawę? Nie piję kawy. Nie pijesz kawy? Herbatę mam, ale gorzko, bo cukru nie jem. No dobra, to mogę sobie herbatę zrobić. Monsterka masz wziąć. Nie chcę Monsterka. A czemu? Red Bulla możesz wziąć. Nie, ale Red Bulla też nie chcesz, pije mi się energola. Kawę bym się napił, ale mogę zrobić herbatę. Herbata mocna może być jak chcesz. To dobra, też chcecie herbaty? Nie. Ja dziękuję. Nie chcę się za bardzo rządzić, gdzie to jest co, to powiedz mi mniej więcej. To tak, tutaj widzisz, kubki są różne.
Dwa. No są dwa. Nie, tam trzy powinny być, ale nie wiem gdzie trzeci. Weź sobie... zrobić komuś? Łzy wierzących. Weź łzy wierzących. Łzy feministek, łzy... Nie, tam jeszcze otwórz tam drugą szufladę. No. No ty tam... Twoja dziewczyna się cieszy. O tutaj. O, dzięki Arkol za rajda. No, łzy wierzące sobie możesz wziąć. Dzięki Arkol za rajda. No dobra. Dwa kubki. No. Bo stan doby też zrobię herbatę. Ja dziękuję, nie chcę. Ja no to wody. Sobie zrobię dwie. Ja się wodę napiję. Ja nie mam czajnika nawet. Jak nie masz czajnika? Nie mam. No ty chyba ogrzewasz z ciepłem domowego ogniska wodę. No szczerze, swoją energią ogrzewasz. Jak wodę bierzesz i zaparzasz? No jak gotuję, no to zaparam. W garnku. W garnku? No. No kurwa, herbatę będę w garnku robił? A jak? Dobra, przyjechał Warszawiak i już zapomniał jak jest. Dobra, wezmę garnek. Tutaj w tej drugiej. Tu? Tak, tutaj są. No dobra, niech będzie. Z płytki umiesz korzystać? Tak. Tu wezmę. To. Łapię ten. Czyli światy nie spalił. Więcej sobie wlej tutaj, bo tu się odparuje. No i normalnie, porządnie. Chyba nigdy nie robiłeś herbaty tutaj. W garku? Nie, nigdy. To jakaś symulacja? Słucham? Pytają, czy to symulacja? Co, nie potrafisz wyjąć? Za dużo orzeszków tam leży. Ale ty chudy jesteś, tak patrzę. No jestem szczuplutki. No właśnie, taki chudy. Byłem dzisiaj na siłowni, to trzeba było wcześniej przyjechać, to bym ci trening zrobił. Maksy byśmy robili? Podobne. Nie, Maksów ja bym nie. Dla mnie pizdą jest każdy, kto chodzi na siłownię i się tym afiszuje, ale to... I sugeruje, że ktoś powinien iść na siłownię. Narzucasz mi swoje każda wartości. Każda pizda, która nie ćwiczy, tak mówi. Ale człowieku, jak miałem 16 ale lat... Ale gdzie ty swoje wartości narzucam? Tylko ja mówię, że ej, no... Ale to jest tak samo, jak powiedziałem, a ja dzisiaj rozwiązywałem krzyżówki. I ten, kto nie ćwiczy mózgu, ten dla mnie jest, nie wiem, wiotki mięśniowo-głową. No, to wiesz, jest taka czytając sugestia. Czytając książki, ćwiczysz mózg? Na pewno. No a ty nie chcesz czytać książki, ja ci tutaj powiem. No nie jakimś red pillu. Ale jakim red pillu? To jest na przykład, proszę bardzo. Dobrze, nie potrzebuję wiedzy, jakbyś mężczyzną, szczególnie ale od ciebie. Ale jakim jest mężczyzną? Okej, okay, Wszechświat Ciszego, to może być fajna książka, nie neguję. No właśnie. Nie neguję tego, jakby nie chcę być do niej od razu źle nastawiony. To jest po prostu... Lorenz Krauss, Wszechświat z niczego. Tutaj tak, do twoich widzów mówiłem, to tak? Jest, kiedyś chodziłem to widzowie książkę, na siłownię. Niech twoja dziewczyna przeczyta. Chodziłem kiedyś na siłownię, aczkolwiek... Miałem książkę. To miałem 16 do 18 roku życia mniej więcej, tylko że robiłem to w celu, żeby bardziej się sobie podobać, zbudować pewność siebie i po czasie doszedłem do wniosku, że dużo lepiej osiągnę to po prostu rozwijając się. Nie satysfakcjonowała mnie siłownia, to powiedziałem twojej widowni. Piesek ty tu nie chodzi. Siłownia to podstawa, nie, ale go boli, że na siłkę nie chodzi. Oni są teraz ironiczni, to dowcip? Czy... Ja ci powiem coś takiego, że generalnie jak... Masz problemy jakieś ze swoim zdrowiem psychicznym, musisz zacząć od podstaw, a podstawą jest twoje ciało. Masz depresję i pobiegaj. A ja się dobrze czuję. Depresja to jest stan umysłu. To nie jest jakaś magiczna choroba. Lilith. Jestem depresją. Nie. Nie wiem, to jest po takie nieważne. Nie widzowie, ja się z wami zgodzę. Oczywiście chodzenie na siłownię, wystarczy ja ci powiem coś takiego, że wystarczy powiedzieć, depresja nie istnieje i ci gwarantuję, że za chwilę przyjdą PR-owcy od depresji, którzy będą bronić pazurami i zębami. No, depresja, przecież to jest choroba straszna. Nie, to celowo się ale Peterson twierdzi, że mnie nie obchodzi, mnie są tam pierdoli w depresjach, to mnie nie obchodzi. Generalnie to ja ci, chwileczkę, tylko dlatego, że się mogę z czymś zgadzać w jednej kwestii, nie muszę się zgadzać w drugiej. Twierdziłeś, że jest największy ekspert i że jest bardzo inteligentny. Nie, powiedziałem, że jest psychologiem. Tylko dlatego, zobacz, ona przykład bierze z moją kwestią. No uważam, że farmazonie. Bo to jest fakura. Czyli używasz kogoś autorytetu tylko w tematach, które ona. 10 złotych. Zjadłeś słowo tylko inicjuje, ale to fakt 80 inicjuje kobieta, ponieważ nie ma nic do stracenia. Uważasz, że to jest bardzo dziwne, wybiórczo traktować kogoś jako autorytet w konkretnych tematach, a kogoś nie traktować. To znaczy, że potrafi myśleć. No ale czy nie dyskredytuje go to, że wierzy magicznie ludziki w innych tematach? Ale czyli co, jeśli. No mówiłeś, że powołałeś się w sobotę, jak rozmawialiśmy, że. Ale to jest. Ale poczekaj, Karioner. Nie, nie jest idiotyczne. Czy ty wychodzisz z założenia, że jeśli ktoś. Ma rację w jednej kwestii, to na pewno ma rację w innej kwestii. No tak nie jest. Nie stwierdzę tego. To tak jakbym ja mówił o siłowni, jak ćwiczyć, bo mam jakąś wiedzę, w takim razie automatycznie na pewno mam rację, jakbym mówił, no nie wiem,
O kimś innych farmazonach, dobrze, których ale, ja nie mam pojęcia. Ale ty mówisz o innych kwestiach, a ty powołałeś się na to, że on jest psychologiem klinicznym, jednym z najlepszych, najbardziej popularnych na świecie i powoływałeś się na to, że według jego słów inteligencja emocjonalna nie istnieje. Nie powiedziałeś coś takiego. Czyli zostajemy w temacie psychologii, po czym on twierdzi, to jest temat psychologiczny. Nie jest psychologiczny. Jest depresja. To nie jest światopoglądowy. Jeśli chodzi o to jest temat psychologiczny. Karioner. On mówi, że depresja... Nie zmieniam tematu. Ty próbujesz zmanipulować wypowiedzi. Magiczne ludziki. Ale to tego mówię. Ja się z nim nie zgadzam. Jeśli chodzi o twoją magiczną depresję. Czym jest? Ale depresja jest tym samą kategorią psychologią, co jest inteligencja emocjonalna. Z czym jest? Nie ma czegoś takiego jak inteligencja emocjonalna. Dobrze, a teraz ja ci powiem trzech znanych psychologów, którzy twierdzą, że inteligencja nie emocjonalna obchodzi istnieje. Mnie farmazony. A nie istnieje czy to, bo dobierasz sobie narrację po to, co ci pasuje. Właśnie ty to robisz. Nie, ty to robisz. Karioner cały czas to robisz. Ty to robisz. Stosujesz manipulację tylko i wyłącznie po to, żeby dopasować się pod to, co mówisz. Myślisz, że jak będziesz głośniej mówić, to twoje argumenty są. Nie, Karioner, po prostu nie dajesz mi dojść do słowa, ciągle mi przerywasz. Nie przerywam. Możemy odpowiedzieć woda i policzymy w ciągu 10 minut, ile razy przerwałeś. Okej, no to stary. Ja zauważyłem, że ty mi dobrze, przerwałeś. Dobrze, Bartek, czy uważasz, że Karioner przerywa? Uważam, że nie potrafi się rozmawiać obaj. Okay. Ja uważam, że ty mi też wchodzisz w zdanie, więc jeśli ty mi wchodzisz w zdanie, co zacząłeś pierwszy robić, to nie widzę powodu, czemu miał być problem, jeśli ja tobie wejdę w zdanie. Okay. Jeśli ja kogoś wyzywam, to ja nie mam problemu, jeśli ta osoba mnie zacznie wyzywać na przykład, tak? A ja cię nie wyzywam. Nie, ja to dałem jako inny przykład. Okay? Chodzi mi o to, że po prostu ty, Karioner, fajnie pod swoją narrację formułujesz myśli i czasami po prostu ja chciałbym, dlatego ci wchodzę zdanie i mówię ci, Karioner, czy mogę się odwołać depresja do tego, to dlatego mówisz bardzo dużo rzeczy. Zakładamy foliową czapeczkę widzowie. Byłaby ciekawsza i bardziej merytoryczna, kiedy mówilibyśmy na bieżąco, odwoływali się do swoich słów, a po prostu czasem jak ty mówisz bardzo dużo rzeczy, to ja mogę się trochę delikatnie pogubić w tym, bo no wiesz, dużo bardzo rzeczy się mówi naraz i ciężko się w tym wszystkim połapać. Tak, mógłbym notować, rzeczywiście jest to mój błąd, mogę się do tego stosować, tylko na przykład jeśli ty zaczynasz notować, no to jeśli masz taką podzielność uwagi, żeby jednocześnie notować poprzednie słowa Bartka czy moje i jeszcze słuchać do tego, co on dalej mówi, to jest delikatnie jakby wybija cię z rytmu, więc dlatego nie mówię ci, nie próbuję ci wbić się w zdanie, tylko próbuję na bieżąco się odwoływać, do czego ty nie dopuszczasz, bo mówisz, że nie skończyłeś tematu. No to też na bieżąco się odwołuję przerywając. I teraz tak, jest coś takiego jak multitasking? No jest. Nie ma. Szachmat, nie ma. Jest switch tasking, nie ma multitasking. Okay. Nawet komputer robi switch tasking, twój umysł też robi switch tasking, po prostu zjedziesz na prawo, włączasz. Możemy okno otworzyć, proszę? Dlatego ja ci, wiesz co ci mówię? Bo ty mówisz, że tu notujesz, tutaj, że nie. No właśnie, czy, okay, czyli powiedziałeś, innymi słowy, notuję, ale po chwili się przełączam i dalej słucham. Czyli w momencie, kiedy notujesz, nie słuchałeś, co mówi Bartek. Dlatego notowanie w trakcie dyskusji nie ma sensu. Nie, nie ma sens. Uricjel, 1 zł 30 groszy. I z tą tasją, skoro jeszcze zwierzący, to czemu twoja dziewczyna teraz streamuje bez twojego pozwolenia? Ale według swojego podejścia jest multitasking. No bo jest multitasking, ale nie ma. Czyli według twojego podejścia, w momencie, kiedy zaczynasz notować, przestajesz szukać Bartka, tak? Multitasking, Jezus. Okej, dobrze, zakładamy, żyjemy w świecie, w którym nie ma... Dobrze, żyjemy w świecie, w którym jest tylko switch tasking. Czyli w momencie, kiedy ty bierzesz notes i długopis i zapisujesz słowo, nie słuchasz tego, co mówi Bartek albo ja. Jak myślisz, jak osoba prowadzi samochód? Nie, odpowiedz na to pytanie. Odpowiadam ci na to pytanie. Jeśli osoba prowadzi samochód, słucha muzyki, jeszcze gada z kimś przez telefon, czy jest w stanie dalej prowadzić ten samochód? Na pewno z mniejszą efektywnością przez to, że jest rozkojarzony. Bo switch tasking robi, dlatego na przykład jak osoba robi takie kilka rzeczy, jeśli wyskoczy ktoś gwałtownie na drogę, może nie zdążyć wyhamować albo ominąć przeszkody. Z tym, że i tak jesteś w stanie funkcjonować, na przykład słuchać sobie muzyki i prowadzić, prawda? I ewentualnie rozmawiać przez telefon w jakichś takich luźniejszych warunkach. Tylko dlatego, że ja sobie notuję, nie znaczy, że nie słyszę, co ktoś mówi. A właśnie notuję sobie też po to, żeby lepiej zapamiętać to, co ktoś mówi. Bo na przykład jak sobie zanotuję, to od razu sobie odświeżam pamięć, co dana osoba mówiła, żeby się do tego odnieść. I była mowa o tym, że tylko dlatego, że ja z kimś się zgadzam w jednej kwestii, nie muszę się zgadzać w drugiej. I wtedy wspomniałam o tym, że na przykład ten Peterson wierzy w magiczne ludziki. No i to jest inna kategoria. I to masz prawo, ale psychologia, inteligencja emocjonalna i depresja to jest ta sama kategoria. Nie jest ta sama. Jest ta sama kategoria. Tylko no dlatego, okay, że coś jest z dziedziny nie psychologii, nie od razu oznacza, że to jest ta sama kategoria. To tak jakbyś powiedział, że islam i chrześcijaństwo to jest to samo, tylko dlatego, że jedno i drugie to jest religia. To są dwie
odmienne religie, zupełnie. No nie, Karol, to jest totalnie inny przykład, bo ty mówisz nie, o totalnie no, sprzeczne no, słuchaj, ze sobą religię. Psychologię jako całą w sobie próbujesz do jednej rzeczy przyrównać, no to tak nie działa, no. Tylko dlatego, że ktoś na jakieś psychologiczne rzeczy może mówić ok, nie znaczy, że w innych może, nie będzie się mylić. No to on jest tym ekspertem od psychologii najbardziej szanowanym, czy nie jest? Słuchaj. Czy tylko w niektórych tematach, które ci pasują pod narrację. Ale czy ty słyszysz, że ja nie muszę się ze wszystkim zgadzać? No, słyszę, ale jeśli dobra, powołujesz się na czyjś autorytet, to no, powinien być on autorytetem w tym temacie. No to w konkretnym temacie. Karolina, to jest bardzo wygodne dopieranie sobie czegoś takiego. To bo... się nazywa myślenie. Nie, to się nazywa myślenie. Tak. Bo ja też sobie mogę wybrać wszystkie statementy jakiejś osoby i tak dalej. Ale czemu mam się zgadzać z kimś ze wszystkim? A czemu uważasz, że masz większą wiedzę... Słuchaj, czemu mam się zgadzać z kimś ze wszystkim? Nie musisz się zgadzać, tylko no czemu uważasz, że masz większą wiedzę niż Jordan Peterson w temacie psychologii? W którym miejscu coś takiego powiedziałem? No powiedziałeś, że nie musisz się z nim zgadzać. Tak, nie muszę się z nim zgadzać. No nie musisz się zgadzać. Powiedziałem, no nie że mam większą wprost, wiedzę od niego. Nie powiedziałeś wprost, ale nie zgadzasz widzisz? Się. I tworzysz chuchoły. Dobrze, to teraz, ja zastosuję twoją narrację. Czyli, czy Jordan Peterson jest świetnym psychologiem? Jest. Wybitnym. No. Okej, okay. Czyli w takim razie on całe życie to studiował, ma na ten temat wiedzę ogromną, czy większą od ciebie? Na pewno. Okej. Okay. Czy w takim razie, jeśli on, mimo że studiował całe życie, ma większą wiedzę od ciebie w temacie psychologii i nie wierzy w inteligencję emocjonalną, ale wierzy w depresję... To nie jest kwestia wiary. Ale okej, okay, dobrze. To on stwierdza... Dobrze, źle dobrałem słowa. To on stwierdza, że nie istnieje inteligencja emocjonalna, no, ale stwierdza, też stwierdza... Dobrze, to jakiego słowa powinienem użyć według ciebie? Nie, Karioner, bo tak, to nie ma sensu taka dyskusja. Jak się czepiasz słówek, dobrze... Będę się czepiał słówek. Jakie mam użyć? No teraz zobacz. Ja na przykład mam wiedzę ekspercką na temat relacji, dynamiki relacji. Mam wiedzę ekspercką, nie boję się tego powiedzieć, mam wiedzę ekspercką na temat dynamiki relacji. Komuś nie musi się podobać... Ty masz wiedzę ekspercką? Tak. Zdecydowanie mam wiedzę ekspercką na temat dynamiki relacji. A masz jakieś publikacje naukowe? Daj mi skończyć mówić. To sprawdzę z ekspertem. Daj mi skończyć mówić. Zobacz. Mam wiedzę ekspercką na temat dynamiki relacji między kobietami i mężczyznami. I tylko dlatego, że mam wiedzę ekspercką w tej dziedzinie, czy ty się ze mną zgadzasz ze wszystkim w tym momencie? Nie, ale ja no widzisz, czyli można się nie zgadzać z kimś, nawet jeśli ktoś jest ekspertem. Ale wiesz, jaka jest różnica między tobą a Petersonem? No, a, czyli co, jeśli ja będę miał dyplom na ścianie, czyli jak sobie wydrukuję, to wtedy będę bardziej wiarygodny. A, wydrukujesz sobie dyplom? Na tym polegają studia! Mordo, wydrukuj sobie z Paint'a dyplom w temacie. Tak, bo najwyraźniej u ciebie, według ciebie, wiedza czyjaś jest tylko wtedy wiarygodna, jak jest to na papierze. Nie, nigdy, tak, ja nic takiego nie powiedziałem. Nic takiego nie powiedziałem. Ja nie mówię, że nie przerywaj mi teraz. Nie przerywaj mi teraz. Ja już mówiłem wcześniej, nawet jak zaczynaliśmy streama, że wiedza, którą ja posiadam na temat dynamiki relacji, to nie jest coś, co ja się nauczyłem w jeden dzień, w dwa dni czy w tydzień, tylko wiele lat mi to zajęło i to czas, jaki się poświęca na to, żeby zgłębić jakiś temat, szukanie jakichś różnych źródeł, weryfikowanie tego, to jest tak, jakbyś ty studiował, jakbyś magistra robił, bo jak idziesz na studia, nie wiem, czy byłeś na studiach, ale jak jesteś na studiach, to tak naprawdę to ty sam pracujesz i ewentualnie jest jakiś, czy to jakiś promotor, czy jakiś wykładowca, który cię gdzieś nakierowuje. I sam tak naprawdę się uczysz. Przekazuję wiedzę. Ja posiadam wiedzę ekspercką, ponieważ się edukowałem przez wiele lat na ten temat. Gdybym na przykład ten czas, który to poświęciłem na to, żeby Dawid zgłębić Ozdóbka, dany temat, tak jak 4,65 zł, to mógłbym śmiało, kiedy że będzie stream z Lola? Tego, gdyby były studia o takim dobrze kierunku, rozumiesz? I to mam, o to mi chodzi. No właśnie, ale czyli... Dlatego mówię, tylko dlatego, że ja na pewno zdecydowanie więcej wiem od ciebie na temat dynamiki. Czemu tak zakładasz? Skąd tym wiesz? Bo słyszę, co mówisz. A, okej. Okay. Czyli, ty wychodzisz z błędek, bo wychodzisz, to jest twój problem, że słyszę, wychodzisz z jakiegoś mówisz założenia. Słyszę, wychodzisz co z jakiegoś założenia. Bo nawet negować, jak Xem próbował negować, to na przykład to, co mówił Patus na zgrzycie i próbował to argumentować na zasadzie, że nie ma racji, ponieważ ćpa. To tak jakby powiedzieć, że ktoś nie może wypowiadać się na tematy poprawnej jazdy po ulicach, ponieważ przejechał raz na czerwonym świetle. Tego typu argumentacja. Ale Karioner? Nie, na swoim streamie powiedziałeś, że kto padł, zgadł głupoty, bądź punem. Dobrze, czyli mówię, że tak nie mówiłem, ale mam na tyle w to wywołałem, że możesz tak mówić. Dobrze, czyli Karioner, płaskoziemca jest ekspertem w temacie płaskoziemców i gdyby były studia płaskoziemskie, to on by był ekspertem w tym temacie. Tak. Ale nie ma, bo Ziemia nie jest płaska.
Ale wiesz, że da się łatwo to zweryfikować. Ale zobacz, wychodzisz jak zwykle z jakimś chochołem, z jakimś farmazonem. To łatwo jest sprawdzić. Wystarczy, niech on poleci sobie samolotem, niech poleci sobie w kosmos i sobie sam to obserwuje. Wystarczy wyjść na ulicę i widzieć, że ty pierdolisz kłopoty. Właśnie odwrotnie. Właśnie jeśli posiadasz wiedzę, posłuchaj, jeśli posiadasz wiedzę na temat dynamiki relacji i wyjdziesz faktycznie, to nie tylko, jeśli rozumiesz już to, na czym to działa, że jakie jest, jakby powiedzieć, jakie jest jądro Red Pilla, że tak powiem. Jaki jest fundament. Jądro Red Pilla brzmi delikatnie. A jądro Ziemi jak wygląda? No, no Jezu, no. Dobrze, Karioler. Opiera się między innymi na hipergamii kobiety. Jak rozumiesz, co to znaczy. Peterson tak się składa, że też wspomina o hipergamii, skoro już mówisz o Petersonie. Ale jeśli posiadasz pełną wiedzę na temat dynamiki relacji, zaczynasz pewne rzeczy już lepiej dostrzegać. Generalnie, jeśli... Osoba, mężczyźni zwykle, jak wejdą do jakiegoś miejsca, do jakiegoś klubu, gdziekolwiek, nie są w stanie ocenić, jaka jest relacja między jakimi ludźmi. Kobieta ma inaczej, ona szybciej potrafi ocenić, kto, jaką ma dynamikę relacji z kim. Natomiast osoba, która ma wiedzę, jakiś mężczyzna, który ma taką wiedzę, potrafi podobnie jak ta kobieta, tylko więcej czasu mu zajmie ogarnięcie, jaka jest relacja. Jak idziesz do jakiejś galerii, czy siedzisz na przykład w metrze, widzisz to po prostu. Nie jesteś w stanie już tego nie widzieć. Na tym to polega. Oglądasz jakiś film, no widzisz, że są jakieś farmazony, idziesz do galerii, widzisz jakaś dynamika relacji, że na przykład jest kobitka, jest dziecko i jest chłop, który jest byciakiem, który po prostu... Co znaczy byciakiem? Nie wiem. Nieistotne. No, istotne. No moi widzowie będą wiedzieć, twoi nie muszą. No, ale jest chodzi, jakiś beta provider, ona w sumie nosi spodnie w relacji, co widać, że rządzi chłopem, i od razu wiadomo, że na przykład taka relacja nie przetrwa i że na pewno będzie problem. Ale nie, słuchaj, 465 groszy. Co tam Zupcio dotyka Karionera, Karioner jest hetero. Że relacja mini krewety i tej Paulinki, że się rozpadnie, bo przecież on jest karłem. Ale dla mnie to niech nawet wysoka, uprawiają riming i niech oni liże dupę, stary. Chodzi o to, żeby być szczęśliwym, a nie dominatorem, samcem alfa, beta, samco dupnym redpilowcem, który wpierdala tylko mięso, jeździ tylko autostradą, ogląda TVN Turbo i bije babę. No. Czyli jesteś za hedonizmem. Jestem za tym, żeby być szczęśliwym, a czyli dla hedonizm. Mnie tylko skrajnie zagubione osoby takie coś pięknego jak emocje rozkładają na emocje czynniki pierwsze. Tak, emocje bazują na partnerstwach, to mówisz, związki bazują na emocjach, na uczuciu miłości. I tyle. Oto cała filozofia. Trzeba być naprawdę smutnym i nie mieć partnerki, żeby wierzyć w takie rozkładanie tego na czynniki pierwsze. Nie ma partnerstwa. Ty chcesz studiować, stary, coś, co idzie od... A nie pomyślałeś, że... Od serduszka. A nie pomyślałeś o tym, że na przykład ja... Mam akurat tak, że mi daje te twoje magiczne szczęście to, że ja coś na czynniki pierwsze rozkładam, że mam umysł analityczny i lubię takie coś robić. Dlatego nie twierdzę, że jesteś turbozjebem, tylko lubię się bebrać, na swój sposób. Lubię się bebrać w jakichś wykresikach, w jakichś danych, w jakichś badaniach, dlatego to zgłębiam sam, bo to nie bierze się znikąd, że ja coś takiego mówię. Na przykład skąd ja wiem, że dajmy na to najczęściej, jeśli chodzi o przemoc w domu, nawet niesprowokowaną przemoc w domu, to częściej kobieta inicjuje jak mężczyzna. Skąd wiem, że na przykład płacz dziecka, jeśli jest to chłopiec, kobieta patrzy na to negatywnie, a jak jest to dziewczynka, to patrzy pozytywnie, a mężczyzna patrzy neutralnie. Skąd to wiem? Że to ja sobie to wymyśliłem? No nie, no ja zgłębiam różne badania na ten temat. No dobrze, to teraz zadam ci inne pytanie. Skąd ludzie, mężczyźni, sięgają w ogóle po takie coś jak... Czekaj, na chwilę ci przerwę. Zwrócę się do twojego czatu. Nie musicie mnie oznaczyć, bo ja tak tego czatu nie czytam, tylko widzę ścianę tekstu. Ale oni zaczynają dlatego, powiedzmy, na twoim koncie. Rozumiesz? To tak jak, z twojego konta to jest Twitch, więc nawet oznaczają ciebie. No nie, bo tu widzę na czerwono. No ale dlatego, bo to jest twoje konto. Ale tak, ale mi tylko chodzi o to, że nie muszą mnie oznaczać, bo i tak tego nie będę czytał. To co to, ale to żeby banować każdego? Nie, nie, że banować. Nie, od razu wszystkim. Ale ja nie mówię, po prostu... Ja żartowałem i nie było to śmieszne. Ja jedynie mówię, że jak oznacza, że ja od razu mam wrażenie, że on próbuje do mnie coś, żebym ja odpowiedział. To jak ktoś, to my mamy... Jeśli ktoś liczy, że ja na coś odpowiem, to tego nie zrobię. Dobrze, ja ale nie zadał o to pytanie. Szanujmy się na sobie. Tylko dobrze, tylko tu chodzi o to, że czat Bartka, jeśli się zwraca nawet do nas, to muszą oznaczyć Karionę, żebyśmy mieli to podświetlonego. Ale ja nie widzę niego oznaczonego nigdzie. No, ale bo jak będzie oznaczony XN, to się dość nie wyświetli, bo to jest czat z twojego konta. Ja rozumiem to. Z tym, że jeśli ja na przykład widzę, jak ktoś oznacza... Nie spamuj ziomek cały czas tą samą wiadomością. No, właśnie ja mam wrażenie, że po prostu... Ktoś liczy, że nie wiem, ja czytam to, czy że się odniosę. No nie odniosę się, dobrze, po prostu nie chcę, żeby tracił czas. Dobrze, po prostu nie chcę, żeby tracił czas. Dobra. Dobrze.
Ja bo mam... nawet jak u mnie oznaczają, okay. No to też za bardzo nie zwracam uwagi. Dobra, ja mam takie pytanie, Karioner, bo ty powiedziałeś coś takiego, że posiadasz pełną wiedzę ekspercką na temat hiperdynamiki relacji. Nie, powiedziałem coś takiego. Uwaga, Karioner, ja przeczytałem dynamiki, to uwaga, muszę wam obu przeszkodzić, bo bardzo podoba mi się pomysł widza z czatu. Wnoszę wniosek formalny o zmianę w sposobie prowadzenia obrad. Jako minister tego posiedzenia oznajmiam przemiłowi wobec, że od teraz, kiedy ktoś zaczyna wypowiedź, ma 2 minuty, a kto mu się wtrąca, to jest beta. Mówisz? Nie alfa, kurwa. I koniec. Zobaczymy, kto tak naprawdę jest tutaj prawdziwym samcem. A wiesz, ja i tak mam to w dupie. Możesz mówić beta, możesz... Bo jesteś hop, takim kolej. Alfa, że ja pierdolę, nie. A może nas poszanujesz, jeśli będziesz te 2 minuty słuchaj, mówił. No, nie no, ja... Okej, okay, włączam start. To kto teraz mówi? Przerwałeś mu. Ja też, kurwa. Jeszcze raz. Po prostu jak ktoś będzie mówił, ustawmy te 2 minuty. Jo, proszę bardzo, 2 beciaki od razu. Dobrze, wracając generalnie do poprzedniej wypowiedzi, to teraz ja puszczę sobie te 2 minuty. Mówiłeś o tym, że szczęśliwy jesteś, kiedy rozkładasz coś na czynniki pierwsze i uważam, że masz do tego pełne prawo. Nawet jeżeli ja postrzegam twoje poglądy jako, powiedzmy, szkodliwe, bo w niektórych kwestiach tak uważam, to mam do tego pełne prawo, tak jak ty masz do tego pełne prawo, żeby je, uwaga, szerzyć. Ja już znam cię na tyle, że wiem, że piszesz pytanie, jakie twoje poglądy są szkodliwe. Powiem ci wprost, większość. Natomiast jest też wiele rzeczy, z którymi się zgadzam. Jednakże to z tobą jest coś takiego, że potrafisz powiedzieć fakt, z którym się zgadzam, po czym mówisz 3 rzeczy, które totalnie przekreślają wypowiedź. Okej, jesteś barwną jednostką. Dlatego teraz uważam, że... O, wróćmy do pytania, które chciałem ci zadać. Skoro mówiłeś... To ładnie pasowało w tą wypowiedzi poprzedniej i zapomniałem, czego się dotyczyło, więc zadam stricte pytanie. Jak myślisz, jakie osoby poszukują, pan, to znaczy, czym jest Red Pill, Blue Pill, Black Pill i ostatecznie trafiają ale na ty Xen pierdolisz. Jaki miałeś szczęście w karuzeli genetycznej. Nie znasz krucie, zwykłego życia. Nie masz pojęcia, co kobiety potrafią zrobić z mężczyznami. Przez życie. Czyli taka typowa narracja, kto cię skrzywdził, więc najczęściej mężczyznę musi ktoś skrzywdzić. Ja zadam tobie pytanie, żeby on zaczął się chcieć edukować. I często jest tak, że ma pewne fazy, takie są te jakieś tam fazy, takie, że tu odrzucenie, bla, bla, bla i tak dalej, to musi uważać, żeby właśnie nie poszedł w czarną pigułkę, bo to się inaczej nazywa Red Pill Rage, po prostu zaczynają do niego docierać pewne rzeczy, które są uzupełnione w rzeczywistości, Te Bartek, ten w środku to twój zagubiony brat bliźniak, bo gdyby nie był zarośnięty, to taki trochę drugi ty. A w zależności od tego, jak długo żył, no to, no sorry, no jeśli ty masz na przykład 30 lat i raptem się okazuje, masz na te 30 lat i się okazuje, że wszystko, w co wierzyłeś, to jest bzdura, no to ciężko jest to przyjąć, że jest inaczej. Ja, u mnie na przykład takiej fazy nie było, ponieważ ja szukam prawdy. Mnie obchodzi prawda, jeśli ja widzę, coś jest nie tak, zaczynam badać i patrzę, o, a to dlatego. I teraz i wtedy mam wręcz odwrotnie, nie miałem nigdy takiego wkurwienia, tylko takie, o, rozumiem. I ja mam do ciebie z kolei pytanie. Podaj mi przykład, co uważasz za szkodliwe w tym, co mówię. Bo chciałbym się wtedy do tego odnieść, bo ja lubię na konkretnych przykładach też funkcjonować. Jeśli ktoś mówi, że coś jest szkodliwe i że o, z większą rzeczą się zgadzam, ale z czymś się nie zgadzam, to podaj po prostu przykład. Bo ja lubię konfrontować takie rzeczy. Okej, to nawet nie muszę puszczać stopera. Opowiadałem się, że odpowiadałem na to ostatnim razem, że wiele jest takich rzeczy i ja ich nie punktuję, nie notuję ich w głowie, ale mogę ci obiecać, że jak będzie teraz coś szkodliwego, będę sobie, nie szkodliwego, tylko z czym się nie zgadzam, to będę ci mówił. Jednakże weźmy pod uwagę, że ja mogę mieć swoje zdanie, ty swoje zdanie. Ja nie prowadzę kanału takiego jak ty, żeby instruować widzów, jak być kimś. I nie szerzę, powiedzmy, to można nazwać ideologią Red Pill, czy to jest... Nie, to nie jest ideologia. A co jakby szerzysz? Prawdę. To ja nie szerzę prawdy. Nie jestem zbawcą. Po prostu mówię jak jest i tyle. A to jak to przyjmie tę informację, to mnie nie interesuje. Spoko. Wracając jeszcze do twojej wypowiedzi. Fajnie, że powiedziałeś to, że ktoś, kto szuka tej wiedzy, musi zostać skrzywdzony i uważam, że każdy w życiu na swój sposób jest skrzywdzony w różnym kalibrze, co jest zrozumiałe i życzę każdej takiej osobie szczęścia, nieważne jakie osiąga. Jeżeli faktycznie pomagasz takim osobom, sam sobie pomagasz w tych przekonaniach i funkcjonowanie z twoimi radami komuś realnie pomaga, to rób to. Uważam jednakże, że są też inne sposoby, żeby posiąść szczęście i nie muszą to być od razu postulaty, które jak się zastanowisz na chłodno, mogą kogoś obrazić. Sam mówisz, że jesteś niewrażliwy na hejt,
ale jednak jak spojrzysz prawdzie w oczy, to wiesz o tym, że większy zasięg doprowadza do większych pieniędzy, a żeby mieć więcej chociażby ludzi, którzy cię słyszą, muszą mieć ku tobie sympatię. Tak mi się wydaje. Zobacz, że ludzie piszą przykładowo, mnie w takim razie skrzywdzono za mało, nie znacie niczyjego, mówię bardziej do widzów, którzy ciebie oglądają, niczyjego bagażu doświadczeń, a oceniacie innych ludzi, szczególnie jeszcze kobiety, sugerując, jakie są ich wady. A w momencie, gdybyś w widzu drogi skupił się tylko na sobie i realnie próbował naprawić to, co może być ewentualnie twoim słabym punktem, byłoby ci łatwiej zaakceptować rzeczywistość, bo każdy był skrzywdzony. Nie jestem urodzony z domu z posagiem, to nie jest średniowiecze, nie mam tytułu szlachcica ani pieniędzy po rodzicach. Teraz zobacz, ja ci powiem tak, że ja na przykład nie zgodzę się z tobą z tym, że na przykład jak się nie zgadzasz, to jest z definicji od razu szkodliwe. Bo ty powiedziałeś w sumie, jak najbardziej możesz się z czymś nie zgadzać, ja nie mam z tym problemu. Z tym, że to nie jest równo, tu nie można postawić równości. Nie zgadzam się, w takim razie szkodliwe. No bo nie jest szkodliwe. Tym bardziej, że ja mam sygnały od ludzi, którym faktycznie to pomaga. Dzięki temu, co ja mówię, mówię o tym, jak wygląda dynamika relacji, przez co mężczyzna uczy się chociażby tego, czego oczekuje druga strona, po to, żeby później być w jakiejś zdrowej relacji. I na przykład mam, to nie jest tak, że ktoś mi napisze, ale nawet jak ja jestem na jakimś evencie, czy na jakimś PGA, czy gdzieś, podchodzi do mnie ktoś, na przykład z dziewczyną, i mówi o tym, że strasznie przeżył jakieś tam rozstanie, ale dzięki temu, że jest teraz w świetnej relacji i świetnie się ze sobą dogadują i że ja pomogłem mu w tym, że on wziął się za siebie, że ma teraz fajny biznes kręcić i tego typu rzeczy. Więc jak najbardziej możesz się z czymś nie zgadzać, co nie można pozbawić znaku równości, że coś jest szkodliwe. I teraz tak, mówisz, że szczęście, szczęście. To jest hedonistyczne podejście, mówienie, że tylko chodzi o szczęście. Nie, to nie chodzi o to, żebyś ty był szczęśliwy. Obowiązek. Pewne obowiązki masz. Ani że szczęście, szczęście. Szczęście to jest wypadkowa spełnienia. Jak się spełniasz w życiu, to odczuwasz szczęścia. To jest uczucie, które szybko mija. Taki prosty przykład. Byłem na bushcrafcie. Mam ten materiał u siebie, tam gdzie robiłem taki szałas jakby. Ja to robiłem no, z kilkanaście godzin. Z 16, może 20 godzin robiłem. Byłem 3 dni. Komarów co niemiara. Generalnie z ziomkiem byliśmy tak pogryzieni, że mieliśmy czerwone ręce od własnej krwi. Gorąco, w sumie nic nie jadłem, głównie się piło. Cała masa pracy, a finalnie jak już to zrobiłem, to było takie fajne uczucie, właśnie to twoje szczęście, tylko że to mija. Zrobiłem i teraz przechodzisz do następnych rzeczy. Masz jakiś cel w życiu, chcesz coś osiągnąć, chcesz coś zrobić, spełniasz się w czymś i odczuwasz szczęście. Co tak jak mówię, mija. Czy jednak potrafisz czuć coś? No niestety, jestem człowiekiem. A nie uważasz, że to jest piękne, być szczęśliwym, czuć szczęście? Hedonistyczne podejście jest, jeśli chcesz skupiać się tylko na tym, żeby być szczęśliwym i tylko ja. Jaki cel masz życie, Karioner? Bo dla mnie życie nie ma sensu, musimy sami je nadać. No i zobacz, ja na przykład się z tobą tu zgodzę. No i ja z tobą też się w wielu kwestiach zgadzam. Nie mówię, że we wszystkim i nie mówię, że we wszystkim się nie zgadzam. A wiesz, co jest piękne w dyskusji? Że lepiej mówić o rzeczach, z którymi się nie zgadzasz. Do mnie często ludzie mają pretensje, że ja ciągle mówię i wszystko krytykuję. No ale no to czemu ja mam wziąć jakiś materiał, z którym się zgadzam i by dyskusja z tym materiałem wyglądała tak, że puszczam fragment i zgadzam się i puszczam dalej. Oczywiście. O, z tym też się zgadzam. No, to, że jest problem, bo... Częściej jak już nagrywasz takie jakieś komentarze, nazwijmy to, co też na streamach często to jest przeniesione, no to raczej mówisz o rzeczach, z którymi się nie zgadzasz. Możesz też inne rzeczy... Pytaliście, skąd zainteresowanie Red Pillem, więc tłumaczę. Rzuciła mnie dziewczyna, więc zapuściłem wąsa i zacząłem pierdolić do zakompleksionych wykopków. Jestem ciekawy, co zrobi twoja dziewczyna i Xen, jak spadniesz z rowerka szczęścia, zachorujesz, zbanują cię na Twitchu, przestaniesz zarabiać. Znajdzie się innego. No, ale Nighto stawiał się w roli eksperta, gdzie tak naprawdę ten Patryk trochę więcej wie na temat, czy tam hipertrofii, czy to jak działają sterydy i mówi o tym, że 99% na przykład kulturystów, no to sterydy, a Nighto tam pierdzieli 20%. No to ja na przykład zgadzam się z tym Patrykiem, kilka rzeczy od siebie mogę powiedzieć, no ale no trudno, żebym gdzieś tam coś więcej dodał, w momencie, kiedy on ma większą wiedzę na ten temat ode mnie, prawda? Na przykład nie mogę się z nim zgodzić z tym, że tylko dlatego, że poziom twojego testosteronu jest w normie, gdzie norma to jest między 260 nanogramów na decylitr do 1000, że w sytuacji, kiedy mamy coś takiego, że jest cała masa estrogennych substancji, czy to plastiku jest wszędzie, w wodzie są hormony żeńskie, nie, jakieś perfumy z fragrans, czy soja, to wszystko obniża testosteron. Ogólnie
poziom testosteronu mężczyzn średnio zaczyna coraz bardziej spadać, no to ja nie zgodzę się z tym, że tylko dlatego, że mam testosteron w normie, to nie mogę wejść na terapię zastępczą, no, bo jest testosteron w normie. No jeśli ja odczuję, jeśli ja czuję, lumpek z Karenera, koszulki, czuję, że coś jest nie tak, że jestem bardziej agresywny, że nie wysypiam się, łatwiej mnie jest jakoś wpaść w jakieś napady agresji, ciągle jestem zmęczony, to widzę, że coś jest nie tak, że na przykład mogę mieć za niski poziom testosteronu, idę się badam, wychodzi mi, że mam na przykład 300 czy 400, no niby jestem w tej normie, ale ja wolę mieć bliżej tego 1000. Tym bardziej, że u mężczyzn tak mniej więcej od 30 roku życia co roku o 1% ten testosteron spada, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest cała masa substancji, które negatywnie na ten testosteron też wpływają. Więc na przykład tutaj się z nim nie zgodzę i tutaj mogę coś od siebie dodać. Nawet swego czasu miałem z nim jakąś wymianę w komentarzach, mówiąc, że ja jakbym miał, nie mam problemu w pewnym wieku, na przykład, żeby taka terapia była jak najbardziej dla mężczyzn dostępna. Dobra. Czułeś? Dobra. Fajnie. Trzeba włączać, to tak. Trzeba pamiętać. Dobrze, to ja włączę, bo zapomnieliśmy włączyć tak, timera. No. Nic się nie stało, to nasz błąd, a raczej... No mój błąd, biorę na klatę. Nieważne. Nie, bo tam było krótkie pytanie i strasznie... No strasznie nie, no bo chyba... wiesz, no czasami nie... Nie, dobra, rozumiem. Okay. Nie da się czasami w dwóch słowach odpowiedzieć. Nie, zgadza się. Dobra, Karioner. Mówiłeś coś takiego, że zakładasz, że mam większe doświadczenie i większą wiedzę na temat związków niż ja, po tym sposobie, w jakim się wypowiadam. Coś takiego powiedziałeś. Nie słowo w słowo, no, coś w tym stylu. Parafrazując. Parafrazując. Nie cytuję. Użyłeś czegoś takiego. Czy nie uważasz, że nie za bardzo mnie znasz, nie znasz mojego backgroundu związkowego, mojego życiowego i tylko i wyłącznie zakładając na kilku powiedzianych zdaniach zakładasz coś takiego, to na przykład chciałbyś, żebym ja wychodził pod kątem do dyskusji z założenia, że na przykład jesteś skrzywdzony? Nie mówię, że jesteś, tylko że mógłbym wyjść z takiego założenia, że na podstawie tego, co mówisz, uważam, że masz takie skrajne poglądy, dlatego, bo na przykład jakaś kobieta cię skrzywdziła, wykorzystała cię albo cię zostawiła. Ja nie wychodzę z takiego założenia, bo chciałbym z tobą podejść do dyskusji obiektywnie, ale ty wychodzisz z takich założeń, które ci pasują pod narrację. Próbujesz nas zdyskredytować, próbujesz zrobić wszystko, żeby pokazać, czemu ty jesteś w jakimś temacie od nas mądrzejszy. No i robisz coś takiego. No i jakby dla mnie to jest słabe. I na przykład ludzie mówią, o, ktoś się wydzierał, a teraz siedzi cicho. No bo dla mnie trochę ta dyskusja traci sens, kiedy ty próbujesz w taki sposób przekręcić albo zdyskredytować rozmówcę, którymi my w tym przypadku jesteśmy. I wydaje mi się, że ani ja, ani Bartek ciebie nie obrażaliśmy, nikt do ciebie nie kierował, a ty ciągle mówisz, mam taką wiedzę na ten temat, jestem ekspertem, jeśli chodzi o jakieś relacje, kiedy... No nie jesteś w takim temacie i po prostu moglibyśmy się podzielić swoimi doświadczeniami, naszą wiedzą o ten temat, ostatnie ale ty uważasz, sekund. Że po prostu nie ma sensu o tym rozmawiać, bo ty jesteś ekspertem. Podoba mi się ten timer. Okej, więc tak, ja mam się odnieść do tego, tak? Możesz mówić co chcesz, Karolina, to twoje 2 minuty. Wychodzisz z założeniem, że mam skrajne poglądy. Nie mam skrajnych poglądów. To nie będę nawet tutaj wchodzić z tym w dyskusję, bo nie argumentowałeś, co niby jest skrajnego. Ja nie wyszedłem, nie powiedziałem takiego. Nie, powiedziałeś, że skrajne poglądy mam. Powiedziałem, z założenia mógłbym wyjść takiego. I słuchaj, ja po tym, co ty mówisz na temat dynamiki relacji, pewne twoje wypowiedzi, stwierdzam, że mam większą wiedzę i to nie jest nic złego. Ludzie ogólnie w Polsce, mam wrażenie, że mają problem z tym, są tak sztucznie, jakby to powiedzieć, skromni sztucznie. Ja nie czuję, lubek jako Szuleczki czuję, potrzeby udawać skromnie sztucznego w sytuacji, kiedy wiem coś. Nie mam problemu powiedzieć, że coś wiem. Okay. Dyskredytuję. Powiedz mi, w którym momencie, w jaki sposób coś dyskredytuję. Jak dyskredytuję? Jak mam wiedzę? No mam wiedzę. Nie wiem wszystko o wszystkich. Na przykład nie mam bladego pojęcia o życiu seksualnym Walenii. Jestem totalnie nic nie wiem. Okej? Okay? Więc nie wiem wszystkiego o wszystkim. Jestem, jakby to powiedzieć... Dobra, nie ma sensu rozmawiać, bo jesteś ekspertem. Wręcz przeciwnie, ja nigdzie nie powiedziałem czegoś takiego, że nie ma sensu rozmawiać na jakiś temat, tylko dlatego, że jestem ekspertem. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś się nie zgadza, zwłaszcza jeśli coś jest mówione publicznie, bo w sytuacji, kiedy jest to gdzieś kierowane do ludzi, którzy nie mieli z tym styczności i mogą posłuchać, ja nawet w takiej jakiejś dyskusji, to
tak naprawdę nie to, że ja muszę wygrać jakąś dyskusję, co najwyżej mogę ewentualnie kogoś przekonać do tego, co mówię. Nie mówię, że tak będzie, tylko jest na to szansa, że nawet jeśli jedna osoba posłucha i załapie, co ja mówię, zrozumie, no to myślę, że to jest warte tego. Okej. Okay. To teraz, ja kontynuując. Czemu uważasz, że próbujesz nas dyskredytować? No. Bo używasz takich słów, w taki sposób formułujesz zdania, które sprawiają, że my nie mamy tej wiedzy, albo nie mamy... Ja to tak odczuwam, może być w błędzie, jeśli tak jest, to odnieś się do tego, że ty jesteś ekspertem i nie możesz być w błędzie i wszystko to, co my mówimy, które jest niezgodne z twoją wiedzą, z twoją ekspertyzą, jest złe lub błędne, kiedy my możemy mieć inne doświadczenia i w inny sposób analizować jakieś sytuacje, które mogą być niezgodne z twoją wiedzą, a to nie znaczy, że jesteśmy w błędzie. A ja mam wrażenie, że wychodzisz z takiego założenia. Jeśli tak nie jest, to przepraszam, to jest mój błąd. Po prostu, no nie wiem, robisz takie rzeczy, tak jak z tym napinaniem wcześniej do kamery i tak dalej, kiedy ktoś się wypowiadał. No i co, to jest coś takiego, co powoduje, że się po prostu, no nie wiem, mi się na przykład tutaj chciała dyskutować w ten sposób. I co ty, co jeszcze powiedziałeś? No, niestety ja sobie nie zanotowałem. Co jeszcze mówiłeś? Z tym, że okej, nie masz wiedzy na temat na przykład jakiejś tam seksu czy życia miłosnego w Alenii i to jest normalne, tylko że nie rozumiem, po co jest ten przykład, bo jest on absurdalny, nie rozumiesz żadnego tematu. Rozumiem, że chciałeś pokazać w ten sposób, że nie jesteś wszystko wiedzący i że nikt z nas nie wychodzi z takiego założenia, ani nikt w ten sposób nie uważa, że taki jesteś. Po prostu wydaje mi się, że czasem jesteś trochę zbyt skupiony na tym, co jest i nie dopuszczasz innych, ja na przykład staram się w całej tej rozmowie, może się z tobą w większości czy nie zgadzam, staram się zrozumieć twój punkt widzenia, a odczuwam jakbyś, ty po prostu stwierdzasz, że nasz punkt widzenia nie ma żadnego znaczenia, bo ty wiesz jak jest. I jakby, no dyskusja z takimi założeniami nie ma według mnie żadnego sensu. Dzięki. Możesz powiedzieć, dopuszczę, jak będziesz chciał mówić. Okej. Okay. Już? No tak. Mówisz, bo używam słów. Dyskredytuję, bo używam słów. No a jak mam inaczej rozmawiać? No używam słów. Że tylko, nie wiem, może... Konkretnych słów używasz. Jakich na przykład słów? No używasz mechanizmów manipulacyjnych, karierowych. Nie. Zastopuję, żeby nie było. No. Że na przykład... Mówisz, że jestem ekspertem. Ja nie mówię, że jestem ekspertem, tylko że mam wiedzę ekspercką pewną. To jest różnica. A napinanie do kamery. To było celowe, żartobliwe, bardziej pod content, bo mimo wszystko to jest luźna rozmowa, luźny stream, więc ja sobie, jak ja widzę na przykład tylko siebie tutaj na kamerze, bo czaty zasłaniają, siebie tu widzę trochę inaczej. Jak widzę, że tutaj tak siedzę, no to się taką napiąłem dla żartów bardziej niż tego, nie? Tym bardziej, że jestem po treningu i tak patrzę, kurde, jeszcze dalej na kupa siedzi. Nie, no tak, no świeżo po siłowni. My jesteśmy z Bartkiem flakami, bo jechaliśmy 3 godziny. Zobacz, nasz ja punkt... jestem świeżo po wiaderku, nie? Że wasz punkt widzenia nie ma znaczenia. Słuchaj, ja miałem podobny punkt widzenia do was kiedyś. Po prostu mi się to zmieniło, więc wiem, że macie błędny. Macie prawo popełniać błędy. I macie prawo do takiego punktu widzenia. Po prostu ja to znam. Ja tam byłem. I teraz jestem tu. I po prostu tak, żebyś wiedział, że najczęściej mężczyzna musi przeżyć jakąś traumę w życiu, tę czy inną, żeby chcieć się edukować. Żeby zobaczyć, gdzie robi coś źle, gdzie robi jakiś błąd. Bo ja już od dzieciaka miałem tak, że czy jakaś była dziewczyna, jakieś tam uczucia się czuło i człowiek myślał, że z drugiej strony to jest zupełnie identycznie, że ona jest, skoro ja w ten sposób, to i ona. No ale to wszystko bzdura jest. Gdzie finalnie to tak naprawdę to nic innego, tylko hormony, te całe jakieś miłość i tak dalej, disneyowska narracja, to jest cały czas przepychana. To jest wszystko bzdura i tyle, no. I to nie jest kwestia tego, że ktoś skrzywdził i no nie wiem, że mówisz tak, bo nienawidzisz kogoś. No nie, po prostu nie odczuwam potrzeby gadać rzeczy, które ludzie chcą słyszeć. Tylko wolę mówić coś, co ludzie powinni usłyszeć. Okej. Okay. Czy coś czy mogę ja powiedzieć? Dobra. Dobra, Kerioner. Jakby ja też raczej nie jestem w swoim środowisku, jestem uważany za osobą kontrowersyjną, która raczej wypowiada się bezpośrednio w to, co mówi.
Może delikatnie się teraz ograniczam przez to, że jesteśmy gośćmi na kanale u Bartka i u Ciebie. Ty na YouTubie może nie masz takich zasad, Bartek jakieś tam na Twitchu ma, pod którym chcąc czy nie chcąc powinien się podporządkowywać, bo akceptuje regulamin tej platformy, więc nie wszystkie rzeczy możemy mówić. Ale powiedziałeś coś takiego, że Ty kiedyś myślałeś tak jak my i przeszedłeś jakąś zmianę, jakieś traumę, jakieś coś, co spowodowało, że teraz się, no powiem, że przeżyć traumę, ktoś musi, żeby zmienić swój sposób myślenia. Tak, często taką drogę męczyłem. Okej, to teraz ja Ci powiem, że Tobie się zmieniły poglądy nie oznacza, że zmieniły Ci się na lepsze. Różne przeżycia prowadzą do zmian i to nie implikuje słuszności i poglądów. Byłem prawiczkiem i to nie jest obraźliwe i uważam, że kobiety są złe, Nie uważam, że tak mówisz. Ja mówię o tym, co, jakie miałem poglądy. Miałem bardzo specyficzne poglądy, które zmieniły się wraz z moim dojrzewaniem, kiedy zacząłem wyjeżdżać za granicę, poznawałem inne kultury, zacząłem poznawać ludzi. Miałem coś takiego, że moje poglądy ewoluowały w drugą stronę od twoich. Na przykład miałem inne poglądy na temat, no nie będę się wypowiadał, te tematy, które często ty poruszasz, byłem bliżej do ciebie niż teraz jestem. I z czasem moje poglądy odbiły w totalnie inną stronę. Więc ty mówisz, że my na pewno kiedyś zmądrzejecie, że dojdziecie z 10 lat, się obudzicie, że wtedy Karioner mówił prawdę i że jest tak, jak ty mówiłeś. No a ja na przykład mam takie podejście, że może ty kiedyś się zorientujesz, że na przykład poznasz tą kobietę, która będzie inna niż wszystkie, które wcześniej spotkałeś i udać się nawiązać z tą relację, której wiem, że twierdzisz, że nie ma. I jakby dla mnie to jest totalnie normalne. I mówisz, że jest często powodem jakaś trauma, coś, jakieś uczucie, które spowodowało jakieś wydarzenie, które sprowadziło do oświecenia. Nie użyłeś słowa nie do oświecenia, ale że okej. Okay. Chodzi mi o to, że jakby śmiało, oceniasz dobrać. Nas na podstawie wydarzeń i twierdzisz, że my takich rzeczy nigdy nie przeżyliśmy, dlatego mamy takie jakie poglądy, jakie mamy, a nie wiesz tego, bo nie znasz nas. Osobiście naszego życia prywatnego. Dobra, do ostatniej wypowiedzi najpierw się odniosę, że nie znasz, znasz naszego życia prywatnego. Wy też mnie nie znacie, mojego życia prywatnego, a jednak wychodzicie z założenia, że ktoś skrzywdził. Mówiłeś, że... Ja wtrącę ci, powiedziałem, że nie wychodzę... Ale nie, że nie, chcia, że no taki, nie wychodzę tak z takiego założenia, ale przerywasz, mógłbym. Przerywasz. Ale powiedziałem ci, że mogę cofnąć czas. Proszę. Tak, poznasz tę kobietę, inna niż wszystkie. To jest typowe niebiesko-czopkowe, jak to mówię, pierdolenie. Muszę użyć tu wulgaryzmu, sorry, ale to jest typowe. Nie, nie ma czegoś takiego, że jest tam gdzieś jedna, jedyna, wyjątkowa. Cała masa obiad, bym powiedział nawet, ja że wszyscy widzę tak, myślą, że są wyjątkowe, że Bartosz ma wyjebane na nich i uważa ich za zjebów, ale robią content, to niech popierdolą, a sam siedzi cicho. Coś jak karzeł w cyrku. Tak mi się wydawało. Że... Uważałeś kobiety za złe. I tu od razu jest twoja sugestia, że ja mówię tak, bo uważam kobiety za złe, ponieważ potrafię zobaczyć... Tak, bo tu jest słowa, że ty uważałeś kobiety za złe. I naprostowałem się i twierdzę, że... Tak, ale nie, to jest od razu, tu jest pewna sugestia, że, bo, i że było ci bliżej tych moich poglądów. No to jest bardzo daleko od moich poglądów, ponieważ ja nigdy nie twierdziłem, że kobiety są złe, tylko ja mówię, że są, jakie są. To nigdy nie twierdziłem, że one są złe. Okay? Co ja mówię, że to nie, że hipergamia to nie jest błąd w oprogramowaniu, to jeśli ktoś jest informatykiem, tylko to jest cecha tego oprogramowania, a nie błąd, okej? Okay? Że i coś tam dalej, co tu jeszcze chciałem się odnieść. No, to w sumie do tego chciałem się odnieść i tyle, no. Okej. Okay. Dobrze. Chcesz coś dodać? No, mogę, no mogę, dawaj, mogę. To się resetuje. Przede wszystkim mało zabieram głosu w dyskusji, bo ja już z Karionerem miałem przyjemność rozmawiać wcześniej. Przez internet mieliśmy już ze 3 podcasty. Pamiętam, że początkowo nawet z chłopakami myśleliśmy, że kurczę, uda nam się dojść do jakiegoś porozumienia, ale dawno temu doszedłem do wniosku, że te dyskusje nie mają sensu, są w jakimś stopniu zabawne. Nie ma co człowieka, który brnie w coś, jakkolwiek uświadamiać. Jedynie jeśli kogokolwiek bym chciał uświadamiać, to ludzi, którzy nas słuchają. Szczególnie moich odbiorców, gdzie pokazałem im twoją osobę. Twoi widzowie darzą ciebie sympatią. To jest oczywista oczywistość. Śmiem twierdzić, że kluczem jest jedna twoja wypowiedź. Że osoby, które szukały wiedzy a propos Red Pill, Blue Pill, Black Pill, były kiedyś skrzywdzone. Ja się z tobą muszę zgodzić i śmiem twierdzić, że każdy inaczej reaguje na skrzywdzenie. I bawi mnie w ogóle sformułowanie, podziękujesz mi, jak cię zostawi dziewczyna, zobaczymy, co wtedy zrobisz w Blue Pillu.
z takim insecure życiem, to ja podziwiam was, redpillowcy w tym wypadku, że wychodzicie na ulicę. Bo z tego założenia można wychodzić, że pierdolnie was auto za chwilę. Także to taka tylko luźna myśl. I nic nie chcę dodawać do waszej dyskusji. Przyjemnie mi się was słucha. Ja ci też odpowiem, że tak, że byli kiedyś skrzywdzeni. Ja mówię, że niektórzy mężczyźni muszą taką drogę przejść, co wcale nie znaczy, że wszyscy. Jeśli wcześniej się edukujesz, nawet nie musisz być tym skrzywdzonym. Są też mężczyźni, którzy naturalnie mają tu, że tak powiem, energię alfa, byli w pewnym środowisku, lepiej zostały, natura lepiej ich obdarzyła poprzez chociażby geny, więc już od najmłodszych swoich lat mieli jakieś większe powodzenie, przez co widzą ten świat trochę inaczej niż taki typowy, przeciętny mężczyzna, któremu się wmawia taką disneyowską narrację. Uważam, że to jest bardzo szkodliwe wmawiać taką disneyowską narrację mężczyznom, twierdząc, że jest gdzieś tam ta jedna jedyna, bo to jest bzdura, że gdzieś tam jest twoja druga połówka. Jedyną drugą połówkę, jaką sobie możesz znaleźć, to w monopolowym na półce, a nie, że gdzieś jest jakaś konkretna i że jest ktoś idealny. Nie ma idealnych. I tak samo ostatnio widziałem na streamie Spysińskiego, że gadał coś o docieraniu się, że trzeba się z tym zgadzać. Generalnie trochę farmazonił, ale prawda jest taka, że żeby być z kimś w relacji, to nie trzeba być idealnym, nie trzeba się we wszystkim zgadzać, czy nawet w większości się zgadzać. Muszą być spełnione cztery filary. Przede wszystkim musi być jakaś ta energia seksualna między wami dobra, czyli jedno i drugie musi się sobie fizycznie podobać, musi jakoś zacząć iskrzeć. I musicie się zgadzać w kilku takich najważniejszych poglądach, czyli czy chcecie mieć dzieci. Później, jeśli chodzi o sprawy jakieś poglądowe, religia czy polityka, tu musicie się zgadzać, bo jeśli nie, to będą zgrzyty. Na przykład jedno chce dziecko, drugie nie chce, będą zgrzyty. Jeśli jedno i drugie chce dziecko, a na przykład jedno jest wierzące, drugie nie, tu będą zgrzyty, bo jeden będzie chciał tam ochrzcić, jakiś tam według tej wiary, drugi nie będzie chciał tego. W łóżku trzeba się też dogadywać, czyli tu z dziećmi, bo jak nie ma tej chemii między nimi, to tu będą problemy. I finansowo, że na przykład ktoś jest głównym żywicielem, bo jeśli tu będą zgrzyty, to też nie będą mogli się pogodzić. Te filary, jak są spełnione, to w relacji się ze sobą po prostu rozmawia, bo o tym ludzie często zapominają, że powinni ludzie ze sobą rozmawiać. Codziennie ze sobą. Relacje budujesz codziennie na nowo. To nie jest tak, że to jest coś, co jest dane ci na stałe. No ale Karioner, to nie od wczoraj wiadome jest, że relacja z drugim człowiekiem, niezależnie czy to jest z partnerką, czego nie uznajesz, czy to jest przyjaźń, to ciężka praca. Niezależnie od tego, czy rozmawiasz z przyjaciółmi i masz z nimi relację, jak to nazwałeś, przyjacielską, czy to są relacje rodzinne, to trzeba o nie dbać. I to jest mocno wymagające, bo to jest praca przez całe życie, na przykład budowanie rodziny. I to jest bardzo trudne, żeby związki trzymane były w ryzach, to zgodzę się z tobą, trzeba się dogadywać. Jednakże nie jest to takie proste. Od tego bym w sumie zaczął. A w kategorii w ogóle, jak można przejść, że tak powiem, jak można znaleźć dobrą drugą połówkę, to taka ode mnie myśl. Możecie ją wyśmiać, możecie ją wziąć do siebie. Mianowicie brzmi ona następująco. W momencie, w którym sami siebie zaakceptujecie i pokochacie w 100%, będziecie mieli szacunek do siebie i będziecie wymagający względem partnerki, nie będziecie tykać pierwszej lepszej, to znajdziecie wartościową kobietę. Tak samo wartościowych przyjaciół. Bo kiedy szanujecie siebie i kochacie siebie tylko w 20%, a ktoś was pokocha w 50%, to pomyślisz, ale ona mnie kocha, dalej tak naprawdę będzie leciała z tobą w bambuko. Więc na pewno przyjdzie czas na dobrą osobę, kiedy będziesz po prostu szanował siebie i kochał siebie. To jest chyba najważniejsze. I to w zasadzie zgadzam się z tobą. Za tym idzie samorozwój. I teraz tak, odniosę się do kilku rzeczy. Na przykład mówisz partnerstwo, to już wiele razy mówię, nie ma partnerstwa, bo partnerstwo sugeruje równość. Ja rozumiem, że można tak potocznie nazywać, że jesteśmy partnerami, z tym, że często wiąże się, trzeba wiedzieć o czym my tu mówimy, prawda? Jeśli mówimy partnerstwo jako, że jesteśmy w relacji, takiej stricte powiedzmy z punktu widzenia prawnego, że jesteśmy ze sobą, żyjemy pod jednym dachem, no to okej. Okay. Ale jeśli mówimy o partnerstwie, że jesteśmy na równi, no to nie jesteśmy na równi. Już sam fakt, że są wszystkie dwie płcie, no to mówi, że nie ma tej równości, bo inaczej byłaby jedna płeć. I teraz przyjaźń. Nie ma przyjaźni między kobietą i mężczyzną.
Mówiłem bardziej o przyjaźni męsko-męskiej, tak, bo tak, zgodzę się z tobą tak. I to jest niepopularna opinia, że nie ma przyjaźni damsko-męskiej, chyba że jesteście razem, w związku także. No, to, tam też nie ma przyjaźni, bo przyjaciół się nie bzyka, tylko ja rozumiem, że chodzi o taką relację, taką, że się dogadujecie, że sobie czas fajnie spędzacie, ale to nie jest taka po prostu przyjaźń. Mówię, że nie jest tak prosto się dogadywać. Zgadza się, ponieważ ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, bo rozmowa taka prawdziwa jest bardzo trudna, bo najpierw jedna osoba wygłasza swoje jakieś treści, jakieś tezy, później ja muszę tobie przedstawić to, co powiedziałeś, żebyś ty stwierdził, że rozumiem, co mówisz, muszę tak długo to powtarzać, żebyś ty zrozumiał, że ja, wiedział, że ja rozumiem, co mówisz i dopiero wtedy ja na to odpowiadam. I nawet możemy się wtedy ze sobą nie zgadzać, ale wtedy jedna i druga osoba wie, że się rozumiemy. Dlatego tak, rozmowa jest bardzo trudna, bo taka prawidłowa tak wygląda. Jeśli chodzi o uczucie kochania do kogoś, tu mówisz, że 50-20, bardziej tu chodzi o to, że żeby relacja w ogóle działała, to kobieta musi bardziej emocjonalnie związać się z mężczyzną niż mężczyzna z kobietą, ponieważ kobieta jak wiąże się z mężczyzną, to dlatego, że ma, jest, powiedzmy, ambitny, ma jakieś tam zasoby, gdzieś się spełnia, odnosi jakieś sukcesy, jest interesujący i tak dalej, i tak dalej. I w sytuacji, kiedy mężczyzna zaczyna się z nią bardziej emocjonalnie wiązać, zaczyna odsuwać to, co sprawiło, że on jest atrakcyjny w jej oczach. A jak ona jest z nim związana emocjonalnie, to też ma do niego szacunek, a jej szacunek pochodzi stąd, że boi się, że go straci, że on ją zostawi, więc musi być w pewnym stopniu od niego uzależniona. Okej, okay, bo już był timer, no. Ale wiesz, w zasadzie to można to podsumować jednym zdaniem, że warto po prostu całe życie rozwijać się i być atrakcyjnym, ciekawym dla partnerki, a nie spoczywać na laurach. No to jest to samo, tylko dwoma językami. Weźmiesz swój telefon, ja podłączę swój telefon, bo padnie mi na podróż. Mam 6%. Ten powerbank, tam masz kontakt. No nie, wezmę z tego, z kontaktu, bo powerbank będzie mi mniej dawał tego, energii. No i tam masz kontakt, tutaj drugą, wy macie co, iPhony jakieś czy coś? No ja mam ładowarkę wziąłem. To ja nie mam kabla. Wiesz, a też bo ja jestem tak... normalny, nie mam iPhone'a. Rzucasz. A kupiłem iPhone'a. Taki żart. No ale nie, wiesz co, bo ja długo byłem na przykład... To dobra akurat. Ja byłem długo Androidowcem i wręcz powiedziałbym jebałem po Apple'owcach. Byłem takim, rzucałem postulaty, że po co tak dużo płacić za telefon. No, ale mają dobrą kamerę za to bardzo. Ostatecznie uważam, że to jest najlepszy telefon, jaki miałem i realnie ceny może wart swojej nie jest, bo jest drogi. Ale jest wygodny. Jeżeli stać mnie na to, mogę sobie pozwolić. Kupiłem, jestem bardzo zadowolony i tyle. Ile zapłaciłeś? 5. 5000. A wiesz, ile kosztuje produkcja jednego takiego telefonu? Z 500, ale nawet, no nie, nawet mniej, nie, poniżej 10 stówy. Poniżej stówy, $10 kosztuje. Płacimy za technologię, no. Ale wiesz co, i za, warto. I za znaczek. Ja bym powiedział, że warto, jeżeli ktoś ma pieniądze, to sobie na to może pozwolić i nie będzie tego rozpatrywał, czy to jest drogie, czy nie. Oni to tak naprawdę nic innowacyjnego nie zrobili. Oni wzięli technologię, które ktoś inny stworzył, czy na przykład ekran dotykowy, jakieś GPS-y, to wszystko i włożyli w jedno urządzenie. Tak. Ale jeśli chodzi o czy aparat i tak dalej, no nie, w Apple'ach to jest, śmiało mogę powiedzieć, że mają świetną kamerę. Widziałem na przykład, ja mam takie ty mówisz, że guilty pleasure oglądają moich filmów, ja mam swoje guilty pleasure, oglądam pewnego kolesia, który jeździ tam po krajach azjatyckich, czy tam żyje na Filipinach i kupił sobie taką kamerkę i jego żona ma iPhone'a. To jak ja patrzę, ustawiłem sobie, włączyłem w 4K, to ta jakość jest tak świetna, tak, jak bardzo dobrej kamery. Zwłaszcza, że jak masz ją trzymasz, fajnie łapie ostrość jeszcze na ciebie i trochę tak bluruje tło. Bardzo dobre kamery mają iPhone'y. Zdecydowanie lepsze jak Androidy. Dobra, zaraz wracam, Ilesiku. Na stojące czy na siedząco? Na stojąco, a to jest bez szacunku? Nie, w sensie... Usłyszałem tak, tylko nie obsikaj podłogi. Nie, no generalnie na... ogólnie zdrowiej dla mężczyzny jest też, to jest na siedząco, bo tam jak się stoi, to że tam się napina, bla 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 i z czasem to jest tak, że tak powiem ulewa się czy coś. Gdzieś tam czytałem takie różne badania, sobie patrzyłem o tym. Wie pan co to znaczy trapping? Nie pracować, a zarabiać. Chłopca mówi, że iPhone 10 dolców kosztuje ogólnie pfu na Apple, ale niezła odklenia XDD. Obstawiam 46 sekund. To później ja może skorzystam. Dobra. Mówiłeś, Karolina, coś takiego, że Disney promuje takie idealizowanie tego, w jaki sposób powinna wyglądać jakby życie. Wiesz. Oglądałeś filmy Disneya różne? Tak, jak się dziecko oglądałeś. No ja się zgadzam, że idealizuje to, w jaki sposób... Ogólnie Hollywood. Tak, no jest taki bardzo...
stereotypowo, jak powinno wyglądać życie i tak dalej. I jakby ja się zgadzam z tym, co odpowiedziałeś, tylko że to nie dotyczy tylko mężczyzn, tylko tak samo dotyczy to kobiet, oczywiście, tego, jak powinno życie wyglądać, jak to, że jakby nie każda, żeby jakby każda osoba ma swój indywidualny sposób tego, co zrobić, żeby być spełnionym w życiu. I nie ma czegoś takiego, że jest jakiś schemat taki właśnie disneyowski, że musi mieć szczęśliwą rodzinę, dzieci, dom, psa i tak dalej. Dla jednej osoby to będzie działało, a dla drugiej osoby to nie będzie działało. I to jest coś takiego, co ja się z tobą zgadzam, że te publiczne media, tak jakby Netflix i tak dalej, puszują pewne tematy, które są w dużym stopniu szkodliwe, jeśli o to chodzi. I tylko, że nie dotyczy tylko facetów. Tak, ja na się pewno zgadzam. Są rzeczy takie jak, nie wiem, piekło kobiet, piekło mężczyzn, wszystkie tematy, to jest bardzo niepotrzebne i nie o to mi chodzi, ale że jakby te wszystkie mainstreamowe media promują w jakiś sposób konkretny system życia, czy to wartości, który nie zawsze jest zgodny i nie do każdej osoby będzie miał jakby zastosowanie. Tak, ja się właśnie z tym zgadzam, bo widzisz, problem taki, bo to nie tylko chodzi o Disneya, bully Hollywood, jest pewna, promowany też faszyzm tęczy jest, chodzi o to, że najczęściej, nawet jak weźmiesz, jeśli ktoś oglądał te nowe Star Warsy czy coś, jest tam ta Rey, że ona jest idealna i tak dalej, generalnie robi się nieosiągalne standardy kobietom, że ona jest taka świetna, taka idealna, we wszystkim jest najlepsza. Młodym dziewczynkom robi się nieosiągalne standardy, przez co ona ma fałszywe postrzeganie siebie, nie jest w stanie sprostać tym standardom, które mówią, że ona jest lepsza w sumie od mężczyzny we wszystkim, natomiast mężczyźni nie mają wzorców też, bo każdy męski w sumie jakiś bohater czy jakaś postać jest, tworzona, kreowana na taką, w sumie jest dupą do wcipu praktycznie każdy facet, gdzie jest gorszy od niej za każdym razem. Mówiłem właśnie teraz o Star Warsach, to masz ta Rey idealna we wszystkim, a tu masz Kylo Rena, za każdym razem on dostaje od niej wpiernicz, gdzie jest jeszcze taki rozemocjonowany, taka cipa w sumie. No i to nie, to ja wiem, właśnie nigdy nie powiedziałem, że że tylko mężczyźni są źle, tam jakiś obraz mężczyzn jest przedstawiany, także piekło mężczyzn, jak to nazwałaś, ale kobiety też mają takie standardy, którym nie są w stanie sprostać. I mężczyzna widzi jakiegoś takiego fajtłapę i myśli sobie, no cóż, ja tylko taki mogę być. A kobieta z kolei widzi tą taką fantastyczną, niezależną, wszystko jest najlepsze. Później ona widzi, że nie jest we wszystkim najlepsza, nie jest najpiękniejsza i buduje sobie kompleksy. Dobra, teraz ja sobie wyjdę do kibla. Biorę komórkę, więc tylko więcej czasu mi daje. Spoko. Będą TikToki przeglądane? Nie. Niedługo będziemy jechać jeszcze, kupę mamy drogi. Zjadłem coś po drodze. No. A nawet mnie... Chciałem się gorzej, będę czuł po tym. Po czym? No po tym siedliśmy. Nie, no nie chciałbym jakiegoś KFC znowu. Fajny ten piesek, widzowie. No, bardzo fajny. Patrz, to jest ta pałka teleskopowa. Jest chyba ta paczka dla, no, tak, dla pieska, nie? Nie, to dla karenera. Chyba, to mi się daje. On kiedyś o tym mówił, że po co komu kobiet... Oczywiście to w żartach, ale jest taki shot. Że po co komu kobieta, jak możesz sobie kupić, po co komu kobieta, żeby drapała go po plecach, jak możesz sobie kupić drapaczkę. To wiadomo, że było powiedziane ironicznie, ale coś takiego powiedział. Ich syn po wiadrze obrabuje karionera. A to widzowie, o w ogóle narkotyki to ciekawy temat, bo jestem w 100% czysty, nic jakby nie biorę, a jestem zdania, że wszystko powinno być zalegalizowane, jeśli o to chodzi. Bo tak zaczęliście temat na czacie u karionera. No może poza jakimiś opioidami mocnymi, które niszczą w 100% życie, a to z powodów chociażby również rynkowych. To niepopularna opinia, ale realnie tak myślę. Bo i tak jeżeli ktoś chce, to i tak wiecie, że dojdzie do źródełka, że tak powiem. W momencie, gdyby państwo mogło nad tym stosować, jakby mieć jakąkolwiek kontrolę, mogłoby to inaczej wyglądać, ale nie wiem. Pan Fiaderko, legalizuj wszystko. Nie, no też jakby wiecie, no powinniśmy z tym stoperem od początku zacząć. Mieliśmy takie założenie, trochę od tego odeszliśmy i to raczej był błąd. Ale musicie też rozumieć, że między nami nie ma żadnej złej krwi. Normalnie off-stream gadaliśmy, siedzieliśmy tutaj, było wszystko git. I jakby wydaje mi się, że na przykład niepotrzebnie wychodzicie trochę z założeń tego, że ile macie lat, jakby dyskredytowanie tego kogoś przez to, ktoś ma ile lat. Ktoś może przeżyć coś na podstawie, nie wiem,
ktoś może przeżyć więcej, mając 20 lat, niż ktoś, kto miał 40 i jakby wiadomo, że wiek często jest warunkiem, który w jakiś sposób ma wpływ na to, czego miałeś szansę doświadczyć w życiu. Dobra, ale nie jest to też najlepszy... Coś kontrowersyjnego pokazać? Nie, rozmawialiśmy tylko o twojej drapaczce, że kiedyś powiedziałeś, że to komu kobieta, jak ma się teraz drapać. Coś kontrowersyjnego. Jak się podnosi psa? W sensie? Bo to w sumie nie jest kontrowersyjne, tylko jak ktoś wie, jak się podnosi psa. Wiem, jak złapiesz go tak za kark. To jest nieszkodliwe, w ogóle tego... No tutaj się łapie generalnie, po czym rękę pod tyłek. Nie bierze się jej tutaj, bo tu można jej uszkodzić, tylko bierze się... Tylko źle to wygląda. I tak o pod tyłek wtedy się bierze. I tak o fakt, się bierze. Tak, to faktycznie też to widziałem, a wygląda to tragicznie. No, no wiesz, no tak się nosi koty, tak się nosi psy. Patrz, siada piesek. Więc wiesz, się łapie ja tutaj. Się generalnie jak tutaj też dołu, łapie się, jak się łapie tutaj, to też widać, że ona tak paraliżuje. No tak, w sensie też jakby ją to bolało, ja to by wydawała dźwięki, tak? Ja na przykład ją tak podnoszę, jak idziemy i widzę, gdzie szkło jest. No to trudno, żebym nie wiadomo co robi, to po prostu sobie tutaj złapię, szybko przeniosę nad tym szkłem. Chyba, że tego szkła jest więcej, no to wtedy ją wezmę trochę bardziej. Prawda, piesku? Facet poniżej 30 roku życia to chłopczyk. No ja się zgodzę w jakimś stopniu, mam 25 lat, jestem szczęśliwy, uczę się cały czas, powiedziałbym z roku na rok jestem bogatszy w doświadczeniu. No tak, tylko że jak osiągniesz 30 lat, to nie spowoduje, że już nie będzie. Mam 25 lat, ty myślisz, że... Wielu mężczyzn w tym wieku mogą powiedzieć, że mają tyle hajsu na przykład co ty? Myślę, że nie, ale myślę, no właśnie, że wiesz, jakby ja też... Bo nie jesteś przeciętnym mężczyzną po prostu, więc niekoniecznie musisz wiedzieć, jak funkcjonuje przeciętny mężczyzna. Czemu najczęściej ci influencerzy tacy, którzy mają ogromne liczby, są oderwani od rzeczywistości? Dobra, ale wiesz, tam też jest różnica. No są oderwani, za prawda? Nimi stoją, załóżmy, osoby PR-owe, agencje. Na przykład też i aktorzy różni, gdzie była ta cała skandemia i oni śpiewali w tych swoich wielkich willach, my jak wy, że tutaj bardzo cierpimy i nagrywają sobie jakieś filmiki, wspólnie śpiewają. Że niby próbują się utożsamić z tym, jak normalni ludzie funkcjonują. No nie, bo jesteś kompletnie oderwany od rzeczywistości w tej swojej wielkiej willi. No ja nie wiem, jak gdybym miał jakąś olbrzymią willę, no to bym nie jęczał z tego powodu, że o Jezus Maria, jak mi źle, ja was rozumiem. No bo co ja mogę powiedzieć w sytuacji, kiedy tu mam basen, mam wielkie podwórko, sobie może, nie wiem, na koniu swoim mogę sobie pojeździć, mam swoje własne kino, mam swoją siłownię w domu, wszystko mam, co mi trzeba. W sumie nawet własnego jakiegoś barmana mam, czy własną jakąś olbrzymią spiżarnię. No to jak on może się utożsamiać z tym, co normalny człowiek ma na co dzień, w sytuacji, kiedy na przykład... biznesy ich są zamykane, bo tak sobie rząd wymyślił. Chyba nie o to nam chodziło. Ja się z tobą zgodziłem, że co niektórzy influencerzy potrafią być odklejeni, bo świat jest troszeczkę spaczony i bardzo często są to twory sztuczne. Jako w jakimś stopniu streamer, osoba publiczna, no rzekłbym, że są osoby, które dochodzą do czegoś pracą, a są osoby, które są czyimś owocem pracy i sposobem monetyzacji. I to jest ta zasadnicza różnica. Coś na zasadzie, że masz kogoś, kto od zera założył firmę i dorobił się na własnych błędach, doświadczeniu, a masz osobę, która po prostu firmę odziedziczyła po ojcu i przychodzi na gotowiec. To są takie dwie kategorie. No tak, i zobacz. Jak myślisz, kobieta z kim będzie wolała się związać? Z tym, co odziedziczył, czy ten, kto doszedł do tych pieniędzy sam. To doszedł sam, dla mnie to oczywiście jest oczywiste, ale no pamiętaj właśnie, też, że ten, co doszedł... Nie są najważniejsze, bo ten, co doszedł, nam też straci, to będzie wiedział to odbudować. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli doszedł, to może mieć inne wartości oprócz tych pieniędzy, o czym zapomniamy. No tak, bo coś sprawiło, że on ma to. Karen, bardzo często akurat tutaj muszę powiedzieć, że błędne jest przekonanie, że kobiety w 100% patrzą na pieniądze. Oczywiście są takie jednostki i można śmiało powiedzieć, że to są szony, nie bójmy się tego sformułowania, ale... Bardzo często mężczyzna, który doszedł do jakichś pieniędzy, jakiegoś statusu, ma cechy, które sprawiają, że będzie tak czy inaczej atrakcyjny. Tak. I te pieniądze są wartością dodaną, tak jak szczęście, które ten związek powoduje. No tu się zgadzamy, tylko mówimy o tym w różnych językach. Związek nie daje szczęścia. Najpierw musisz ze sobą żyć, być szczęśliwy, żeby być w relacji. Bo... A no to jest podstawa. No, najpierw musisz popracować nad sobą, żeby być w 100% zaakceptować siebie, żeby móc potem być szczęśliwy z kimś. Zobacz, a teraz jak ja ci powiem coś takiego, że w pewnym sensie każda kobieta jest gold diggerką. W pewnym sensie. Myślę, że trochę tak. Tak, no bo niby nie, że pieniądze mega ważne, ale mimo wszystko... Ale wiesz co? Bo to nie kwestia tego, że pieniądze same, że papierek czy coś, tylko co można z tym zrobić też. Bo tu bardziej, wiesz, to wynika z tego, że ona chce się czuć bezpieczna, bo tu za tym idzie status pewien.
To poczekaj, powiem, krok dalej pójdę, ale czy mężczyzna też nie jest trochę takim gold diggerem w rozumieniu, idzie też za pieniędzmi? Chodzi nie, o to, ponieważ że mężczyzna, jak się wiąże, mężczyzna się wiąże z płcią przeciwną, to nie dlatego, że ona jest bogata. Jasne, będą jakieś odklejeńcy, którzy będą na przykład chcieli być z jakąś laską, bo ona jest bogata. Jak najbardziej, to z tym, że... Nie o to mi chodziło. Zasugerowałem raczej, że pieniądz będzie zarówno tak samo ważny jak dla kobiety i dla mężczyzny. No. Że to nie jest tajemnica, Karioner. No lepiej żyć w godnych warunkach i nie martwić się o to, co jeść, niż żyć w biedzie, po prostu. No tak. Bo bieda upośledza nasze myślenie. Nie mówię tutaj o życiu medium, bo ono jest, mówię o skrajnej biedzie, której ja przykładowo nigdy nie doświadczyłem. Skrajnej biedy. No widzisz. Takiej, żebym nie miał co jeść, zawsze jakoś sobie poradziłem, a oprócz tego miałem wsparcie rodziców na początku. Nie mogę mówić źle, że na przykład nie miałem co jeść. Bo to bardzo często jest w patologii, ludzie mieli takie historie i one też na pewno są budujące. Po prostu sugeruję, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają ten czynnik, że pieniądz, no, możemy zgodnie powiedzieć, pieniądze nie muszą być najważniejsze i nie muszą być najwyżej w naszej hierarchii życia, ale są dosyć istotne, no, po prostu. To jest stabilność finansowa taka regularna. Wystarczy, tak? No tak. Są też badania, które potwierdzają to, jeśli chodzi o najbardziej szczęśliwą grupę społeczną i najmniej szczęśliwą grupę społeczną. Dokładnie nie pamiętam przedziału wiekowego, ale to jest jakoś, że najbardziej nieszczęśliwa grupa społeczna to kobiety około 40 roku życia, gdzie samotne, bezdzietne, gdzie poszły za karierą i roczny przychód w domu to jest jakieś 100 tysięcy. Natomiast najbardziej szczęśliwa grupa społeczna to są mężczyźni około 38 lat, gdzie jest jedno bądź dwójka dzieci i żona pracuje na pół etatu. I też średni roczny przychód w domu to jest około 100 tysięcy. Ale wiesz co, w ogóle w twoich wypowiedziach bardzo często... Rocznie mówisz, tak? Rocznie, 100 tysięcy rocznie. Czyli medium. No tak, można powiedzieć medium. Znaczy, nie no, 100 tysięcy rocznie, ja mówię też w dolarach. Na dwój... A, okej, okay, dobra. Myślałem, że operujemy PLN-ami, bo to by chodziło o medium. Nie, bo to są akurat dane ze Stanów, więc tutaj... Ale to na polskie można przełożyć 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy dolarów? Widzisz, zobacz, i tu już jesteś w tym momencie trochę odklejony, bo że 100 tysięcy to jest to, a to medium. Nie. Przeciętnie, no to 50 tysięcy, to można mówić, że to znaczy, jest... Chodzi mi o pelenach. No nawet w pelenach to 50 tysięcy będzie. No na parę? Rocznie? Rocznie na parę 50 tysięcy? Ja mówię, jeśli założę, że na przykład mężczyzna jest głównym żywicielem, 50 tysięcy, no to jest, no, kurde, no 100 tysięcy to jest kupa siana. Stary, ja rozumiem, że jest jakiś Amadeusz Ferrari. Mężczyzna szóstkę, to jest 10? Ja wiem, że jakiś Amadeusz Farmazoni Ferrari będzie mówić, że no minimum 1000... Minimum 100 tysięcy miesięcznie, bo inaczej nie da się żyć. Ale skrajny przypadek. No właśnie, ja mówię, że są tacy, którzy takie coś farmazują. Ale operujemy w kwotach netto? Netto, tak? No także, no na rękę. No to 4,5 tysiąca netto, no czyli nie, to no dobra, powyżej coś brutto. To jest kupa siana. Trochę powyżej medium faktycznie, 100 koła netto. No, to jest 100 koła brutto, to myślę, że jest norma. Nie, mówię na rękę. Autentycznie. To jest naprawdę kupa siana, 100 tysięcy. Zakładamy, że nawet na pełen etat i na pół etatu, no to 50 tysięcy, no to normalne raczej. Dobra, no ale kłócić się o 20 różnicy w tom czy w tom, to nawet na stronie nie dzieli jakaś pierdoła i nie dzieli też... 100 tysięcy, 50 tysięcy, no to dwukrotna różnica. 80 tysięcy na parę to najniższa krajowa, to znaczy może na... Ale przy pełnym etacie, chłopco powiedział, że nie lubi kategoryzowania, w większości swoich wypowiedzi kategoryzuje. Szczególnie kobiety wrzuca do jednego wora. Ludzie są różni. Dobra, wywalone, Boże, chcemy się kupić jeszcze za 2000 różnicy. A to nie jest istotne, czy nie? To brudność to molać, no. I kurczę, zapomniałem. Miałem ciekawą myśl, którą mogliśmy kontynuować, a odnosiła się do twojej wypowiedzi. Możemy zrobić taki szybki metodologię wsteczną. O czym mówiłeś? Pamiętasz? Na czym zakończyliśmy dyskusję, jak wszedłeś, zanim wszedłeś na pieniądze roczne? 100 tysięcy? Influencerach była mowa, że są odklejeni, w sensie nie, okay, są odrealnieni, że tutaj udają, że rozumieją, jakie jest życie przeciętnego, gdzie gówno to prawda, że nic nie wiedzą. A wcześniej to w kiblu byłem. A później, bo jeszcze był raptem, kurczę, no widzisz, zapomniałem, bo cię słuchałem i zgubiłem wątek. O gold diggerach i o tym, że mężczyzna, okej, pieniądze, kurczę, zapomniałem, no. Naprawdę. No ja powiedziałem, że w pewnym sensie każda kobieta do pewnego stopnia jest gold diggerką. A to wcześniej jeszcze mówiłeś. No i powiedziałeś, że się zgodzić można. A to stabilność finansowa, to nie o to ci chodzi, tak? Nie, no słuchaj, generalnie powiem tak, że każda kobieta ma pewne swoje jakieś tam wytyczne, pewną taką listę zakupów, ja to mówię, pewne cechy, które szukają w mężczyźnie. I to
jak się ma pewną wiedzę i się rozumie pewne rzeczy, to oczywiście, że trzeba operować na ogólnikach, na jakichś danych, na statystykach, na stereotypach. Ale czekaj, na stereotypach, bo inaczej jak nie będziemy tym operować, nie będziemy w stanie się dogadać, bo inaczej, a nie, bo ja znam taki przypadek, a nie, bo może być taki, jakiś farmazon leci wymyślony z czterech liter wyjęty. No musimy operować w ten sposób, inaczej nie będziemy mogli się dogadać. Jeśli ja powiem, że to jest szklanka, no to ty mówisz, a to zależy. No nie, no to jest szklanka w tym momencie. I po czym poznasz, że coś jest szklanką, prawda? Musimy na pewnych definicjach też bazować, bo inaczej się człowiek jeden z drugim no, nie dogada. I mówię, że kobiety mają pewną listę oczekiwań od mężczyzny, że musi być ambitny, musi być pewny siebie, że musi mieć taki taki wzrost, tyle i tyle musi zarabiać, musi być zabawny, bla bla bla. Jest pewna taka lista. U każdej jest dosłownie identyczna ta lista, tylko pozycje się zmieniają. W zależności też na jaki ma etap życia, jak była wychowywana, że na przykład jedna może na pierwszym miejscu stawiać dzieci, przez co będzie bardziej szukać faceta, który będzie na przykład otwarty do dzieci i tak dalej. Inna będzie na przykład bardziej nastawiona na życiu pełnią życia, czyli jakieś podróże i tak dalej, czyli będzie wyżej stawiać jakiś status i pieniądze faceta. No ale na przykład u tej co dzieci, no te pieniądze też są ważne, no bo jakoś to dziecko trzeba utrzymać, prawda? I każda ma taką listę, tylko te pozycje się zmieniają. I w zależności od tego, z jaką kobietą masz do czynienia, z jaką kobietą rozmawiasz, patrzysz na to, co ona oczekuje. I to nie jest tak, że każdą traktujesz tak samo w tym momencie. Jest pewna wiedza, którą ja na przykład się dzielę, ale finalnie do każdej osoby podchodzisz indywidualnie. Na zasadzie tylko dlatego, że tamta cię skrzywdziła, mówię do chłopa, prawda? Tylko dlatego, że tamta cię skrzywdziła, nie znaczy, że ta cię skrzywdzi, tylko musisz wziąć tę pewną wiedzę, rozumieć, na co na przykład trzeba uważać, jakie są czerwone flagi, jakie są zielone flagi, czego sam oczekujesz, czego tam osoba oczekuje. No to tu się mocno różnimy. Jako osoby, jako ludzie, naturalnie wszyscy się różnimy od siebie, a my tak szczególnie, bo ja w ogóle wcale, i mówię to zupełnie szczerze, nie porównuję się do nikogo, nie bazuję na statystykach. A wiesz, czemu trzeba być teraz? No. Bo ja zawsze mówię, że jak chcesz się porównywać, to nie do innych, tylko do siebie z wczoraj, że tak powiem. Okay. Do siebie z przeszłości. Ale operujesz że statystyką. Tak, jak najbardziej, bo musisz operować pewnymi danymi, pewnymi statystykami, stereotypami, bo inaczej, tak jak mówię, nie będziesz mógł się dogadać. Na przykład, inny przykład, taki troszkę niezwiązany z relacjami. Po czym poznać, że jest jakaś przestępczość i nie będziemy bazować, a no, kolor nie ma znaczenia. I co? Jest jakaś pewna grupa i jak będziesz opisywać? Miał włosy. Okej, włosy miał. Miał ubranie na sobie. A coś konkretnego? 1,80 m około. I wiesz, czasami pewne rzeczy, jak na przykład kolor, też ma znaczenie. Okay. Bo jest to też odbicie w pewnych danych. Jeśli masz na przykład lotnisko i są pewne sytuacje z pewną grupą, no to wiesz, że pewne rzeczy bardziej robi jakaś konkretna grupa o konkretnej płci, o konkretnych poglądach i w konkretnej grupie wiekowej. Dobra. I nie będziesz na przykład sprawdzać, szukać pewnych rzeczy, jakichś środków, jakichś materiałów rozrywkowych u kogoś, kto na przykład, nie wiem, jest starszą kobietą, prawda? Jakieś, nie wiem, czarnoskórą. Jakaś starsza, 80 lat. Raczej podejrzewa, że to nie będzie nikt taki. Raczej podejrzewa, że to będzie młody mężczyzna w takim takim wieku o pewnych cechach, prawda? Więc mówię, pewne stereotypy, pewne uogólnienia, pewne dane, no trzeba brać pod uwagę. To wcale nie mówię w tym momencie, że każdy, tylko trzeba wziąć coś pod uwagę. No to chciałem wypowiedzieć, że ja po prostu nie operuję statystykami, szczególnie na temat rzeczy takich jak związki czy czyjeś szczęście, bo dla mnie to jest głupia statystyka. Wolę się skupić na sobie i swoim życiu. I to jest, wydaje mi się, najciekawsze, najbardziej efektywne działanie. Z uwagi na to, że po prostu nie porównujesz się do tych statystyk. One są płytkie, są tylko liczbowe. Szkoda mi na to czasu po prostu i tyle. I bardzo często odnosisz się w swoich wypowiedziach do A. statystyk, B. skrajnych przykładów, czyli mówisz fagata to, szeliga to tamto, gerwazy to sramto. Kurwa, to są influencerzy, którzy już z założenia są w promilu promila społeczeństwa. A co sprawiło, że fagata jest taka? Nie wiem, jej dupa, cycki, no nie mam pojęcia, gówno mnie to obchodzi. Gdzie ja
Mam... Po co w ogóle o niej rozmawiać? Nie, no to by narzuciłeś to. Nie, powiedziałem, zobacz, że ty odnosisz się do jej przykładu. Ja ci pokażę teraz coś takiego tutaj. Na chwilę twój czat nie jest widoczny. Okay. Zobacz, widzisz to? Tu pełno podkreślone jest. Co te dane mówią? Mogę przyspieszyć, ale żebyś nie widział, że... Że jest korelacja i masz różne... Tak. 2, 3, 4 to są korelacje z kolejnymi zdarzeniami. Patrz, w zasadzie nie wiem. Nie, co to jest napisane? General Romantic Satisfaction, czyli ogólna satysfakcja z relacji romantycznej. No, jaka jest w jakiej relacji? 7, 8, 9. 7 in relationship, cohabitation i married. Czyli są w związku, ale nie mieszkają ze sobą, tu pomieszkują ze sobą, a tu są już małżeństwem. I co te liczby mówią? Że najwyższa satysfakcja z relacji romantycznej jest wtedy, kiedy jesteście w relacji, ale nie mieszkacie ze sobą, jest niższa, jak jesteście w tej relacji, a najniższa, jak jesteście w małżeństwie. A to się bierze. No ale wiesz, no są też, ja mówię, no jest to poparte też różnymi badaniami. Chłopski rozum, mieszkać ale to babą, nie jest kwestia na chłopski rozum. Dramat, widzisz, a skąd to też się bierze? Bo zobacz, jak kobieta jest młoda, ona wtedy będzie bardziej szczera, powiedzmy do 25 roku, później już zaczyna farmazonić, że tak powiem. Mężczyźni z doświadczeniem wiedzą, o co chodzi, ponieważ jak ona jest młoda, jest bardziej szczera, bo ona jest pełna życia, całe życie przed nią. No ale opcje zaczynają się kurczyć, więc ona zaczyna udawać pewne rzeczy bardziej ukrywać, ponieważ już pewne rzeczy przeżyła, a chciałaby pierścionek na palcu. Więc na przykład daje więcej emocji, jest więcej uciech w sypialni i tak dalej, a raptem po ślubie ona już dostała co chciała, dostała ten pierścionek, on już nic nie musi. Ale to tak się tyczy faceta często, Karolina. Często po ślubie ludzie jakby zapominają o tym, że nadal można randkować, nadal można prowadzić aktywne życie, nadal można spędzać fajny czas i często jest tak, że no zamieszkanie razem, no tak, jest weryfikacją tego związku i może się tylko okazać, że na przykład dlatego ja, moja mama, mimo że jest sobą wierzącą, zawsze mówiła, że zanim wezmę z kimś ślub, to żebym najpierw z nią pomieszkał, bo może się okazać, że tak naprawdę mieszkając razem z tą osobą, spędzając 24 godziny na 7, poznasz jakieś cechy, których nigdy wcześniej byś nie poznał, pomieszkując z tą osobą. I to naprawdę bardzo dużo zmienia. A czy przypadkiem nie powinniśmy się docierać i rozmawiać? Ale Karioner, to też jest na przykład z rodzicami, to jest tak samo z dziećmi. Wiesz, że można, tak każdy może tak naprawdę być ze sobą. Wystarczy, że trochę iskrzy i każdy może żyć ze sobą. O ile tak jak mówiłem wcześniej o tych czterech filarach, no nie? Jeśli tu jest spełnione... Nie ma problemu. Tylko wystarczy, żeby rozmawiać. Znowu na logikę i autopsję. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, a oprócz tego drugie to nie ma nic piękniejszego niż niemieszkanie z osobami, które po prostu lubisz, kochasz, szanujesz. Dlaczego? Widzisz, ja na przykład wychodzę z założenia, że wszędzie dobrze, gdzie ja jestem. No to już w ogóle. No, jakby musisz prowadzić taką narrację. Nie, już... no ja tak uważam. No, mi jest dobrze, no dobra, ale ja jestem, tam, gdzie mnie nie ma, co mnie obchodzi. Ja jestem tu. W momencie, gdy mieszkałem z rodzicami, to zawsze dochodziło do jakichś kłótni, spięć. Siłą rzeczy. Po prostu byliśmy ze sobą, nie powiem 24 na 7, ale no ile? 16 na 7 spokojnie. 16 dni dziennie znaczy się. A na chwilę obecną, jak nie mieszkamy ze sobą, to każde nasze spotkanie jest szczęśliwym doznaniem. Cieszymy się, że spędzamy razem czas. Wiesz, nie ma żadnych kłótni, bo rozmawiamy tylko na istotne tematy. Jestem usamodzielniony. I tak samo będzie z partnerką, z którą mieszkasz, więc dlatego też części związki mają mniejszą satysfakcję. Powiem więcej, ja i moja partnerka razem mieszkamy zdalnie i są momenty, że sugeruję, słuchaj, zajmę się sobą, ja teraz zajmuję się sobą. I to jest pełna akceptacja swoich potrzeb i to jest naturalne, że nie można spędzać 24 ze sobą. Jak najbardziej. Nie powinniście nawet 24 ze sobą. To jest wreszcie zdrowe. Tak, każdy potrzebuje swoją przestrzeń. I teraz używasz słowa partnerstwo. Czy jesteście równi? Traktujemy się na równi, no tak. Jakby... Jesteście równi? No nie wiem, co przez to rozumiesz. Może sprecyzuj. No bo używasz słowa partnerstwo. Ja chcę wiedzieć, w jakim kontekście używasz słowo partnerstwo. W BNS-en idziemy, bo ty wiesz, uważasz, bo, że partnerstwo to... Nie, czekaj. Bo ja używam słowa partnerstwo w rozumieniu takim wręcz dosłownym, że jesteśmy na równi i że wszystko jest równo. Mówię, ja kiedyś miałem też takie poglądy, które są wciskane przez mainstream, że na przykład nie ma znaczenia, kto pracuje, że facet może w domu, facet może gotować, może zajmować się domem, może zajmować się dzieckiem, ona może prowadzić. Ja na przykład, jak byłem w pewnej relacji, to w dupie miałem, czy pojadę w góry, czy pojadę nad morze, czy pojadę do lasu, czy nad jezioro, byle z tą osobą spędzić czas. No myślę, że faceci często takie coś mają, że mnie to nie obchodzi, więc niech ona wybierze. I z mojej perspektywy, no to ej, no skoro mi berżu nic, niech ona wybiera, prawda? Równie nosi w ogóle.
No nie, tu się pojawia problem, ponieważ tak naprawdę w relacji ona będzie oczekiwała, że ty będziesz ten decyzyjny i że ty podejmiesz te decyzje, gdzie pojedziecie. Bo ona, jeśli ty nie dominujesz w relacji, nie ty prowadzisz te relacje, ona przejmie rolę tego prowadzącego, tego lidera w tej relacji, ponieważ nie ma tej równości, tylko jest lider, osoba, która podąża. I właśnie chodzi o to, żebyś ty był liderem w waszym związku, a nie osobą, która podąża. Ona powinna, kobieca energia polega na tym, że podąża się, że jest się uległym, a męska energia polega na tym, że jest się dominującym i prowadzi się relacje. Okej, okay, Karina, a my jesteśmy równi? Co? My, ja i ty jesteśmy równi? Nie jesteśmy równi? Jeśli chodzi, no słuchaj, to jeszcze zależy, jak na to patrzymy też, tak? Ale właśnie o tym mówię, no nie jesteśmy równi. Dlatego jeśli ktoś sugeruje jakąś równość, gdzie ciągle się promuje wszyscy identyczni, że oczekuje się równości szans i równości wyniku, bo równość, to też jest absurd, bo albo dajemy ludziom na przykład możliwość pójścia w kierunku, w którym chcą iść, tam gdzie chcą się spełniać, albo oczekujemy, że na danym stanowisku będzie 50-50, że będzie 50% kobiet i 50% mężczyzn. To jest, nikt nie jest równy. Ale czekaj, tak, nikt nie jest równy. Ale tak jak mówię, mężczyznom jest bliżej, ogólnie mężczyznom jest bliżej do siebie niż mężczyźni i kobiety, ale ogólnie też jesteśmy do siebie bardziej podobni niż się wydaje. Na przykład poziom agresji wyższy jest u mężczyzn, mężczyźni są bardziej skrajni, no ale to też nie jest jakaś wielka różnica, to jest różnica 10 punktów, czyli to się rozkłada 40-60, czyli 10 punktów, żeby było 50-50. Ej, dobra, to poczekaj, co jest dla ciebie równością? Powiedzmy, jesteś w stanie podać dwie osoby równe i... No słuchaj, jeśli jest dwóch mężczyzn... W relacji, skoro mówimy o równości, no to ja patrząc na relację równość, czyli to samo wkładamy, prawda? Jeśli jest relacja, to dajmy na to w jakieś dni on robi coś, w jakieś dni ona to samo robi, albo także wszystko jest porówno, że tak powiem. A nie może tak być, bo na przykład ty nie rodzisz dzieci, ona rodzi dzieci. I w tej sytuacji ona musi mieć tej więcej energii kobiecej, musi być tu opiekuńczą. No dobra, ale to równość już nie z kobietą, no to jakichś dwóch mężczyzn. No ale teraz powiedziałeś, że my jesteśmy równi, czemu nie jesteśmy równi? W sensie, no, na jakiej zasadzie, no właśnie na jakim poziomie? Mężczyźni są do siebie bardziej podobni niż różni, ale też się różnią, no bo... No, ale tak, ale zobacz, ale ja się nie zobacz, ja nawet mówiłem, że tak, ja mówię o pewnych danych, o pewnych statystykach i powiedziałem przecież nawet, że podchodzisz do osoby indywidualnie. Czyli zobacz, wiem, że na przykład mężczyznom podobają się młode, atrakcyjne kobiety, szczupłe. No ale tobie na przykład bardziej mogą się podobać białe, a mi na przykład bardziej się podobają Azjatki. Ale tak czy siak szczupłe i atrakcyjne, no to preferencje. No na tej zasadzie. Więc zobacz, ja na przykład jestem bardziej umieśniony od ciebie, to ode mnie mniej umieśniony jesteś. No nie, tu też nie jesteśmy równi. Ja chodzę na siłownię, ty nie chodzisz na siłownię. Dobra, no ja już powiedział inaczej. Pusty założenie, nie wiesz tego, Marioner, to ja bym powiedział, dobra, nie widzisz, dobra, w dupie mam, który z was jest większym pisarzem. Ale nie o to chodzi, no, słuchajcie, ja tylko mówię, że no, siłowni, są podobieństwa i są różnice, zobacz, na przykład mężczyźni ogólnie, zobacz, mężczyźni lubią różnorodność w łóżku, dlatego na przykład branża porno jest tak zróżnicowana i tak duża, bo to jest głównie kierowane do mężczyzn. I wszyscy mężczyźni lubią różnorodność. Jak sobie chcesz włączyć jakiś taki film, obejrzeć jakieś takie treści, no to nie, czy to weźmiesz prawda. Tutaj jakaś blondynka, to jakaś brunetka, jakaś ruda, to jakaś, może ci jakiś milf czy co, tu jakaś dobra, szczupła. Ale poczekaj, bo muszę ci przerwać, bardzo długo mówisz, a ja zapomnę myśl. Powiedziałbym, że jesteśmy różni, ale jako ludzie możemy być równi, czyli traktować się z należytym szacunkiem bez względu, czy różnimy się wyglądem, płcią, kolorem skóry. I to nie jest populizm. Ja tak funkcjonuję, nie ma, że patrzę na kogoś z góry, bo zarabiam od niego więcej. Nie czuję się lepszy, bo jestem starszy. Nie czuję się lepszy, bo jestem influencerem. Nie ma takich rzeczy. Nie czuję, to jest dobre słowo. No możemy powiedzieć, że nie... Ja nie myślę tak. Myślę, że jestem lepszy. Ja nie uważam. Ja nie myślę, że jestem lepszy od kogoś. I tym jest dla mnie równość. Nie, no zobacz. Ja osobiście uważam, że po pierwsze, na szacunek trzeba sobie zasłużyć. To nie są jakieś cukierki rozdawane w wanie przez osobę dzieciolubną, dzieciom. Że rozdajesz byle jak. No nie, okay. Na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Na przykład, zobacz. Lorenz Krauss, naukowiec. Ja go szanuję nie dlatego, że jest mężczyzną, tylko dlatego, że ma osiągnięcia pewne naukowe i Łebski z niego gość. I z mojej perspektywy zasługuje na mój szacunek, mimo że go może to gówno obchodzić, nawet nie wie o moim istnieniu, prawda? No, nie uważam się za lepszego od kogoś tylko dlatego, że mogę mieć trochę więcej... Zapomniał o wodzie? Tak. No. Tylko dlatego, że mam więcej pieniędzy. No ale nie oszukujmy się, w pewnych rzeczach jesteś lepszy od kogoś innego. Ale to nie świadczy o równości. No tak, no nie świadczy o równości. No ale dokładnie. Słuchaj, możesz traktować kogoś... Ale czy równość, to, że jestem lepszy, na przykład
nie wiem, ktoś jest lepszy ode mnie w jakiejś czynności, to nie ma nic wspólnego z równością. To chodzi o jakieś... No właśnie, bo nie jesteśmy równi. Ale to nie ma nic wspólnego z równością. Karioner, mi się wydaje, że i ja, i Bartek różnimy się z tym, jak patrzymy na równość. Bo no zobacz, równość nie ma nic wspólnego z umiejętnościami. Nawet zarost. Ty jak zapuszczasz brody, wyglądasz jak gówno z zapałkami powściskanymi. A jak ja zapuszczam... jak ja zapuszczam zarost... Ale to nie ma nic wspólnego z równością, Karioner. No tak jak ja bym powiedział, że ty wyglądasz jak Giga na Świeczniku, a ja wyglądam jak Giga Sigma. To jest... Względnie, ale chyba wiesz, że ja sobie to też trochę żartuję. No, oczywiście, ja oczywiście. Chodzi o to, podaję że... przykład, że no już nawet genetycznie przecież się różnimy, tak? Bo każdy człowiek jest inny. Okay? Ale tylko jesteśmy bliżej. No tak, słuchaj. My mówimy o równości na poziomie bycia człowiekiem. Nie, dobra, słuchaj, okay, możemy mieć co najwyżej równe pierwsze. Prawa. Możemy mieć co najwyżej równe prawa, nie jesteśmy równi. Zarówno jeśli chodzi o płcie, a nawet indywidualnie. Dobra, stary, za głęboko, ja się z tobą nie zgadzam, ty się ze mną nie zgadzasz i zostawmy to tak. Ale bo... cześć, prawda jest taka, że tak naprawdę się zgadzasz, tylko... Nie, nie jest taka prawda, Karol. Jak ktoś ci mówi, że się nie zgadza... A to uważasz, że jesteśmy równi wszyscy? Tak. Nie. Ja, nie, stary, znam ludzi, którzy... Czekaj, to po co są dwie płcie, skoro wszyscy jesteśmy... Przede wszystkim płci jest dużo więcej. Dobra, to, tego to czekaj, zacząć. Czemu jesteś z tą kobietą, a nie z inną? No przecież to zależy od moich preferencji. A, czyli nie jesteśmy równi. Ale nie rozumiem. No bo zobacz, w tym momencie. Ale jak ty, zobacz, jak ty jesteś z jedną kobietą. Czekaj, jesteś z jedną kobietą i w tym momencie dyskryminujesz wszystkie inne. Bo jesteś z tą jedną. Ja, ją traktujesz. Czekaj, ej, no chwileczkę. Jeśli równo traktujesz, no tak, ale no, jak... chłopie, prawda jest taka, że uczucie, że miłość i tak dalej, to jest najwyższe stadium dyskryminacji. Bo wszystkich traktujesz inaczej niż tą konkretną osobę. Czy, dobra, czy rozumiem, wszystkich utrzymujesz, czy wszystkim mówisz to, co jej mówisz? Czy z nią, ze wszystkimi spędzasz tyle czasu, co z nią? Nie, no ją traktujesz lepiej. Dobra. I tą konkretną. Czemu no, jakiś inny tak nie traktujesz? Posłuchaj. Ale ja ci mówię, no tak jest, no. Inaczej patrzymy na równość. Dla mnie ludzie są równi, mówię, pod względem szacunku, który ode mnie dostają. U mnie nie ma tak, że od razu ktoś na wstępie musi coś zrobić, żeby usłyszeć ode mnie dzień dobry. Bo to jest moja oznaka szacunku. Posłuchaj, co ty mówisz? No i równi jesteśmy. Ale mówimy teraz o skrajnych sytuacjach, o ludziach, którzy wyrządzili dużo zła. Dlaczego podajesz skrajny przykład? Osoby, której no dobra, nie szanuje. Nie szanuje jego zachowania. Dobra, nie skrajny. Mordercę się szanujesz. Nie, okej. Okay. To są też skrajne są ludzie, przypadki. Których nie szanujesz. No. Owszem, natomiast założenie. A szanujesz mężczyznę, który bije swoją kobietę w domu? Carioner, no. A szanujesz kobietę, która swojego mężczyznę w domu bije? Komuś tu statystyki rozjebały proste procesy myślowe. A przestałeś ruchać koty w piwnicy? No rozumiesz, to jest to pytanie. No, zadajesz pytanie. Nie, no nie zadaj pytania, bo ty mówisz, że szanujesz wszystkich, bla bla bla. Nie, tak. A ja ci powiedziałem, szanujesz kogoś nie za to, że się urodził, tylko za osiągnięcia. Takie podejście, co ty teraz mówisz, że szanujesz, że tak jakby rozdajesz szacunek jak jakieś cukierki. Wszystkim się należy. Nieprawda, nie wszystkim się należy. Ja... mam męskie podejście do tego, że na mój szacunek do ciebie musisz sobie zasłużyć. Ja mogę cię tolerować, ja mogę być kulturalny, mogę być miły, ale nie znaczy, że muszę cię szanować. Zobacz. Okej, rozumiem, że to jest twoja definicja szacunku taka dżentelmeńska wręcz, że... Kojarzysz fagatę, skoro już mówiłeś o niej. No, nie ma mojego i twojego szacunku. No, zobacz, nie muszę jej szanować, ale to wcale nie znaczy, że jakbym ją spotkał, to muszę ją jak sierkę traktować. Po prostu jesteś pizdą, mogę być miły. Bo w internecie z nią jedziesz jak z najgorszą szmatą. Oczywiście. I nagle będziesz miły. No... Mogę ją jechać i na żywo, ale no nie no, czuję. Nie, no to jesteś hipokrytą. No. Nie, nie jestem pizdą z definicji wtedy. Nie, słuchaj, zobacz. Jeśli ktoś jest zwykłą kurwą i faktycznie tym fachem się zajmuje, tak za dupą zarabia, ja tego nie szanuję, jej nie szanuję, ale nie mam problemu, wiesz, normalnie do niej mówić, normalnie no rozmawiać, jesteś... otworzyć drzwi. Nie mam problemu powiedzieć, że nie popieram tego, co robi, nie szanuję tego, ale to wcale nie znaczy, że muszę być obraźliwy i muszę celowo próbować ją na siłę obrażać. W internecie. Ale gdzie robię w internecie? Lecisz z wiesz, jest strasznie. Jeszcze różnica, nieprawda, jest jeszcze różnica czyli między tym, że ja coś mówię i ktoś się czuje obrażony, a różnica między tym, że ja intencjonalnie chcę kogoś obrazić. Jeśli ja do niej podchodzę i w twarz będę ją tam wyzywać, no to intencjonalnie próbuję obrazić. A jeśli ja po prostu przedstawiam fakty, w stylu, że na przykład on, że jeśli ktoś ma taką stronkę, jak ona ma, no to jest niczym innym jak E304, no to jest po prostu taki fakt, bo ona zarabia swoim ciałem i to nie obrażam jej w tym momencie, no ale to wcale nie znaczy, że pójdę do niej twarz i ty taka jewaka, ty w ogóle nie. No po co mam to robić, no? Rozumiesz? Nie mam problemu, jeśli ona będzie oczekiwała, żebym powiedział, no mogę to powiedzieć, nie ma problemu, ale to wcale nie znaczy, że raptem wezmę ją, nie wiem, za łeb i do ziemi, prawda, że tu jest tyłek co? Kopnę czy coś. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo miło z twojej strony, że na żywo, gdybyście się spotkali, będziesz dalej kulturalny. No oczywiście, bo tu chodzi o kulturę, tak?
Ale wiesz, spotykamy się w przestrzeni internetowej, ty mówisz do swoich widzów i nazywasz ją, nie tylko ją, ogólnie. Dosłownie używasz epitetów, które są mocno pejoratywne. Przecież to jest to samo, to wychodzi na to, że masz rozwijania. No, nie, 300 czwórka. No to jest pejoratywne. Słuchaj, no, nie ciałeś się nigdy na oczy. Czy tak zarabia samo... swoim ciałem, negliżując się? Dobrze, to czekam, aż dojdzie do twojego spotkania z Fagatą i no. powiesz jej dosłownie to, co w twoich najbardziej wulgarnych materiałach na jej temat. Nie zrobisz tego, bo mówisz nagle, że jesteś kulturalny, że to, że masz ją za dziwkę, nie oznacza, że od razu jej to powiesz. Moje najbardziej wulgarne... Co za różnica, jak to powiesz w internecie, gdzie słyszą to ludzie i ba, podpisujesz się swoim wizerunkiem no. pod tym. Moje najbardziej wulgarne wypowiedzi na jej temat nie są wulgarne. To dobrze, to podałem przykład. Mamy też, załóżmy, ja nie wiem, kogo tam film... wyzywasz jeszcze. Mamona pewnie? Nie, tam... ja nawet nie wiem, co to jest. No to tylko Szeligę, wiem, że Lola gra Szczelinę. Szeligę. No już, zaczyna się Szczelina, jest 304, no. coś tam dał dupy. Nie wiem, co tam o nim mówisz. Co? Nie wiem, bo nie słucham. Ej, no mówię fakty, no. Przecież jakbyś się spotkał z Szeligą i to powiedział, to no. dostałbyś na pizdę od niego. No i bym go pozwał za to. Kurwa, ty. No co, ja jestem dorosły, to myślisz, co? To ja życzę, stary, nieironicznie ci życzę, żeby ktoś cię pozwał za twoje no. słowa i żebyś przegrał tę sprawę. Spokojnie, Kiszka się zesrał. Nauczy cię to pokory. Kiszka się zesrał, podobnie. No i to, jak dostaniesz wyrok sądu, żebyś mógł przeprosić publicznie? Dzień dobry. Przeczytam z kartki, ale to nie będzie szczere, na pewno. Aha. Oczywiście. Tym bardziej, że za tam takiego powiedziałem na niego, nic takiego. A ja nie mówię, że coś powiedziałeś, mówię, że co by było jakby w sytuacji... Wiesz co, ja powiem coś takiego. Ja na przykład pozwałem Omzrik i osobiście nie tylko koszta sądowe, znaleźć... Omzrik. Nie, no to nawet i dobrze. Pozwałem Omzrik i na przykład najbardziej to bym oczekiwał tego, że oni przez kilka miesięcy, żeby mieli przypięte do swojego fanpage'a, że przepraszają mnie, że to wszystko, co gadali, to farmazony i że generalnie oni jedynie co robią, to doją pieniądze od... ludzi nieświadomych tego, co oni tak naprawdę robią. Tak w skrócie mówiąc. To jest taka pewna taka organizacja, która żeruje na sianiu konfliktów. I po prostu ich pozywam. Za pewne rzeczy. No to jest on, okej. Okay. No środek monitorowania. Okay, okay, no. Nie znałem tego skrótu. Dobra panowie, 20 jest. Kończymy powoli. My musimy zawijać, bo dobawki mamy trochę drogi. No. Zjemy coś. A podobno jeszcze. Chciałeś hotel brać czy coś. Tak, no to czekaj, czekaj. Wracamy dzisiaj. Czekaj. Prezenty masz dla nas? Nie no, co jeść. Nie no, co wy kurwy tak. jebane. Koszulkę dostanie, żebyś w Erlaście nie chodził to już. Koszulkę? A mogę ci dać koszulkę? Ja nie gardzę prezentem. O. No, proszę bardzo. Kurde, parzę się. No, chcecie? O, ja dziękuję. Możecie ja nie lubię z owocami naleśników, ale miło to swoje. To jest serem. Dziękuję bardzo. To jest serem. Zrobiliśmy się syfu przed. Zjedliśmy dzisiaj KFC. Kiedy Karioner robimy streama z wyciskania maxów na klatę? Nie robię nigdy maxów. No ale mówisz, że nie chodzi na siłowie, to dawaj. No tak, ale ja nie robię maxów. A, no to dawaj serię robimy. Okay. Wybierzasz ciężar. Powiedziałbym, że był to najbardziej kulturalny podcast, jaki prowadziłem z Karionerem by far. No, proszę bardzo, jak chcesz, to mam koszulkę przecież. Z przyjemnością. Emeczka? To jestem króciutką cipką. To jest... XS-ka na siebie, Bartek, żeby ci wrzucać grzebą widać. Ja proszę, super fit! Slim fit? Generalnie, nie wiem, czy M-ka, to znaczy L-ka, nie L-ka, to co macie? To L-ka będzie ty bez nogi, weź się wysmaruj gównem i powijaj zapałki w to i zamknij mordę, jak Karioner cię życia uczy. Może choć jeden z was na starość nie będzie cuckiem. No to jestem ja. Okej, okay, i to jest od, kupujesz jeden swoje, z moich widzów. No. Kupujesz swoje koszulki? No, oczywiście, i reklamuję. No, Gosiu, no zaraz. No, jak najlepiej zareklamować koszulki? Ale nie rozumiem tego, że kupiłeś swoją koszulkę. To jest pośrednik. Grafikę! A, masz pośrednika, tak? Tak, okay, dobra. No. Nie robię tego sam. No, mogę ci właśnie masz, proszę bardzo. To generalnie, czemu, o co chodzi z tą koszulką? Nie wiem, czy kojarzysz taką scenę. To jest taki napis, myśl kurła. No trochę cringe, czy, ale nie wiesz, ale nie wiesz czemu, myśl kurła, że mniej czuj, więcej myśl. Rozumiesz? Tak jak mam jeszcze inną koszulkę, zaraz mogę ci pokazać, ale to generalnie zrobił jeden z moich widzów tę grafikę. Pokażę może o co chodzi, czekaj, moi widowni pokażę, o jaką koszulkę chodzi. Tę grafikę zrobił mój widz, taki fanart, no nie? I ja to wrzuciłem na Instagrama i Majka zesraśko się zesrała, bo tutaj niżej, tam było jakby, to jest ze sceny z filmu ta Invincible. Masz, pokaż też widzą tym. Ten Invincible, jak on się nazywa? Ten Invincible tam, co tego syna tak złomotał, nie wiem czy oglądałeś, to na Amazonie. To ciebie? Nie wiem. Na Amazonie było i on go tam sprawił i tak, wiesz, memy były. Mogę pokazać, albo sobie możesz pisać. I widz mi zrobił koszulkę i Majka zesraśko uznała, że to jest jej martwe ciało.
Jej matce zwłoki, o. A nie wiem, no najwyraźniej zwłoki mogą być też Maja, żywe. Maja, Staśko, Naśka, na Najka to też bardzo ciekawe jednostki i myślę, że o nich nawet szkoda rozmawiać. Staśko, że tak powiem, w jakim stopniu Maja Staśko jest dla kobiet czymś jak ty dla mężczyzn? Nie. Troszeczkę nie, tak, nie, to moje nie, zdanie, możesz mówić nie. Nie, to jest, nie wiesz, ale to jest dura kompletna. Że Maja Staśko dla kobiet jest tym, co Karioner dla mężczyzn. Nie, to jest dura kompletna. Ale spoko, jakby... Zupełnie czym innym, wiesz? No trochę rel. Nie, to mi się wydaje. Wiesz, no, ona jest jeszcze gorsza od ciebie, jeśli chodzi o niektóre założenia. Mówię z subiektywnego punktu widzenia. Dosiu, ja jedynie mówię... Bo jest przykładowo przeciwna walką, no, przemocy, po czym wychodzi na hajlik i oddaje śmieszne 20 tysięcy, jak dostaje 100k. No Gosiu, ale jak ona... Zobacz, jak, no mówię, ja wiesz, jak to nazywam, że urojenia samicy mają granie, bo to fajnie się tak rymuje. Urojenia samicy mają granic. Ona na podstawie swoich uczuć, emocji kreuje rzeczywistość. I tak, często trzeba użyć pewnych skrajności, pewnych ekstremów, żeby pokazać pewne zjawisko. Jak na przykład zobacz, co na jakie farmazony gada. Ona twierdzi, że to nie jest przemoc. Śliny, ale słuchaj, gadać o nim. Nie, nie. Ona twierdzi, że to nie jest przemoc, że ona się leje na ringu, ponieważ jest zgoda. No to jest kurwa jakiś absurd. Słuchaj, jakby ci zapłacili 100 koła i byś tam wyszedł zawalczyć, no tak, ale to i też tak, byś mówił, że kurwa... Ale to dalej jest przemoc, oczywiście, prawda? I no to jest hipokryzja, po co o tym mówimy? No i chciałbyś walkę z Mariusz? Niesamowite, bo generalnie zobacz... Kurde, Maja Staśko kontra Karioner. Ty ze związanymi rękoma, tylko nogami walisz ją na pizdę. Pff, no, mam jeszcze trzecią nogę. O, super by to było. Ej, kupiłbym perperview z kodem Karioner. Słuchaj, powiem coś takiego, bo generalnie nawet małe dzieci stosują przemoc między sobą w zabawie. Jakieś popychanie, ganianie się, prawda? Zapasy. Tam wszędzie jest przemoc. I tak na przykład mężczyźni już w młodym wieku nawiązują relacje i znajomości poprzez przemoc. Spoko. Słuchaj, będziemy lecieć powoli. No. Tak jak kiedy... Kojarzysz Maciej Objaśniacz? On też mówi jak jest. Oh my god! Maciej Objaśniacz mówi i objaśnia. Max Kolonko mówi jak jak jest. Na niego trafiłeś? Przyszedł do mnie na czat, żeby mi coś objaśnić. No, no i podobnie, jak Gosia, ale nie, to u mnie też objaśniał o to chodzi, dlatego się dziwię. Ja pamiętam, grałem w Diablo 2, ten, jak wyszedł ten nowa wersja w sensie, prawda? To pokazuję, objaśniam, że ja się, kurde, co tam było, że ja walczę z jakimś tam demonem, czy a ten coś, o Jezusa. Ale on też mówi prawdę, bo jest katolikiem. On gada farmazony oparte na bełkocie z książki, no. Że tak powiem... Na bełkocie z książki napisane kilka tysięcy lat temu, no. Spoko. Przez ludzi, którzy napisali ją bazując na rzeczywistości, którą obserwowali w danym czasie. Dlatego w tej książce są farmazony po kroju, że jakieś, jakieś gwiazdki niby spadają i takie tam farmazony. Co o ironio. Ja ci gwarantuję, ostaj co tam leży na ziemi. Ja myślałem, że... Kiedyś był feminizm, a teraz jest red pill. I to tak po prostu nie, idzie do przodu. Nie, bo to nie jest żadna ideologia. Nie jeden chuj, tylko tutaj kobiety, tu mężczyźni. Dobra, nie. Lecimy. Błąd. Lecimy, błąd dzięki logiczny. Bardzo. Możemy już wyłączyć, jeszcze chwilę pogadamy, bo będziemy lecieć. Bo naprawdę już jest późno. Rozumieli, no mamy trochę drogi, tak? To jeszcze chętnie bym posiedział, flaszkę otworzył. No poproszę bardzo. Prowadzę. No, także pozdrawiam was serdecznie, widzowie. Zarówno platformy Twitch, jak i YouTube od Karionera. No ja zwykle ludzi... Ja jeszcze dzisiaj mam streama, to wiesz. Cały czas. To nie będziesz wyłączał, to teraz musisz tylko wiedzieć, który wyłączyć. Nie, no to ja widzę, który wyłączyć. Tutaj. Dobra, ja wejdę jeszcze po lasce. No. Wyobraź sobie, że pod moją nieobecność, ja zapomniałem, umówiłem się dzisiaj ze Slayproxem. No. I prowadzi on streama z moją dziewczyną. Dasz ofiarę... Jestem kukoldem, co? Nie powiedziałbym. Nie, ale no, czekaj, jeśli ma przyjaźń damsko... męskiej, a ona no siedzi z Slayproxem, to to jest? To ja jestem 304, czy tam czymś takim. Nie. O nie, skończyła. A nie, jest, już sama w domu, dobra. Żegnajcie widzowie, rajduje Ole, możecie ją pozdrowić. Czy ty jeszcze nie będziesz wyłączał swojego streama? No, na razie jeszcze nie. No to pożegnamy się, tylko nie ma co. Wszystko poruszyliśmy, pozostajemy w kontakcie. Wiesz, ja mogę, bo ja tak generalnie później, jak kończę na przykład na YouTubie, to przerzucam na Kick. Chociażby, no nie? Spoko. Cześć widzowie, my się widzimy we wtorek, czyli jutro. Dzisiaj jak już wrócę, to będzie późno. Jeszcze trzeba... Kurde, jutro nie powinienem streamować, ale będzie stream. Także do zobaczenia. Żegnam. Pa, pa. Możesz już wyłączyć moją transmisję, Dario.